Ten film być może jest pierwszym tego typu. Zaznaczam, iż nie ma on na celu zantagonizować Polaków gardzących Piłsudskim z Polakami, którzy nie wiedzą o tym, jakim był bandytą. Film ma przedstawić to, co udało mi się zebrać i zweryfikować. Jest okazem mojego historycznego śledztwa. Dokument nie jest jednostronny. Tworząc opracowanie, posiłkowałem się wieloma źródłami, a nawet takimi, które wprost wychwalają fałszywymi do Piłsudskim, jak i te, które stoją w opozycji do wszystkiego, co reprezentował ten oszust. Piłsudski ponoć miał powiedzieć: historia bez źródeł dla niej, sumiennie i krytycznie zbadanych i z nimi źródłami zestawionych, jest po prostu bajką. Przyjrzyjmy się dziś właśnie z krytycznie zbadanych i zestawionych źródeł człowiekowi, który całe życie kłamał, oszukiwał i posługiwał się propagandą i przemocą. Budujecie pomniki ludziom, o których nic nie wiecie. Ich parszywymi nazwiskami nazywacie ulice. Wasza ignorancja nie pozwala wam zrozumieć, że czcicie zło. Brniecie w obłudę, kłamstwo i pychę. Prawdę piętnujecie, a zło wychwalacie. Pytanie, czy to wasza ignorancja, czy zwyczajny brak wiedzy? Jeżeli odpowiedź brzmi ignorancja, to spotka was los tragiczny. Jeżeli zaś to drugie, to pora najwyższa się z tego obudzić. Dzisiaj dostajesz taką szansę. Opowiem ci o jednym bandycie, którego kult oprzyty jest setką kłamstw i fałszerstw. Z dedykacją dla wszystkich ofiar reżimu sanacji. W dokumencie posiłkuję się przedstawionymi na grafice źródłami. Link do każdej z książek oraz opracowań zamieszczam w opisie filmu. Zanim napiszesz jakąś brednię, iż coś sobie wymyśliłem, zerknij w opis i przeczytaj ponad 1000 stron, o ile propaganda nie oduczyła cię czytać. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, kiedy wprowadzono ustawowo kult jednostki zwany Dniem Odzyskania Niepodległości? Nie wydarzyło się to w 1918 roku, ani do lat przedzamachowych. Sanacyjne kłamstwo i kult jednostki ustawowo proklamowano dopiero w 1937 roku, a więc 11 lat od momentu masońskiej okupacji Polski. A oto treść ustawy. Artykuł 1. Dzień 11 listopada jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako wsze czasy związane z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny, jest uroczystym świętem niepodległości. Sanacja dobrze zadbała o to, by do wybuchu wojny nikt ich mentora nie mógł obnażyć. Pozbyto się świadków oraz ludzi, którzy mogli zmienić rzeczywistość. Jednakże najpewniej Mościcki i spółka woleli dmuchać na zimne. Tak oto w 1938 roku powstała ustawa ochrony imienia Piłsudskiego. Społeczeństwo pomimo masowej manipulacji przeżyło I wojnę światową i widziało perspektywę sanacji w znacznej części jako kłamliwą. Nie ufali oni Piłsudskiemu jako wodzowi. Byli naocznymi świadkami tego, co wyprawiała ta banda, a to nie podobało się sanacji. Po co tak nagle zaczęto piętnować wypowiadanie się o Piłsudskim? Czemu za to można było iść do więzienia? By to wyjaśnić, musimy cofnąć się w czasie i opowiedzieć historię życia bandyty, agenta i człowieka, który Polsce narobił wiele krzywd, o których mówić nie wolno. Bandyta. Historia kłamcy i oszusta Piłsudskiego. Marca 1887 roku. Próba zamachu na cara Aleksandra III Romanowa. 1 marca 1887 roku udaremniono próbę zabójstwa bombą cara Aleksandra III z dynastii Romanowów. Komunistyczni terroryści zaplanowali nieskuteczny zamach na życie głowy Imperium Rosyjskiego. Wytworzyli bomby, które miały zmasakrować niczego nie spodziewającego się cara, który zmierzał jechać na nabożeństwo. Jednakże przez pomyłkę carskiej służby car nie przyjechał o czasie, a jego spóźnienie było efektem oczekiwania na pojazd. Zamachowcy mieli w tym czasie przechodzić się w jedną i drugą stronę potencjalnego miejsca eksplozji, udając, że się nie znają. Carska ochrona jednakże ich śledziła, gdyż nie była to pierwsza próba zamordowania cara. Agenci śledczy mieli bowiem śledzić jednego z zamachowców. Kiedy spostrzegli, iż w jednej z knajp rozmawia z potencjalnymi dziwnymi osobnikami, postanowili do knajpy wparować i prewencyjnie aresztować podejrzane towarzystwo. Okazało się, że przypuszczenia agentów były dobre. Podejrzany nic po nie w swoich torbach mieli pochowane ładunki wybuchowe. Pierwszymi aresztowani był generałów i Andriuszkin. Ochrana, wchodząc do mieszkań, natrafiła na Ulianowa, starszego brata ludobójcy zwanego potocznie pod pseudonimem aktorskim Włodzimierza Lenina, tak naprawdę Władimira Ilicza Ulianowa, komunistycznego agitatora. W innym z mieszkań natrafili na listę adresów, które prowadziły m.in. do Wilna. Jeden z zatrzymanych, Michał Kanczer,
Podczas drugiego przesłuchania złamał się i zaczął mówić. Opisał swoją podróż do Wilna po materiały wybuchowe. Nawet pojechał z policją do Wilna, żeby dokładnie wszystko opisać. Wsypał Łukaszewicza, braci Piłsudskich, Tytusa Paszkowskiego. Tak oto carska ochrona wpadła na trop Bronisława Gineta Piłsudskiego. Jednakże skoro podejrzanym o uczestnictwo w zamachu był tylko Bronisław Ginet Piłsudski, to co ma to wspólnego z jego braciszkiem Józefem? Otóż nie ma żadnych dowodów na to, czy i jak pomagał swojemu bratu Bronisławowi w tworzeniu bomb i samej kreacji zamachu. Podejrzewano go o pomoc w transporcie trucizny z Wilna, lecz w przyszłym procesie nie będzie sądzony jak jego brat, a wystąpi w charakterze świadka. Tak oto rozpoczyna się terrorystyczna działalność młodego 20-letniego Ziuka. Oto co o początkach działalności terrorystycznej przyszłego bandyty pisze Henryk Pająk. 20-letni Józef Piłsudski nic nie wiedział o przygotowaniach do zamachu. Nic mu o tym nie wyszeptał ani Aleksander Ulianow, ani brat Bronisław. W każdym razie tego mu na procesie nie udowodniono. Profilaktycznie dla odstraszenia innych amatorów terroryzmu, a także za winy brata, skazano Józefa Piłsudskiego, wówczas studenta Uniwersytetu w Charkowie, na 5 lat łagodnego zesłania do Tunki, 200 km na południe od Irkucka. Nie było to zesłanie o zaostrzonym rygorze, skazanie na katorżniczą pracę. Wraz z innymi rewolucyjnymi demokratami, niemal wyłącznie żydowskiego pochodzenia, mógł polować, dowolnie się wałkonić, dyskutować, rozmyślać, a przede wszystkim intensywnie doszkalać się w przyszłej robocie terrorystyczno-rewolucyjnej i lekturach Marksa. Józef Piłsudski na procesie Aleksandra Ulianowa zeznawał jako świadek, a nie jako oskarżony. Ulianow liczył na łagodzące zeznania Piłsudskiego. To nie uchroniło go od szubienicy, a Piłsudskiego od 5 lat Irkucka. Zwróćmy uwagę na koneksję młodego Piłsudskiego. Znalazł się wokół cyklonu, w bezpośrednim przyjacielskim towarzystwie krwawych terrorystów, owych rewolucyjnych demokratów. Samo zestawienie obok siebie tych dwóch słów jest kpiną z ich systematyki. Rewolucyjni burzyciele, zamachowcy, ale demokratyczni. Słowo rewolucja należało do stałych zaklęć Piłsudskiego. Słowa Pająka są o tyle prawdziwe, że młody bandyta nawet na zesłaniu nie musiał iść do pracy, gdyż nie był więźniem zesłanym na Sybir, bo nie udowodniono mu niczego. Władze rosyjskie w tym wypadku popełniły ogromny błąd, gdyż musiały wypłacać socjalistycznemu awanturnikowi pieniądze za pobyt na ni to zesłaniu, ni w czasach przymusowych. Skąd jednak zapał do polityki u młodego studenta medycyny? Ciężko jednoznacznie stwierdzić. Jednakże za główny czynnik początku jego terrorystycznej działalności uważa się wstąpienie do komunistycznej organizacji założonej na tym samym uniwersytecie, w którym Ginet uczył się na lekarza. Dołączył w tamtym czasie do organizacji nazywanej Narodną Wolą, która właśnie w 1887 roku zaplanowała zamach na życie cara. Czym dokładnie była ta organizacja? Nie trudno się domyślić, że skoro mowa o marksiście, to i organizacja musi być marksistowska. Narodna Wola była organizacją komunistyczną, rewolucyjną i terrorystyczną. Wystarczy tylko wspomnieć o tym, iż w jej szeregach byli osobnicy odpowiedzialni za organizację i zabójstwo cara Aleksandra II. W grupie terrorystów znajdowali się Ignacy Hryniewiecki, komunista, który ładunkiem wybuchowym zamordował cara Aleksandra II, ponosząc razem z nim śmierć. Hesia Helfman, koszerna nihilistka, współorganizatorka zamachu na cara Aleksandra III. Sofia Pierkowska, komunistka popierająca terror, odpowiedzialna za propagandowe skrzydło organizacji. Lew Jakolewicz Sternberg, koszerny marksista utrzymujący kontakty z koszernymi marksistowskimi ugrupowaniami. Aleksander Ulianow, starszy brat Władimira Ilicza Ulianowa, zwanego pod pseudonimem jako Włodzimierz Lenin. Bronisław Ginet Piłsudski. Wróćmy jednak do zesłania Józefa Piłsudskiego. Młody Piłsudski przebywa na zesłaniu 5 lat. Do 1890 roku przebywa w Kireńsku, by później zmienić zamieszkanie na Tunce. Oto co o zesłaniu pisze Henryk Pająk. Na zesłaniu znalazł idealne warunki do ukończenia socjal-rewolucyjnego uniwersytetu. Wykładowców i bojowników miał obok siebie, nieprzeciętnych, wręcz wybitnych. Na osobiste fascynacje Piłsudskiego naprowadza nas jego druga żona. Była rewolucjonistka i terrorystka, zarazem późniejsza kochanka i wreszcie żona Piłsudskiego, Aleksandra Szczerbińska-Piłsudska, w jej wspomnieniach spisanych już na klęskowej emigracji w Londynie. Na czołowym miejscu wśród preceptorów młodego Ziuka wymienia Bronisława Schwarze. Schwarze miał duży wpływ na kształtowanie młodego 20-letniego Ziuka. Obaj bezdomni odbywali na dalekiej północy długie rozmowy i dyskusje. Przyjaźń ich przetrwała wiele lat i po powrocie do Polski widywali się nieraz we Lwowie. Kim był Bronisław Schwarze?
Pająk pisze o nim wprost. Rewolucjonista, komunista pochodzenia żydowskiego, co zresztą nie wyklucza się z poglądami komunistycznymi, a wręcz przeciwnie, bo w tamtym okresie Żydzi właśnie zasilali najliczniej rewolucyjne organizacje. Sięgnijmy więc do biogramu towarzysza Schwarze. W słowniku historii Polski wydanym w 1969 roku możemy się dowiedzieć, że Schwarze to właśnie rewolucyjny demokrata urodzony we Francji. Do Polski, czyli do zaboru austriackiego i rosyjskiego, przybył w 1858 roku i z miejsca zabrał się do montowania powstania zwanego później styczniowym, żydomasońskiej prowokacji utopionej we krwi dziesiątek tysięcy najszlachetniejszej młodzieży obydwu zaborów. Schwarze utworzył Organizację Czerwonych, tzw. Centralny Komitet Narodowy, skupisko prowokatorów rewolucyjnych, przezwane obozem Czerwonych dla odróżnienia od obozu Białych. Czerwoni ogłosili się w 1863 roku rządem narodowym i sprowokowali wybuch powstania styczniowego, którego ostatni przywódca, Romuald Traugut, został ujęty w wyniku zdrady Żyda i powieszony. Z takim to kombatantem niepodległościowym Piłsudski dokształcał się na zesłaniu. Mieli pod dostatkiem czasu i swobody. Nauka nie poszła w las. Piłsudski miał się także zapoznać z terrorystą i pseudobohaterem PRL-u, Ludwikiem Waryńskim, a nawet uznać bandytę Waryńskiego za wzór. Takie oto towarzystwo terrorystyczno-socjalistyczne miał młody Piłsudski i nie mówią tu przecież o pierwszym lepszym czerwonym, gdyż takich bojowników była chmara, a mowa tu o tuzach ruchu socjalistycznego, antywartości, jakie reprezentował Waryński, brat Lenina oraz starszy braciszek Piłsudskiego, nie mogły młodemu wejść jednym uchem i wyjść drugim. Był przesiąknięty marksizmem. Oto co sam zainteresowany mówił o książkach Marksa. W każdym razie, lektura ta pogłębiła znacznie moje poglądy na społeczeństwo i bezwiednie zacząłem ulegać wpływowi logicznie zbudowanej koncepcji Marksa. Dalsza działalność Piłsudskiego jest jeszcze ciekawsza. Po powrocie z zesłania miał zapoznać się ów przyszły marszałek samozwaniec z Mendelssohnem, twórcą Polskiej Partii Socjalistycznej i według Henryka Pająka późniejszym sekretarzem generalnym organizacji syjonistycznej. Portal Polityka twierdzi, iż Mendelssohn nie miał żadnego powiązania z światowym syjonizmem, lecz w tym samym artykule podaje następujące słowa. W 1912 roku Mendelssohn poślubił Marię, 27-letnią najstarszą córkę przywódcy politycznego polskiego i międzynarodowego ruchu syjonistycznego Nachuma Sokołowa. Nie od dziś wiemy, że w mafii, polityce i innych odłamach działalności, w której liczą się układy i rodowód, ślub z córką lub synem wyższego prominenta od siebie zwiastował rychłą opiekę potężnego teścia nad słabszym i mniej rozeznanym zięciem. Portal Dismiss pisze o Mendelssohnie, iż miał on dopiero pod koniec życia zainteresować się syjonizmem. Jeszcze więcej zasymilowanych Żydów zasilało jednak lewicę i ultralewicę. Bardziej niż zakorzenionych autochtonów pociągały ich utopie uniwersalistyczne. Zerwawszy z własną tradycją, nie mieli specjalnego zrozumienia dla tradycji kraju osiedlenia, ale również pobratymców nie darzyli szczególnym sentymentem. Choć były wyjątki, tacy żydowscy marksiści jak Stanisław Mendelssohn czy Hersch Mendel na starość zostali syjonistami. Gustav Landauer i Martin Buber próbowali tworzyć swoisty, etniczny anarchizm. Podliczmy więc czas i zastanówmy się, kto ma rację. Polityka twierdzi, że żadnych powiązań nie było, sama podając w artykule wzmiankę o ślubie córki syjonisty z Mendelssohnem, podając datę 1912 jako datę ślubu. Portal Dismiss twierdzi, że Mendelssohn zainteresował się syjonizmem pod koniec swojego życia. Koniec życia człowieka to może być ostatnie 5 lub 10 lat, jednakże popatrzmy na to bardziej spolegliwym okiem. Ślub został wzięty w 1912 roku, a więc na rok przed śmiercią Mendelssohna. Pytanie więc, czy syjonizmem zainteresował się od swojego teścia, czy poprzez mariaż chciał otrzymać wyższe stanowisko i względy, o które posądza go Henryk Pająk. Jedno jest w tym wypadku pewne. Takie organizacje nigdy nie podają swoich działaczy z niższych szczebli do dostępu dla opinii publicznej. Jedyne, co możemy w tej sprawie stwierdzić, to to, iż niewykluczone jest, że Mendelssohn faktycznie pod koniec życia zainteresował się syjonizmem, lecz nie musiało to zostać podparte małżeństwem, mogło się to stać wcześniej. Spójrzmy teraz na jego teścia. Kim był Nachum Sokołow? Sokołow był koszernym dziennikarzem piszącym w gazetach stricte żydowskich, a w latach 30. został przewodniczącym Światowej Organizacji Syjonistycznej. Jak podaje portal Rzeczpospolita oraz Jewish Płock, był najważniejszym Żydem świata. Napisał w swym życiu książki o światowym syjonizmie, syjonizmie w Biblii, a także wypowiadał się o tym, że B'nai B'rith była żydowską lożą masońską. Bladł majestat XIX wieku. Proces ten zaczął się zresztą jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego stulecia w Ameryce. Już wtedy Żydzi zaczęli czuć się trochę nieswojo w lożach masońskich.
Z tej właśnie przyczyny doszło do założenia loży B'nai B'rith, która jest żydowskim zakonem wolnomularskim. Oczywiście pochodzenie nie jest i nie powinno być powodem do szykan. Jednakże warto zwracać na nie uwagę, by móc zrozumieć, że ruchy socjalistyczne, które zostały wymyślone przez loże masońskie i ich rewolucję francuską, były zasilane w znacznej części przez żydowskie jednostki zdemoralizowane i wyzute z jakichkolwiek wartości. Przecież nie muszę chyba nikomu mówić, do czego doprowadza i doprowadzał na świecie komunizm w postaci czerwonej międzynarodówki. Wróćmy jednak do Piłsudskiego i Mendelsona. Mendelsonowi trafiła się perła w koronie w postaci Piłsudskiego. Oto trafia on nie bez przypadku pewnie na marksistę przepełnionego czystą nienawiścią do wszystkiego co konserwatywne i człowieka wypranego z jakichkolwiek zdrowych idei, w dodatku zmitologizowanego fałszywie jako więźnia politycznego, którym przecież Piłsudski nie był. W takich oto okolicznościach młody Józef trafia do PPS i najprawdopodobniej styka się nie po raz pierwszy z masonerią, gdyż Mendelssohn był masonem i to gorliwym. Od tego spotkania i dołączenia do struktur PPS kariera Piłsudskiego poszybuje w niebotycznym tempie. Można by rzec, że z mostu dostaje lukratywne stanowisko w Polskiej Partii Socjalistycznej. Otrzymuje rolę członka Komitetu Generalnego PPS i z nadania Mendelssohna zajmuje się kolportowaniem bibuły. Spokojnie swą awanturniczą karierę mógł prowadzić do roku 1900, kiedy to został zatrzymany za rozprowadzanie robotnika. Tak oto z Łodzi, w której miał pomieszkiwać Piłsudski, tymczasowo trafia do więzienia, z którego uciec mu pomoże masońska klika. Trafia na Cytadelę Warszawską, w której za namową Rafała Radziwiłowicza udawał osobę niepoczytalną. W udawaniu wariata fachowo instruował go psychiatra Rafał Radziwiłowicz, szwagier Stefana Żeromskiego. Kilka lat później wprowadzony do masonerii Wielkiego Wschodu Francji, to Radziwiłowicz za pośrednictwem łączniczki PPS Marii Paszkowskiej udzielał Piłsudskiemu fachowych rad, jak ma udawać wariata i tylko dzięki tym zdalnym korepetycjom udało się im spowodować przeniesienie Piłsudskiego z warszawskiej Cytadeli do prywatnej kliniki w Petersburgu. Tam z kolei czekali na cennego pacjenta późniejsi znamienici wolnomularze, m.in. młody psychiatra Wacław Mazurkiewicz, od 1921 roku mason z loży Kopernik, członek PPS od 1895 roku. Piłsudski dzięki pomocy przyszłych lucyferian ucieka z prywatnej kliniki i odzyskuje wolność. Gdyby masoneria tego nie zaplanowała, najpewniej kariera Gineta spowolniłaby na wiele lat. Zastanawiające jest, gdzie w tym wszystkim była ochrona carska. Piłsudski w wielu przypadkach niemal jak Rothschild cudem i niewiarygodnym wręcz szczęściem unikał represji, lub gdy represje go dopadały, były one słabe jak pseudozesłanie, lub zaaranżowane tak, by terrorysta mógł uciec. Czy w środowisku ochrony część ludzi oddelegowanych do szpiegowania Piłsudskiego była przekupiona przez masonerię, lub wstawiona z ich namaszczenia bez wiedzy szefa wywiadu i samego cara? Rozpadek PPS i uznanie w 1904 roku terroru jako jedyną formę walki przeciwko carowi, a nie jak zwykło się kłamliwie mawiać o niepodległości, było efektem megalomanii Piłsudskiego i jego żądzy władzy. Kto nie zgadzał się z nim i śmiał to powiedzieć wprost, stawiał się wrogiem numer jeden. I tak syjonistyczna od założenia PPS rozpadła się na pseudoprawicę, centrum i lewicę. Terror miał być edukowaniem wschodu według pseudoprawicy PPS, a zamachy i grabieże kreowane ku chwale światowej rewolucji. Doszło nawet do takiego absurdu, iż terroryści Piłsudskiego rozkazywali innym, mniejszym organizacjom się rozwiązywać, gdyż według nich nie ma czasu na strajki i edukację, a została im tylko rewolucja. Czym miała się owa rewolucja cechować? Przypomnijmy, iż mamy początek XX wieku, a państwa zaborcze małymi krokami zaczną pogarszać swoje relacje dyplomatyczne i wejdą w cichą wojnę wywiadów. Planem terrorystów z PPS było wywołanie powstania w Polsce, lecz do tego niezbędna była broń i protekcja jednego z okupantów. Tak oto powstaje owiany mitem strzelec, który od samego założenia miał likwidować nieprzychylnych Piłsudskiemu ludzi i pozyskiwać broń. Strzelec zostaje zalegalizowany w Cesarstwie Austro-Węgierskim dzięki masonowi Hipolitowi Śliwińskiemu. Poprzez jego kontakty otrzymał dyspozycję do przekazania swojego memoriału do austriackiego MSZ. Śliwiński miał także finansować samego Piłsudskiego. Co gorsza, Ginet miał także być konfidentem austriackim i pobierać z tego tytułu także wynagrodzenie, jak i inni jego masońscy koledzy z PPS, jak Walery Sławek. Niestety po zleceniu zabójstwa wybitnego generała Zagórskiego dokumenty przepadły i niemożliwym jest teraz odzyskanie ich, gdyż najprawdopodobniej znajdują się w Stanach Zjednoczonych, o ile nie zostały w Sulejówku spalone.
Piłsudski doszedł do tak wielkiego absurdu i braku logicznego myślenia, iż terror był tylko dla niego aktem koniecznym. Oto co przed słynnym napadem na pociąg pisał. Chcę zwyciężyć. Ostatnią moją ideą, której nie rozwiązałem jeszcze nigdzie, jest konieczność w naszych warunkach wytworzenia w każdej partii, a tym bardziej naszej, funkcji siły fizycznej, funkcji przemocy brutalnej. Jak każdy zdrowomyślący człowiek jestem w stanie powiedzieć wprost, iż nienawiść rodzi nienawiść, która jest ojcem i matką wzajemnej nienawiści, a terror prędzej czy później przez ofiary będzie zwalczany terrorem. Takie przeświadczenie w rosyjskiej mentalności było od pierwszych powstań. Nie dziwi więc fakt, iż Rosjanie mają Polaków za terrorystów, gdyż przed powstaniami w Królestwie Polskim była względna autonomia, która została zniweczona powstaniami i mordem dla mordu i raczkującej rewolucji, a nie dla odzyskania niepodległości. W tym wypadku propaganda sanacji, PRL i III Rzeczypospolitej zrobiła swoje. Gloryfikuje się zbrodnie ludzi, którzy nie chcieli Polski, a śmierci cara. A z drugiej strony opisuje się bez większego zastanowienia, dlaczego Rosja odebrała nam autonomię i wprowadziła na tereny naszego okrojonego państewka stan wojenny. Walka PPS-owców nie była walką o dobro ludności, a wręcz przeciwnie, była aktem terroru, mordem dla mordowania, ku chwale zagłady ludzkości, rewolucji. Będąc jeszcze w 1904 roku, spójrzmy na mord dla mordu, jaki w Warszawie próbował wytworzyć Piłsudski. 13 listopada 1904. Warszawa. Plac Grzybowski. Krwawa masakra zaplanowana przez Piłsudskiego, lecz bez jego udziału. PPS rozrzucał lotki po całej Warszawie wzywające robotników do stawienia się przy Kościele Wszystkich Świętych. Polskojęzyczni PPS-owcy, tak naprawdę pochodzenia koszernego, Józef Kwiatek, Szloma Eckstein i Dawid Eisenlist, to miały być osoby wyznaczone przez Piłsudskiego do realizacji bijatyki na ulicy. Kwiatek i Eckstein byli ideowymi komunistami. Eisenlist natomiast był ukrytym agentem ochrony. Ochrana wiedziała o krwawym planie Piłsudskiego, ale nie chciała z tym nic a nic zrobić, gdyż mogła zredukować polski zapał. Kiedy tłum wiernych wychodził z mszy, PPS-owcy wbiegli w rozchodzących się ludzi, rozwiesili czerwony sztandar i zaczęli śpiewać warszawiankę. By lepiej oddać skalę prowokacji, przytaczę jeden wers tej pieśni. Wstań Kościuszko, ugodź serca, co litością mamić śmią, znał, że litość ów morderca, który Pragę zalał krwią. Niechaj krew tę krwią dziś spłaci, niech nią zrosi grunt zły gość, laur męczeński naszych braci, bujniej będzie po niej rość. W trakcie tych wydarzeń terroryści wyciągnęli rewolwery i zastrzelili 3 rosyjskich policjantów i wbiegli do kościoła. Sprowokowana rosyjska policja wypaliła salwą, nie trafiając ani jednego PPS-owca, lecz zabijając 11 niewinnych Polaków. Według Piłsudskiego te zabójstwa i akcja miała być znakomicie zorganizowaną manifestacją, a śmierć niewinnych była dla niego czymś dowcipnym. Grzybów należy mi do wspomnień, które nieraz pieszczę. Należy do pieszcz od mego życia. Czy był to jednorazowy wyskok? Oczywiście, że nie. Jednakże zbrodni z pośrednim udziałem Piłsudskiego jest tak wiele, iż nie starczyłoby na to czasu w tym filmie. Przejdźmy do roku 1905. Cytowany przeze mnie Pająk trafnie także opowiadał o wydarzeniach z 1905 roku, kiedy zjechały się rewolucyjne partie Europy Środkowo-Wschodniej. W Genewie w kwietniu 1905 roku odbywał się kongres przedstawicieli partii socjalistycznych i rewolucyjnych Rosji. Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, Polskiej Partii Socjalistycznej, Fińskiej Partii Czynnego Oporu, Łotewskiej Unii Socjaldemokratycznej, Białoruskiej Socjalistycznej Chromady, Gruzińskiej Partii Socjalrewolucjonistów-Federalistów, Ormiańskiej Federacji Rewolucyjnej, Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, Biuro Bolszewickie Partii na czele z Leninem i Aleksandrem Bogdanowem, Bund, Socjalistycznej Partii Robotniczej, Ormiańskiej Socjaldemokratycznej Organizacji Robotniczej. W uchwale konferencji stwierdzono: aktualną potrzebą przyszłego okresu rewolucyjnego będzie stworzenie komitetu bojowego, mającego za zadanie ujęcie w jedną całość wysiłków poszczególnych partii rewolucyjnych i wykonanie wspólnego planu napaści na rząd carski. Skoro Polska Partia Socjalistyczna bywała tu i tam, mordowała ludzi, to czy owe ugrupowanie rewolucyjne było w kraju popularne? Pająk twierdzi, że nie. W swojej książce pisał, iż do Dumy Rosyjskiej większość głosów polskich trafiła do ruchu Romana Dmowskiego, kiedy bolszewiki PPS-owskie nie mogły liczyć na takie zaufanie. Polska Partia Socjalistyczna była partią marginalną, nieznaczącą nic w samej Rosji, choć ich kontakty sięgały aż do Anglii, gdyż paru nic po niej zamieszkiwało wtedy obczyznę. Nie żyli tam dobrze, a nawet skromnie. Byli biedakami.
próbowali otwierać biznesy, które jednak zysku im nie przynosiły. Przyszły psychopata sanacyjny i kukiełka zwana prezydentem Ignacy Mościcki musiał się mierzyć z losem biedaka, który odbije sobie mszcząc się na Korfantym i jemu podobnych. Tak oto przechodzimy do okresu, w którym PPS za wszelką cenę potrzebował gotówki i broni. Emisariusze terroru próbują dotrzeć do rządu japońskiego. Wybucha wojna japońsko-rosyjska. Dla zatwardziałych bandytów carska Rosja i jej zwycięstwo było nie do przełknięcia. Dlatego postanowili za wszelką cenę dostać się do rządu japońskiego i zaoferować swoje usługi. Henryk Pajęk opisuje to w następujących słowach. Wojna zaczęła się w Port Arturze. Japończycy zaatakowali tam carską flotę 8 lutego 1905 roku. Japońskiemu attaché wojskowemu Akashiemu rząd powierzył organizowanie wywiadu i dywersji antyrosyjskiej w całej Europie. Idealnymi partnerami stawiali się emigranci rosyjskich organizacji terrorystycznych, rewolucyjnych i narodowościowych, wśród których strategicznie najważniejszymi stawali się rewolucjoniści zaboru rosyjskiego. Szansę tę szybko dostrzegali czołowi PPS-iarze Piłsudski, Jotko, Jędrzejowski i Malinowski. Działania te ukryto pod kryptonimem Wieczór. Rosyjskie ruchy wojsk w Mandżurii miały nadzwyczajny charakter, co zauważył już Piłsudski. Szło ku wojnie. Natychmiast po jej wybuchu Piłsudski skierował do Krakowa instrukcję dla kierownictwa PPS. Musimy na gwałt mobilizować sztab i oficerów ruchu. To teraz jedyny sposób wypłynięcia na wierzch. Jako potencjalnego pracodawcę PPS-owcy wybrali Japończyków. Piłsudski nakazał Jotko Narkiewiczowi nawiązać kontakt z Azjatami. Brat Władysława Studnickiego, Wacław, miał nawiązać we Francji kontakty z Japończykami. Napisał projekt proklamacji do żołnierzy Polaków na Syberii, Sachalinie i w Mandżurii. Proponował opracowanie takiej samej proklamacji do Litwinów i Żydów, aby dezerterowali z wojska. Wkrótce powstała myśl utworzenia Legionu Polskiego przy Armii Japońskiej, złożonego głównie z dezerterów. Ale to nie tylko z Japończykami PPS chciał się targować. Swe propozycje Jotko Narkiewicz miał także chcieć przekazać Anglikom, którzy od dekad chcieli osłabić Rosję, idąc w sukór ze Stanami Zjednoczonymi. Plan był następujący. Rosyjskie obozy wojskowe obrzucić ulotkami, wysadzić dwa mosty i wymusić na Japończykach dotacje finansowe do działalności terrorystycznej PPS. Japończycy jednak nie widzieli w PPS-owcach pomocnika, a robotnika, który za nich miał wykonać najbrudniejszą robotę. Japonia chciała, aby PPS wytworzył zamęt w Rosji oraz sporządzał dla cesarstwa donosicielskie raporty o przemieszczaniu się wojsk rosyjskich. Jotko wyruszył do Londynu szukając kontaktu do ambasadora japońskiego, przed którym chciał przedstawić wizję zapewne swoje i swojego dyktatora. Tam dotarł do posła japońskiego Tadao Hiyashi, najważniejszego koordynatora akcji antyrosyjskiej w Europie. Poseł na pierwsze spotkanie wysłał swego przedstawiciela, ale już nazajutrz Jotko został zaproszony przez posła na rozmowę. Poseł raportował następnie do ministra spraw zagranicznych Japonii o tych propozycjach, m.in. propozycji utworzenia Legionu Polskiego, działalności dywersyjnej i propagandowej. Japończycy proponowali współpracę socjalistów polskojęzycznych z rosyjskimi, głównie z Partią Socjalistów Rewolucjonistów. W marcu 1904 roku PPS podpisała wspólną adezwę z Litewską Partią Socjaldemokratyczną, Białoruską Rewolucyjną Chromadą i Łotewską Demokracją Socjalną. Odezwa wołała o jeden obóz nieubłaganej walki z uciskiem carskim. Jotko walor tej odezwy w Paryżu przeliczał na monetę. W liście do Jędrzejewskiego pisał: gdybym miał ją w Paryżu, bardzo możliwe, że moneta byłaby w kieszeni. W opozycji do PPS stanęli narodowcy, którzy jakąkolwiek działalność mającą wywołać powstanie w Polsce i zawieruchy antyrosyjskie mieli krytykować i osłabiać. Dmowski sam przecież uważał, że jeżeli Rosja przegra wojnę z Japonią, to pochłonie się w kryzysie, lecz działalność terrorystyczna nie była drogą ku wolności. Sprowadziłaby represje na zmęczony naród polski. Socjały jednak nie brały tego pod uwagę. Terror był dla nich jedyną drogą, a gdyby z tego jeszcze jakaś moneta wpadła, to i lepiej byłoby dla nich. Z tego powodu Dmowski wyrusza do Tokio, by zahamować antyrosyjską zawieruchę, która wisiała w powietrzu i zagrażała nie tyle co samej Rosji, co interesom polskim, choć jego głównym powodem miało być to, by żołnierze polscy poddali się w Mandżurii. Piłsudski nie mógł w tamtej chwili się do Tokio udać, nie miał wystarczających pieniędzy na to działanie, a monety Japończycy jeszcze nie rzucili. Poseł japoński w Anglii wprost przekazał Jotko, że najpierw muszą zobaczyć PPS w akcji, dopiero później porozmawiają o pieniądzach. Ustalili więc kryteria działalności konfidenckiej i wywrotowej, które Piłsudski zaakceptował. Posypały się pierwsze donosy o wojskach w Mandżurii. Piłsudski wysłał instrukcję do Tytusa Filipowicza w Londynie w sprawie programu współpracy wywiadowczej. Obietnice rysowały się imponująco.
Kluczowym obiektem obserwacji i ewentualnego sabotażu określono kolej transsyberyjską, zwłaszcza na odcinku nadbajkalskim. Postulowano utworzenie systemu punktów obserwacyjnych, m.in. w Irkucku, ale także w europejskiej części imperium, Tomsku, Samarze, Petersburgu, Lidze, Libawie. Podejmowano systematyczne czytanie gazet pod kątem wywiadowczym, gromadzenie wszelkich materiałów informacyjnych o charakterze wojskowym i wreszcie rubryka chyba dla PPS-owców najważniejsza – moneta. Preliminarz wydatków miesięcznych w zakresie tych działań ustalono na 4434 ruble plus miesięcznie 2000 rubli na łapówki, prezenty, rozrywki. W sumie 6434 ruble miesięcznie. Dmowski, ruszając do Tokio, wiedział, co robi i wybrał na to odpowiedni moment. W 13 dni z Liverpoolu płynie do Montrealu, z którego udał się do Vancouver. Pod koniec kwietnia, czyli w niedługim odstępie czasowym od dotarcia Dmowskiego do Vancouver, Japończycy zapraszają PPS-owców do Japonii. Piłsudski spotyka się z Utsunomią i przedstawia swoją rolę w PPS. Na Japończyku nie zrobiło to jednak wrażenia i miał on przekazać Piłsudskiemu, iż jego partia nie jest jedyną dywersyjną w froncie antyrosyjskim. Z tego, co podaje pająk litewski, awanturnik miał żalić się, że nie dostał żadnej monety. Jak Piłsudski trafił na Dmowskiego w Japonii? Mamy początek XX wieku, nie ma social mediów, nawigacji i innych znanych dla nas dzisiaj ułatwień życia. Jednak dwa skrajnie odmienne od siebie głowy obozów politycznych spotkały się w Tokio. Powody niespodziewanego spotkania Piłsudskiego i Dmowskiego są dwa. Jeden jest oparty o to, iż na statku Piłsudski miał otrzymać gazetę Japan Times, w której było na liście pokojów hotelowych zapisane nazwisko Dmowskiego. Później doniósł o zamieszkaniu tymczasowym w Japonii Dmowskiego brytyjski szpieg James Douglas, udający NDK. Piłsudski postanowił, że spotka się z Dmowskim. Skoro znał jego tymczasowy adres, nie było dla niego problemem odnaleźć przywódcę narodowców. Filipowicz i Piłsudski przypadkowo mieli spotkać Dmowskiego na ulicy, a ten na ich widok miał się nadzwyczajnie zdziwić. Dmowski z nieznanych mi przyczyn przenocował Piłsudskiego. Mieli rozmawiać ze sobą całą noc i nie doszli w żadnym aspekcie do porozumienia, co nie powinno być tutaj żadnym zdziwieniem. Dmowski reprezentował ideę wysługiwania się Rosją i utrzymywania z nimi dobrych relacji, kiedy interes Polski tego wymaga. Piłsudski natomiast przeciwnie. Nigdy nie potrafił podeprzeć swojej idiotycznej polityki i działania. Sugerował się terrorem dla terroru. Do tej pory ciężko stwierdzić, czy była to patologiczna cecha dominacji w jego głowie, czy już odgórnie narzucony przez kogoś plan, który Piłsudski wtedy już realizował z obsesją. Nocne rozmowy i dywagacje spełzły na niczym, co Dmowski miał ująć w jednej ze swych książek. Powiedziałem wtedy Piłsudskiemu: nie będę was obczerniał, ale będę wam przeszkadzał. Rozstając się w Tokio, ani Piłsudski, ani Dmowski nie osiągnął założonych przez siebie celów w 100%. Piłsudski obczerniał koncepcję Dmowskiego przy Japończykach i prosił ich o to, by treści poufnych rozmów Dmowskiemu nie przedstawiać. A Dmowski dwoił się i troił, by go wysłuchano. Pisał listy i memoriały, które jednak na Japończykach nie zrobiły wrażenia. Przyczyniły się owe pisma chociaż do tego, że pomoc, jaką obdarowano awanturnika litwackiego, nie była tak hojna, na jaką liczył PPS. Zacytować w tym momencie należy Józefa Koseckiego, autora książki Tajemnice mafii politycznych. Piłsudski przede wszystkim był agentem angielskim i to oni udzielali mu największego poparcia, bo realizował ich politykę. Piłsudski również nawiązał kontakt z przedstawicielami japońskiego kierownictwa podczas swego pobytu w Londynie, a w samej Japonii przygotowywał dla niego grunt niejaki James Douglas, który przyjechał tam w 1904 roku przed Piłsudskim. James Douglas był obywatelem brytyjskim urodzonym w Polsce i doskonale władał językiem polskim. Do Japonii przyjechał oficjalnie jako korespondent endeckiego Słowa Polskiego, a przy tym był członkiem PPS. Na podstawie lektury listów Douglasa do działaczy PPS, W. Jotki i B. Jędrzejowskiego, można się przekonać, że obserwował on poczynania Dmowskiego w Japonii i szczegółowo informował o nich swych przyjaciół z PPS-u. W Japonii zresztą starał się obstawiać zarówno Dmowskiego, jak i Piłsudskiego. Douglas pełnił rolę podwójnego agenta. Pozorował, że wspiera obóz endecji, będąc jednak ułożonym potajemnie z PPS, z czego socjały zdawały sobie sprawę. W taki oto sposób Brytyjczycy obserwowali działania Dmowskiego i realizowali dogodną im politykę Piłsudskiego. Dogodną w ten czas dla Anglii polityką była kwestia szerzenia rewolucji i wojny w Królestwie Kongresowym.
tak jak rozgrywały Niemców z Rosją, wywołując na swoją korzyść niemieckimi dłońmi powstanie styczniowe i listopadowe, by związać Rosję z Niemcami kwestią polską, tak teraz doprowadzili do cichej wojny rękoma swoich szpiegów, którzy za niedługo będą służyć nie tylko koronie i Japonii, ale także i cesarstwu niemieckiemu i Austro-Węgrom. Przytoczmy więc treść listu, jaki słał z Japonii do J. Konarkiewicza, nazywawszy list raportem, co już powinno każdemu w głowie włączyć czerwoną lampkę ostrzegawczą. Po 10-dniowym pobycie w Japonii piszę do Was, ojcze. Raport numer 1, starając się umieścić w nim nie tylko rzeczy bliższe, ale wszystko, co widziałem, oraz podzielić się z Wami myślami. Wybaczcie mi zatem, jeżeli ten list mój będzie długi, ale zdaje mi się, że teraz za długich listów z Japonii otrzymywać niepodobna, więc w Ameryce widziałem się z D w New Yorku. Dowiedziałem się, że u nich bardzo dobrze sprawa stoi i że z ogólnych rozmów on wnosi, że u chłopców ochota ogromna. Pismo żadne w Ameryce dać mi monety, a nawet płacić jako tako nie może. W Chicago nie byłem, bo mi bilet nie wypadł i musiałem jechać na Montreal. Do Yokohamy przyjechałem 7 czerwca i tegoż dnia do Tokio. Stanąłem w japońskim hotelu z różnych względów, głównie dlatego, że taniej. Nazajutrz w południe byłem u pana Yamazy. Przyjął mnie bardzo grzecznie, rozmawiał godzinę, etc. Powiedziałem mu, że się spodziewam, że ktoś z naszych przyjedzie tu i pytałem, czy o tem nie miał wiadomości. Powiedział, że nie. Na wstępie zapytał mnie, czy to ja jestem tym, który napisał odezwę do żołnierzy polskich i dał memoriał. Ja powiedziałem, że nie. I podałem wasze nazwisko jako ewentualnego autora. On na to nic. Później się wyjaśniło. Kazał mi przyjść za parę dni. Nazajutrz otrzymałem od niego w prezencie 4 książki. Bardzo ładne. Przewodnik po Japonii i 3 słowniki. Oczywiście wszystkie w angielskim. Aha. Podczas pierwszej wizyty wspominał mi o tym, że ma tu przyjechać, jak mu donieśli z Europy, jeszcze jeden facet prócz mnie. Nazwisko on pamięta. We 2 dni później byłem u niego znowu i zapytałem, czy czasem ten, co miał przyjechać, nie nazywa się Dmowski. On na to nic. I spytał mnie tylko, do you know him? Powiedziałem, że tak, że on jest w redakcji mego pisma, lecz że do naszej partii nie należy, raczej jest szowinistą. Z tego jego zapytania domyśliłem się, że on coś o nim słyszał. Zakomunikował mi później, że dwaj faceci, Piłsudski i Filipowicz, ja się z tego oczywiście bardzo ucieszyłem. Powiedział mi też nazwiska. We 2 dni później, w poniedziałek 13 godzinie 8 wieczorem, otwierają się drzwi mego pokoju i wkracza do mnie autor nowoczesnego Polaka we własnej osobie. Tak mnie to na razie chyciło, żem zgłupiał. I gdyby on był sprytniejszym, to byłby mógł mnie za język pociągnąć. Na wstępie oznajmił mi, że jest tu od 15 maja i że w tym dniu właśnie dowiedział się od pana Yamazy o mym przyjeździe i adresie i przyszedł się ze mną zobaczyć. I zaraz zapytał, skąd ja trafiłem do Yamazy i skąd go znam. Tak mnie i jego zjawienie się i to zapytanie zdetonowały, że nie wiedziałem co powiedzieć i zacząłem coś bąkać o Karskim, lądzie, etc. Rozmowa zeszła na inne tory, lecz po kwadransie on sobie znowu przypomniał tę kwestię i znowu zapytał, że nie rozumie, skąd ja mogłem trafić i co ma z tym Karski. Lecz ja ochłonąłem już i tak mu powiedziałem, że w lądzie pytałem Karskiego, jak dostać jakie polecenie do Japonii i ten mi poradził udać się do ambasady. Więc ja tam poszedłem, przedstawiłem się jako dziennikarz polski i sekretarz ambasady japońskiej po rozmowie ze mną, która trwała z godzinę i rozpytaniu się o stosunki i opinie o wojnie wśród Polaków, polecił mi udać się do Tokio, do pana Yamazy, co też uczyniłem. Z tego zaś, jak on mnie tu przyjął, wnoszę, że był o mnie zawiadomiony. Dmowski się tym zadowolnił. Parę słów o nim. To, co o jego działalności tu napiszę, ponieważ wiem od niego poufnie, więc poufnym być powinno, to znaczy, że oficjalnie nikt z naszych nic wiedzieć nie powinien. Zresztą wy to rozumiecie. Dalej. To, co on mi powiedział i co wam zakomunikuje, jest wszystko prawdą zupełną. Nie wiem tylko, czy to jest cała prawda. Część tego, co on powiedział, sprawdziłem ze słów Yamazy, ale przystępuję do rzeczy. Więc pan Roman Dmowski rozpoczął pertraktację w imieniu Ligi gdzieś w końcu, w każdym razie w drugiej połowie lutego. Widział się w tym celu z jednym z dygnitarzy japońskich w Krakowie. Potem, to moje własne przypuszczenie, pojechał do Lwowa, gdzie był w pierwszych dniach marca, by się porozumieć ze Słowem.
prawdopodobnie co do monety, i wtedy już miał prospekty Canadian Pacific Railway. Opis i koszt drogi przez Pacyfik. Jak wam o tym w pierwszych dniach mówiłem, tylkoście na to uwagi nie zwrócili. W końcu marca był w Londynie, skąd po paru dniach wyjechał do Kanady, gdzie bawił 2 tygodnie i 15 maja przyjechał do Yokohamy. Przywiózł listy polecające i widział się z generałem Fukushima. Czy od razu? Tego nie wiem. Tu z punktu napisał 2 memoriały obszerne. Jeden o stosunkach w Rosji i drugi o kwestii polskiej. W tych memoriałach miał przedstawić znaczenie kwestii polskiej w polityce rosyjskiej, wpływ rozbioru Polski na solidarność sąsiedzką Rosji, Prus i Austrii. Głównie pierwszych dwóch. Dalej stanowisko Polaków do każdego z zaborczych rządów. Partie w Polsce, wzajemny stosunek partii, stanowisko i znaczenie ligi, etc. Te memoriały zostały z angielskiego przełożone na japoński, w kilkudziesięciu egzemplarzach odbite i tuzom rozdane. Potem napisał on odezwę do żołnierzy Polaków w wojsku rosyjskim, odezwę, którą podpisał rząd japoński, wzywającą Polaków do opuszczania wojska i oddawania się do niewoli. Dalej poprawiał i redagował odezwę napisaną przez Japończyków. Też do wszystkich innych narodowości, w skład Rosji wchodzących, by dezerterowali. Ta ostatnia odezwa ma taki sens. My waszej krwi nie chcemy. My z rządem walczymy, nie z wami. A rząd ten wcale dla was przychylnym nie był i nie jest. Dalej widział się 2 razy z naczelnikiem generała sztabu i stara się o audiencję u ministra spraw zagranicznych, którą mu już obiecali. Dali mu do towarzystwa i pomocy faceta, który ma być sekretarzem ambasady. Jakiej? Nie wiadomo. Ale który zna rosyjski i ten z nimi łazi i bywa u niego dość często. Dziś obaj wyjechali do Matsuyamy, niedaleko Shimonoseki, gdzie trzymają więźniów. Jeńców wojennych mają dotychczas w Matsuyamie około 500. Z tego Polaków 89. Polacy się z Moskalami podobno podarli i nie chcą słuchać oficerów. Oczywiście chce on wybadać usposobienie ludności, raczej jeńców Polaków. Gdyby się od nich czego ciekawego dowiedział, ma zakomunikować miejscowym władzom. Czy jednak na zasadzie zeznań jeńców, raczej ich usposobienia, ma się zmienić program narodowy? Czy to ma być tylko egzaminem świadomości narodowej wśród przeciętnej ludności polskiej? Czy myśli on zrobić co więcej, lub czy myśli Japonom co innego, realniejszego zaproponować? Tego nie wiem. O tym, że on tu jest, z punktu napisałem do Vancouveru, by naszych facetów uprzedzić. Zresztą spotkam ich na statku i tak rozlokuję, by się z Polakiem nie spotkali. Dotychczas on niczego się nie domyśla, a spodziewam się, że oni mu nic nie powiedzą. Dmowski mówił im, że ja znam dobrze rosyjski, a również mówił, że oni mi dadzą prawdopodobnie miejsce tłumacza albo nauczyciela. To drugie pewniejsze. Dalej mówili mu jakoby, że będą potrzebowali jeszcze jednego lub dwóch facetów, znających gruntownie rosyjski i angielski. Dalej mówił Midmowski. Trzeba będzie tu kogo z naszych przysłać. Potem wobec tego, że Japończycy odkryli teraz, że są Polacy, więc na nauczycieli rosyjskiego nie będą brali teraz Rosjan, skoro mogą wziąć Polaków. Nad tym trzeba się zastanowić. Piszę o tym, byście wybrali paru facetów dobrze rosyjski znających. Wyprawili ich do lądu i kazali się obkuć angielskiego, by jak za pół roku zjawi się zapotrzebowanie, móc od razu pchnąć ludzi. Lepiej byśmy my tu mieli swoich ludzi niż 3 Polacy. Niezależnie od obrotu, jaki ta wojna weźmie i od rezultatu, niezależnie od tego, jak się to na nas odbije. My, Polacy, powinniśmy się z Japonią zapoznać bliżej, bo to nasz sojusznik w przyszłości. Polecam wam kwestię przygotowania nauczycieli dla Japonii bardzo gorąco. Oczywiście zrobić tego w ciągu 2 dni nie można, dlatego też uprzedzam zawczasu, by się nad tym zastanowić. Ja za 2 tygodnie mogę objąć urzędowanie, a za 4 tygodnie otrzymać propozycję, bym sprowadził kogo więcej. A wtedy naszych nie będzie i przyjdą tu 3 Polaki. James. W tym liście mówiąc, gdybym był sprytniejszym, to mógłby mnie za język pociągnąć, wprost przekazuje J. Narkiewiczowi, iż gdyby tylko Dmowski spostrzegł się, kim jest ten agent, mógłby go zdekonspirować samą rozmową. Czy potrzebny jest jeszcze większy dowód na jego wywiadowczy charakter działalności? W listach ciągle narzeka, iż brakuje mu pieniędzy i nie chcą płacić za jego artykuły. Nie jechałby przecież do Japonii jako korespondent Gazety Narodowej, gdyby kierował się tylko własnym zyskiem, mając w głębokim poszanowaniu zaś kwestię swego bądź co bądź przybranego narodu. W taki oto sposób korona brytyjska wyprzedziła bieg wydarzeń i nie dopuściła do tego, by Dmowski całkowicie zatrzymał działalność wywrotową Piłsudskiego. Japonia po pertraktacjach da zielone światło Piłsudskiemu w kwestii wytworzenia szkół terrorystycznych w Kongresówce i nie tylko. Pająk puentuje próby Piłsudskiego w sposób następujący. I ten właśnie cel, wywołanie krwawej rebelii Polaków, z góry skazanej na kolejną klęskę po kościuszkowskiej, listopadowej i styczniowej, każe nam nazwać tą japońską wyprawę jako planowanie kolejnych zbrodni na narodzie polskim w niepolskim interesie. Mogli sobie PPS-iarze liczyć pociągi na trasach transsyberyjskich,
ruch wojsk rosyjskich w Mandżurii i gdzie indziej. Mogli zbierać informacje szpiegowskie, mogli sypać ulotkami nawołującymi do dezercji żołnierzy polskich, lecz oni konsekwentnie zdążali do zbrojnego powstania w zaborze rosyjskim. Piłsudski ten cel uczynił osią swej agenturalnej działalności wobec Austriaków i Niemców, co wykażemy w dalszych fragmentach tej pracy. Japończycy zdecydowanie odrzucili pomysły tworzenia Legionu Polskiego. Takie stanowisko zajmowali od początku tego romansu. Łudzili Piłsudskiego Legionem jako kartą przetargową. Ich oczekiwania kończyły się na robocie wywiadowczo-dywersyjnej. Warto wspomnieć, że jednym z przykładów tej dywersyjnej roboty było zaplanowanie zawieruchy warszawskiej, którą wcześniej przedstawiłem. Dmowski, widząc brak sensu jego pobytu w Tokio, postanawia wracać. Nikt znaczący nie chciał go przyjąć, a listy na Japończykach nie zrobiły wrażenia takiego, jak zechciał. By nie być gołosłownym, warto jeden z nich zacytować. Plan Dmowskiego jednakże nie skończył się aż tak wielkim fiaskiem, na jaki wygląda. Sama obecność Dmowskiego w Tokio wywarła dość duże znaczenie i być może to było jakąś częścią powodu zmniejszenia pomocy Japończyków. Pomoc finansowa jednakże docierała. Moneta tak ważna dla PPS-owców dotarła w postaci 1500 funtów. Na spotkaniu PPS Piłsudski miał powiedzieć: na wszelkie wątpliwości dajemy odpowiedź szczerą. Nam potrzeba czynu. Na myśl przychodzi sprawa powstania, która wpłynęła zaraz po wybuchu wojny. I teraz nie możemy sobie przedstawić inaczej stosowanego momentu walki, jak w formie powstania. Ale nasze postanowienie, takie czy owakie, o powstaniu nie zdecyduje. Zgadzamy się, że chwila obecna temu nie sprzyja, więc nie zawracajmy sobie tym głowy. Jest mowa tylko o zmianie taktyki, ale niektórzy twierdzą, że to niechybnie doprowadzi do powstania. Nie jest to słuszne, ale jeżeli tak, to tym lepiej. Nie żałowałbym nawet stłumionego powstania. Czy marszałek, geniusz i inny wódz pisany przez U otwarte i C stawiałby się od razu w roli przegranego? To zaiście idiotyczna. Po co wywoływać wojnę, po co zabijać, skoro nie masz żadnych szans i wiesz o tym? Oto idea patologicznego romantyzmu, którą wysnuwał wtedy Piłsudski. Ludzkie życie nie miało dla niego żadnego znaczenia. Skoro pieszczotą nazywał śmierć 11 niewinnych, jak widać wywodził się z tego samego założenia, co jego kolega, przyszły generalissimus Josif Wissarionowicz Stalin, iż śmierć jednego to tylko tragedia, śmierć miliona to statystyka. Sam uważał się za spadkobiercą idei okultysty Napoleona Bonaparte, który wysługiwał się dla masońskich celów Polakami, a struktury księstwa warszawskiego zostały zbudowane w 100% z masonów. Akashi zebrał się do zakupu broni dla PPS. Miał na to 2,5 tysiąca funtów, licząc na dodatkowe 2 tysiące ze specjalnego funduszu. Nadal Japończycy uwzględniali wybuch powstania zaborze i inspirowane rozruchy w Rosji. Bardziej jawnego dowodu na współudział finansowy w masakrach Piłsudczyków nie można znaleźć. Wróćmy raz jeszcze do sprawy Grzybowa, oto co pisał o tym wywiad japoński. Polscy socjaliści zainicjowali akcję strajkową. Wydali się w zbrojny konflikt z żandarmerią. Sprawozdania w gazetach z tamtego okresu na temat działalności tej partii świadczą o tym, jak fantastyczny był jej czynny opór. Jotko Narkiewicz pisał w takim tonie o tych wydarzeniach. Heca była gruba. Wszyscy mocno zadowoleni. Ilu ludzi straciliśmy? Nie wiadomo. Ale bojowców pobrano. Zdaje się, 30. Z kierownictwa ruchu oprócz bojowców nikt. Dla Piłsudskiego śmierć dziecka to pieszczota. Dla Jotko Narkiewicza gruba heca. Począwszy od listopada 1904 roku, niemal każdego tygodnia ulice polskich miast zaboru rosyjskiego spływały krwią niewinnych Polek i Polaków w wyniku podobnych wspaniałych hec. 100 lat później przez Gazetę Wyborczą, nazywanych Powstaniem. Największa rzeź miała miejsce w Łodzi podczas procesji Bożego Ciała. Od kuli szabel kozackich zginęło kilkuset cywilów, setki odniosło rany. W kilku innych miastach królestwa żydowscy prowokatorzy z PPS urządzili kilka takich masakr w dniu wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 15 sierpnia. Czy akcje terrorystyczne to tylko jedna plama na wątpliwej jakości honorze Piłsudskiego? Skądże? Przenieśmy się w niedaleką przyszłość i konfidenctwo Sławka Piłsudskiego na rzecz wywiadu austriackiego. Konfidenctwo na rzecz Habsburgów. Z dokumentami wywiadowczymi trzeba być szczególnie ostrożnym.
W kwestii Piłsudskiego tym bardziej, gdyż po wojnie środowisko komunistyczne w moim odczuciu celowo wyprowadziło atak na Piłsudskiego, by oskarżyć go o rzeczy, które mogły nie mieć miejsca lub o sprawy, w których dokumentacja została spalona, by nadmuchać balonik, które ich dziecko, III Rzeczpospolita, celowo przebije. Po co mieliby to zrobić? Przede wszystkim po to, by wywołać zamęt pojęć i zrobić to tak niechlujnie, by w przyszłym kontrolowanym tworze zwanym III Rzeczpospolitą można było te celowe kłamstwa napiętnować, okraszając kolejnymi mitami kult jednostki, by był on silniejszy, a jego wrogowie oskarżani o sympatie komunistyczne. Budując III Rzeczpospolitą, Jaruzelski wraz ze swoją ekipą wiedział, co robi i kogo ustawia do okrągłego stołu. Wiedział też pewnie o tym, że kult marszałka samozwańca znów zostanie podnoszony na sztandary i pomniki. O dokumentach z czasów austro-węgierskich dobitnie napisał autor Lodowej Ściany. Największych spustoszeń w archiwach wywiadu Austro-Węgier i Niemiec dokonano pod koniec I wojny światowej, kiedy w październiku 1918 roku waliły się mury monarchii Habsburgów. Generał Maximilian Runge, szef biura ewidencyjnego sztabu generalnego w Wiedniu i oddziału informacyjnego Naczelnej Komendy Armii w Baden, NAAOK, wydał dyspozycję zniszczenia archiwów wszystkich central, w tym szczególnie ewidencji agentów. Z polecenia generała Runge'ego zniszczono w Wiedniu i w Baden listy, jak i kartoteki konfidentów, pokwitowania pieniężne i wykazy kasowe. Powycinano wszystkie nazwiska konfidentów z dziennika podawczego biura ewidencyjnego, aby uniemożliwić ewentualne odtworzenie agentury wywiadu Austro-Węgier. Szef NAAOK kierował się względami lojalności wobec swoich współpracowników, gdy podpisanie zawieszenia broni z Włochami 3 listopada 1918 roku otworzyło możliwość przesunięcia włoskich placówek wywiadowczych, wspominał później Runge. Powstała pilna potrzeba uchronienia wielu dokumentów przed dostaniem się w ręce wroga. Skromne siły nie wystarczały do przejrzenia obejmującego około 300 tysięcy pozycji rejestru oddziału informacyjnego. Skrzynia za skrzynią wędrowały więc do wielkiego łazienkowego pieca w hotelu w Baden. Gdy 12 listopada 1918 roku proklamowano w Wiedniu Niemiecko-Austriacką Republikę, dokumentacja biura ewidencyjnego była w trakcie niszczenia. Monarchia Habsburgów przestała istnieć, ale jej urzędnicy pokryjomu dalej niszczyli dokumentację największych tajemnic Austro-Węgier. Spalono rejestry wszystkich agentów NAAOK pracujących dla wiedeńskiej centrali oraz oddziałów terenowych, w tym około 2000 kart ewidencyjnych. Pod koniec wojny na służbie znajdowało się około 600 agentów. Biuro, pisał dalej Runge, tworzyło zamkniętą całość z wyjściem oficjalnym i tajnym. Gdy po przewrocie nowa władza chciała przeszkodzić w wywiezieniu lub spaleniu ważnych dokumentów, przed żelaznymi drzwiami postawiono podwójny posterunek milicji. Każdy opuszczający biuro był dokładnie przeszukiwany. Tymczasem przy drugim tajnym wyjściu, skrzynia za skrzynią pełnych akt mogących skompromitować naszych pomocników żyjących teraz w nowych państwach, wędrowały do krematoryjnego pieca. Po zawaleniu się imperium, dodawał w innym miejscu, wszystkie w zasadzie dokumenty zostały spalone i najpiękniejsze sprawy obróciły się w popiół i poszły z dymem. Spalono wówczas niemal wszystkie materiały dokumentujące powiązania Piłsudskiego z biurem ewidencyjnym. Część dokumentacji biura ewidencyjnego trafiła do osobistego archiwum Runge'ego, w tym przede wszystkim jego współczesne notatki. Całość tego prywatnego zbioru przejął w 1938 roku Walter Schellenberg jako szef SD, czyli wywiadu SS. Spuścizna Runge'ego znalazła się ostatecznie w dyspozycji jego wnuka, historyka Gerarda Jakszica i jego obecnie przechowywana w wiedeńskim archiwum wojny. Przez wiele lat zbiór ten był utajniony i nie udostępniany do badań naukowych. Jedyną osobą, która może rozporządzać dokumentacją Runge'ego, jest ciągle Jakszic, który pierwszy raz wyraził zgodę na korzystanie z notatek swojego dziadka Georgowi Markusowi, austriackiemu biografowi Alfreda Redla. Główne dyrektywy wykonawcze w sprawie Piłsudskiego wychodziły z biura ewidencyjnego. Jednakże akta operacyjne centrali
wiedeńskiej zostały tak zdekompletowane, że w oparciu o ocalałe archiwalia nie można było nic bliżej powiedzieć na ten temat. W dokumentacji Ena AOK pozostawiono jedynie materiały drugorzędne. Właściwie akta zniknęły. Dokumenty prowadzonej z Piłsudskim operacji wywiadowczej i wszystkie inne materiały operacyjne Biura Ewidencyjnego dotyczące jego osoby najprawdopodobniej zniszczono. Przypadły również zestawienia i raporty kasowe Biura Ewidencyjnego i środków wywiadu we Lwowie i w Krakowie oraz pokwitowania na wypłacane pieniądze na cele ruchu Piłsudskiego. Czy w sprawie Piłsudskiego najważniejsze dokumenty spalono? Tego do końca nie wiadomo. Włodzimierz Zagórski miał ponoć część dokumentów w swej słynnej teczce Piłsudskiego, lecz jej los, a dokładnie od 1927 roku aż do przewozu do Stanów Zjednoczonych, nie jest nam znany. Co dopiero jej zawartość. Gdyby Zagórskiemu udało się przeżyć, co graniczyło wręcz z niemożliwością, pewnie by opinia publiczna dowiedziała się o tym. Tak tylko zostały dokumenty H.K. Sztele, które opracowanie wydano w latach 60. Na samym początku okupacji komunistycznej władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nie wiadomo czy za zgodą Rybaka, wydały jego wspomnienia, które są falsyfikatem. Przejrzałem osobiście tą książkę i uważam ją nie tyle co za sam stek kłamstw, co za skrzętnie utworzoną i sprefabrykowaną. W owej książce generał Rybak miał mówić o tym, jak prowadził Piłsudskiego, Prystora i Sławka, wyrażając się w szczególności o Piłsudskim w niezbyt przychylnych słowach. Gdyby komuś zależało na celowym postawieniu bandyty w fałszywym świetle, mógłby z tej książki zrobić użytek. Jednakże prawda musi być prawdą i jeżeli książka została sfałszowana, to nie można jej brać za prawdę i wmawiać innym, że tak było. Na całe szczęście przypadkowo w jednym z antykwariatów natrafiłem na książkę o galicyjnej działalności wojskowej Piłsudskiego oraz w PDF-ie posiadam lodową ścianę. Dzięki temu mogłem w pełnej okazałości zbadać książkę Rybaka. Generał Rybak jest dość zapomnianą w Polsce postacią. Przez cały okres II Rzeczypospolitej do zamachu majowego budował swą karierę jak reszta wojskowych. Kiedy jednak masoneria obrała w Polsce władzę, ludzie nieprzychylni Piłsudskiemu, tzw. Austriacy lub byli żołnierze rosyjscy, byli z wojska na przeróżne sposoby wydalani. Jedni dowiadywali się o zakończeniu swej służby poprzez dodatek do Polski Zbrojnej, inni natrafiali na komisję Ruperta, która wmawiała im choroby, a Rybakowi włos z głowy nie spadł. Kiedy aresztowano generałów odpowiedzialnych za obronę Warszawy przed zamachowcami, Rybak nie martwił się o nic, nie był represjonowany jak jego koledzy po fachu. Nie musiał uciekać jak Mason Sikorski do Francji, nie przeżył pobić, izolacji w zimnej celi i wymalowaniem ścian celi arszenikiem, nawet nie został wydalony z wojska. Podobno wiedział najwięcej, podobno Zagórski nie wiedział tyle co on, ale Zagórskiego podstępem wywieziono z Wilna i zamordowano, a kiedy poszukiwać Zagórskiego rozpoczął jeden z jego najlepszych przyjaciół, Tadeusz Rozwadowski, też w dziwnych okolicznościach umarł. Tymczasem kariery Rybaka nie było widać końca. Faktycznie poprzez konflikt z jednym legionistą i niesprawiedliwości sądu zdenerwował się i podał do dymisji w 1930 roku. Ponoć się czegoś obawiał, lecz nic mu koniec końców się nie stało. Nachodzą mnie dwie refleksje odnośnie wspomnień Rybaka oraz jego działalności. Piłsudski był znany ze swej bezkompromisowości i brutalności. Przez to nie miał nigdy poparcia społecznego ani w wyborach, jego partyjki nie mogły uzyskać nawet 7% głosów. Rybak, znając Piłsudskiego, musiał wiedzieć o tym, że gdyby cokolwiek wyszło z jego ust, to może szykować sobie łopatę i wybrać las, w którym zostanie zakopany. Tymczasem milczał. Powątpiewam w to, że on był tak zastraszony, iż nie chciał z tego powodu coś mówić. Założyć należy, że jeżeli wiedział więcej od Zagórskiego, to był w zmowie z sanacją. Innego wytłumaczenia na to po prostu nie ma. Nie został przez Niemców w trakcie wojny tknięty, prócz aresztowania w trakcie powstania warszawskiego. Prowadził nawet sklepik, a kiedy ludzie stali namontowani byli w Polsce, nie łamano mu palców i nie wyrywano paznokci na przesłuchaniu. Jest to bardzo ważny temat, który należy poruszyć w kwestii agenturalności Piłsudskiego, bo miała ona miejsce. Lecz osoba nierozeznana w temacie może się natknąć na jego wspomnienia i po ludzku w nie uwierzyć. Dla podparcia tego, o czym mówię, zacytuję Piotra Staweckiego. W ubiegłym roku podczas kwerendy w Centralnym Archiwum Wojskowym natrafiłem na protokoły przesłuchania świadka, generała w stanie spoczynku Józefa Rybaka, sporządzone jesienią 1949 roku. Już pierwsze pobieżne zapoznanie się z treścią tych protokołów wskazywało na związek z wydanymi w 1954 roku pamiętnikami generała Rybaka. Warto przy tym zaznaczyć, że Józef Rybak zmarł w rok przed ukazaniem się tych pamiętników, nie miał więc możliwości ich autoryzowania.
O tym tak istotnym fakcie w opublikowanych pamiętnikach nie ma najmniejszej wzmianki. Zamiast wstępu od wydawcy, książka została opatrzona jedynie w posłowie pióra Jana Kancewicza. Drugim intrygującym momentem był fakt, iż historyk i świadek ówczesnych wydarzeń Michał Sokolnicki w opublikowanej w 1957 roku w Londynie recenzji pamiętników generała Rybaka twierdził, że składają się one z przeinaczeń, zmyśleń i insynuacji przeciw Piłsudskiemu i przeciw Polsce. W kilka lat później tenże autor kwestionował autentyczność pamiętników. Opublikowane później protokoły przesłuchania świadka generała Rybaka pozwalają na rzeczową ocenę wiarygodności pamiętników, a w moim przekonaniu na zakwestionowanie ich autorstwa. By być konsekwentnym, powiem tylko, że z tezą Staweckiego zgadzam się częściowo, ponieważ powołując się na Michała Sokolnickiego, poniekąd podtrzymał propagandę sanacji. Sokolnicki był we frakcji PPS oraz w Strzelcu. Po majowym masońskim zamachu jego kariera dalej się rozwijała i w latach 30. był ambasadorem w Danii i Turcji. Zgadzam się, że pamiętniki Rybaka nie były jego autorstwa, lecz nie zgadzam się z tym, aby paszkwil, jak książkę nazywała sanacyjna kamarylla, była w 100% nieprawdziwą. W książce opisano moim zdaniem celowo źle działalność Piłsudskiego, a gdyby faktycznie wyglądało to tak, jak jest opisane, Piłsudski nie wydałby następującej opinii o swoim prowadzącym. Silny charakter i wola, ambitny, opanowany i skryty. Zna stosunki wojskowe i personalne, jak rzadko kto w wojsku. Pamięć wyśmienita. Człowiek o niespożytej pracy i umiejący zmusić innych do wielkich wysiłków. Charakter stworzony do dowodzenia. Moje dla niego w tym roku przeznaczenie wojenne jest główny kwatermistrz, gdzie mógłby samodzielnie pracować. Mógłby również być szefem sztabu przy ministrze, gdyż całą maszynę centralną, jak i wszystkie DOK, zna wyśmienicie. Trochę przekroczył dowodzenie, dywizją, a nie doskoczył do DOK, z tego powodu trudny do ułożenia. Zwykle dość nielubiany przez podwładnych. Jest to jeden z wybitniejszych oficerów, których otrzymaliśmy w dziedzictwie po armiach zaborczych. Teraz zastanówmy się, czy teza tego, iż Rybak milczał, bo musiał, była prawdziwa. Wedle tego, co czytamy w poleceniu, strach o życie Rybaka nie musiał mieć miejsca. Gdyby Piłsudski miał mu coś za złe, rozprawiłby się z nim w 1926 roku lub pomówiłby go w 1930 i dokleił do procesu Brzeskiego. Gamę rozwiązań pewnie miał ogromną. Rybak musiał być lojalny przed nim, przed wojną, w jej trakcie, jak i po niej. Gdyby tak nie było, podzieliłby los zaginionego Włodzimierza Zagórskiego. To słowo warto wpisać w cudzysłów. Piłsudski brał pieniądze od wywiadu, współpracował z nimi i był ich donosicielem, to prawda, lecz nie był byle pierwszym lepszym chłopcem do bicia, z którego człowiek podszywający się za Rybaka próbował go zrobić. Piłsudski nie był człowiekiem skorym do chylenia czoła przed kimś. Jego buta i arogancja nie pozwoliłyby mu na to. Lub takie zachowania postanowiłby utajnić, tak jak kwestię rozmów z Japończykami przed Dmowskim. Popatrzmy też na to, że jak pisał autor Lodowej Ściany, wiele dokumentów zostało spalonych, w tem i pewnie dokumenty Piłsudskiego, gdyż stanowił niebagatelną rolę w wywiadzie wojskowym. Choć dowódca z niego byłby tragiczny, co pokazała dobitnie wojna polsko-bolszewicka i celowe pomijanie meldunków i defetyzm wojskowy. Konkluzja nasuwa mi się jedna. Rybak nie tylko był sanacyjnym wojskowym, ale i z pełną świadomością Piłsudskiego krył. Ludzie, którzy w Krakowie wiedzieli o tym, co i gdzie zrobił Piłsudski i nie tylko, ponieśli za to największą cenę. Wyodrębnianie zarobków przez agenta w książce Rybaka jest czymś, co ma nam przyćmić oczy i ukierunkować nas tylko i wyłącznie na to, że pobierał pieniądze od wywiadu austro-węgierskiego, pomijając jednak fakt tego, iż Piłsudski nie był żadnym twórcą legionów i nawet nie przewodził pierwszą brygadą, bo legiony wytworzyły od samego początku Austro-Węgry i traktowały pierwszą brygadę jako przyszłą grupę odpowiedzialną za wszczęcie powstania w Kielcach. Generał Józef Rybak zmarł w Krakowie w 1953 roku. Rok później ukazała się książka Pamiętniki generała Rybaka. Jak dowiódł profesor Piotr Stawecki, porównując tekst publikacji ze zeznaniami Rybaka, który był na krótko aresztowany przez władze komunistyczne, dokonano fałszerstwa. Jego celem było przedstawienie w jak najgorszym świetle Józefa Piłsudskiego i jego kontaktu z wywiadem austriackim, sprowadzenie komendanta do roli pospolitego agenta służącego państwu zaborczemu. Rzekome pamiętniki generała Rybaka były zwykłym paszkwilem. Odpowiednie akapity i sformułowania wprowadził dziennikarz Arnold Mostowicz, który na polecenie Jakuba Bermana, członka najwyższych władz komunistycznej Polski, spisywał wspomnienia generała, usuwając z nich przy okazji to, co nie pasowało do założonej tezy.
Z publikacją spreparowanych pamiętników generała Rybaka poczekano do jego śmierci. Można się w tym lekko zgubić, prawda? Jak udowodniłem to na początku filmu, Piłsudski współpracował od samego początku swojej szkodliwej działalności z koszernymi wywrotowcami, a po wojnie, która była winą tych owych koszernych środowisk i upolitycznionej armii mafii faraona Piłsudskiego, środowisko koszernych komunistów miałoby nagle krytykować swego niedawnego wodza? Jakub Berman, człowiek powiązany z aparatem represji PRL, był przecież tego samego pochodzenia co koledzy Piłsudskiego z czasów rozbiorowych, jak i pomajowych. Z tą sprawą jest podobnie jak z księgą mędrców Syjonu. Na pozór wydaje się, że ową książkę napisali owi syjoniści, jednakże było to zmyłką. Szwindel polegał na tym, że nie napisali tego sami syjoniści, a ich właściciele spod maksymy Novus Ordo Seclorum, tłumaczonej na polski jako Nowy Porządek Wieków. Tak samo te same stowarzyszenia o charakterystyce tajnej prowadziły grę pozorów. Pozorowały swoich przeciwników w Polsce przedwojennej, jak i powojennej. Komuniści, jak wiadomo, zawsze stali ideowo po stronie globalnego systemu opresji społecznej i to właśnie może w oczach zwykłego Polaka wytworzyć zasłonę dymną. Owa zasłona ma ukrystalizować przeświadczenie o wielkości zbrodniarza Piłsudskiego, gdyż skoro komuniści go nienawidzieli, to musiał być dobry, prawda? Wystarczy podać dowód na zdradę Polski przez jego jednego z najbardziej zaufanych ludzi i jego córkę. Leon Wasilewski i jego córka Wanda Wasilewska to dwa przykłady zdrady Polski ku chwale rewolucji. Wasilewski był topowym człowiekiem Piłsudskiego, a jego córka topową komunistką, która zasilała szeregi PKWN i uznawała się za obywatelkę sowiecką, a nie Polkę. Wasilewska służyła komunizmowi i Stalinowi, Wasilewski zaś mafii Piłsudskiego. Z jednej i drugiej strony mamy, jak widać, dwa przykłady generalissimusów, którzy rozprawiali się ze swoją opozycją w sposób krwawy. W taki oto sposób komuniści wykrystalizowali krytykę Piłsudskiego, wybudowali mu większy monument, niżeli cała agentura sanacyjna w czasie międzywojennym. Wystarczy tylko wspomnieć, że ustawa o nietykalności Piłsudskiego była aktualna pomimo nielegalności rządu sanacji do lat 60., a więc czasu PRL. W taki oto sposób wspomnienia Rybaka napisane ręką koszerniactwa spowodowały celowy przeciwny skutek. Kończąc kwestię wspomnień Rybaka, mogę powiedzieć wprost, że generał Rybak musiał mieć świetną pamięć, skoro pamiętał godziny spotkań i nawet to, jak był ktoś ubrany. Od 1912 do 1952 minęło 40 lat i mało prawdopodobne jest to, żeby takie smaczki nie były dopiskiem literackim ubarwiającym cały opis. Jednakże co do dat i sytuacji politycznej muszę przyznać, iż wszystko się pokrywa. Jednakże czytając wspomnienia, czuć ingerowanie we wspomnienia tak niechlujnie, iż jeżeli czytamy te 60 stron jednym wdechem, to widzimy te nieścisłości. Niewidzialna ręka Bermana pisze o tym, iż Piłsudski, na marginesie człowiek z niepohamowaną wręcz rządzą władzy, despotycznym pragnieniem trzymania wszystkiego za twarz, sam nie potrafił podjąć decyzji o danej sytuacji? Cytując Rybaka, wezwałem do siebie Piłsudskiego, w rozmowie, jaką z nim przeprowadziłem, wyjaśniłem mu, że to wszystko, co kiedyś było jedynie w sferze planowania, należało teraz wprowadzić w życie. Przypomniałem mu o swoim planie minimum i zapytałem, jakiej pomocy pragnie na wypadek ogłoszenia wzmożonej działalności wywiadu, gdy trzeba będzie plan mój realizować. Po chwili namysłu Piłsudski z ciężkim westchnieniem oświadczył mi, że w tak ważnej sprawie sam na własną rękę decyzji podejmować nie może. Trzeba, powiedział, postawić tę sprawę na CKR i przedyskutować. Obiecał przy tym, że za kilka dni przyjdzie z kimś bardzo kompetentnym na konferencję i we dwójkę dadzą mi odpowiedź. Istotnie, po kilku dniach zjawił się Piłsudski w towarzystwie jakiegoś bardzo eleganckiego i bardzo brodatego pana, którego mi przedstawił jako towarzysza J.K. Narkiewicza. Piłsudski nie poprzestawał jednak na samym wymienieniu mi nazwiska mego gościa. Chcąc mi zaimponować, dodał, że towarzysz J.K. Narkiewicz stale mieszka w Wiedniu i utrzymuje kontakt z polskim klubem poselskim, że w jego mieszkaniu spotykają się często posłowie, oficerowie sztabu generalnego, przywódcy PPS i PPSD itd. Chciał mi dać do zrozumienia, że mój nowy gość jest to ktoś, z kim należy się liczyć. Zapomniał, że już mi o tych sprawach mówił w czasie swojej pierwszej wizyty. Na marginesie chciałbym wyjaśnić, gdyż być może nie wyniknie to tak dokładnie z tych pamiętników, że bardzo chętnie Piłsudski stosował metodę blufu, blagi lub zastraszenia. Tak było, kiedy przedstawił Prystora czy J.K. Narkiewicza i tak dalej. Podobnych przykładów późniejszej działalności Piłsudskiego można by przytoczyć wiele.
Niewzruszony bynajmniej tą rekomendacją, zaprosiłem obu gości, by usiedli i zapoznałem ich w miarę możliwości oczywiście z najważniejszymi zagadnieniami aktualnej polityki wywiadowczej, które już stoją i lada chwila mogą stanąć przed nami, szczególnie w związku z koniecznością rychłej być może realizacji mego planu. Na zakończenie zapytałem Piłsudskiego i Jotkę, czego im potrzeba, aby byli w pełni, o ile zajdzie konieczność przygotowania do działania. Jotko nie namyślając się za wiele wypalił. Potrzeba nam 100 tysięcy koron. Gdy Piłsudski, który mojej całej przemowie przysłuchiwał się z uwagą, usłyszał tą odpowiedź, skoczył na równe nogi. Wykluczone, zawołał. Wykluczone! 100 tysięcy koron nic nie znaczy w naszej sytuacji. Mnie są przede wszystkim potrzebne specjalne prerogatywy. Prerogatywy w pełni zagwarantowane umową z austriackim sztabem generalnym. Przeczytałem kilka książek, wiele opracowań i artykułów odnośnie tego człowieka i mogę wysądować jego portret psychologiczny. By najlepiej zaobrazować sadyzm wewnętrzny Piłsudskiego i jego niepohamowaną żądzę władzy, wystarczy wspomnieć tylko ilu ludzi zostało zamordowanych, napadniętych, pobitych i zmaltretowanych. Kiedy rządziła legionowa mafia, policja i bojówki PPS robiły co tylko chciały. Tuszowane napady towarzysza Łokietka, bicie do nieprzytomności starszych Bogu Ducha winnych ludzi także uchodziło oprawcom płazem. Mordowanie i zlecenie zabójstw, wszystko szło na konto nieznanych sprawców. Przeniesienie bestii w ludzkim ciele kostki Biernackiego do Berezy Kartuskiej i znęcanie się przez niego nad osadzonymi także nie było problemem. Za wszystkim przecież stał tylko jeden belwederski dyktator, który jak mógł, to nie liczył się z nikim i niczym, a od jego decyzji, tak jak na arenie starożytnego Rzymu, zależało czyjeś życie bądź śmierć. Taki człowiek, który nie liczył się z nikim i niczym, nie potrafił samemu podjąć decyzji, by później przy swoim agencie prowadzącym wykłócać się ze swoim podwładnym? Istny absurd. Sama niewidzialna ręka pisząca za Rybaka przeczy tym słowom na początku książki. W cytacie, który udostępniłem, Piłsudski domaga się od swojego agenta prowadzącego prerogatyw i umowy z CIK. Wystarczy tylko zacytować tą samą książkę, by odnieść wrażenia, że owe prerogatywy miał. Rybak opowiada dwa rozdziały wcześniej o swoim pierwszym spotkaniu z Stefanem II, czyli Piłsudskim. Kiedy mój gość roztoczył już obraz swojej potęgi, zaznaczył, że o naszej współpracy nic mi na razie powiedzieć nie może, gdyż musi jeszcze całą tą sprawę dokładnie przemyśleć i opracować. Podobnie jak Sławek, nowy znajomy, a raczej nieznajomy, mówił szybko. Moja zaś rola w rozmowie ograniczyła się do zdawkowych, tak jest, owszem, i tak dalej. Podczas całej rozmowy używał języka piaskarzy warszawskich, z którym jakoś zupełnie nie harmonizowały jego ręce, ani w ogóle całe zachowanie. Doszedłem do wniosku, że pragnie ukryć swoje prawdziwe pochodzenie. Kiedy zeszliśmy na ten temat dalszej współpracy, ostro skrytykował moje mieszkanie. Stwierdził, że zupełnie nie nadaje się ono do utrzymania kontaktów z PPS. Mieszkałem wówczas, jak już o tym wspominałem, przy ulicy Zielonej 20, naprzeciwko znanego Tingle Tanglu, teatrzyku Varietés Friedmana. Mieszkanie moje mieściło się w oficynie na drugim piętrze. Aby się do mnie dostać, trzeba było przejść przez podwórko, gdzie nie trudno było dojrzeć każdego wchodzącego. Zdaniem mego gościa, mieszkanie to było bardzo źle wybrane, chociaż muszę przyznać, że wybrałem je celowo, właśnie ze względu na teatrzyk. Wydawało mi się, że w domu zamieszkałem prawie wyłącznie przez aktorów, nikt nie zwrócił uwagi na ludzi odwiedzających mnie. Wreszcie na zakończenie tej dziwnej, jednostronnej prowadzonej rozmowy, Stefan numer 2 zawiadomił mnie, że wyjeżdża teraz do Lwowa w sprawach Związku Walki Czynnej i dłuższy czas nie będzie go w Krakowie, ale że do mojej dyspozycji stoi zawsze Sławek. Następnie pożegnawszy się, wyszedł szybkim krokiem. Zanim opiszę dalsze perypetie swoich pierwszych spotkań ze Stefanami, dodam jeszcze kilka słów o sprawie mieszkania. Upłynęło może 10 dni, gdy nagle ni stąd, ni zowąd wzywa mnie do siebie szef sztabu korpusu. Już nie Gabriel, który zdążył w tym czasie odejść, ale pułkownik Kochanowski i każe mi wezwać do Krakowa mego ojca. Byłem tym, rozumie się, zaskoczony, ale nie pytając o nic wezwałem ojca do Krakowa. Ojciec po rozmowie z szefem sztabu mówiąc ze mną o różnych sprawach, zauważył jakby mimochodem, że mam zupełnie nieodpowiednie mieszkanie, tym bardziej, że mieści się ono naprzeciwko Varietés i że chciałby, abym przeniósł się do innej dzielnicy Krakowa, przy czym dodał, że ma dla mnie odpowiednie mieszkanie przy ulicy Groble 12, w domu urzędnika prokuratorii generalnej Larda Mera. Widzisz tą niespójność? Na stronie 10 i 11 opisuje swoje pierwsze spotkanie ze Stefanem II, czyli towarzyszem Ziukiem, który poprzez swoje kontakty wywiera wpływ na przełożonych Rybaka, aby ten zmienił mieszkanie. Tymczasem raptem 4 lata później ma się od Rybaka domagać kontaktu do CIK w sprawie prerogatyw? Jest to jeden z wielu aspektów machlojek komunistycznych łap. Z tego też powodu całą książkę zdyskredytowała sanacyjna mafia londyńska.
Dostali oni tak wiele kłamstw i półprawd, iż tylko głupiec by z tego nie skorzystał. Dodać też należy, że Piłsudski nie był rozmowny na pierwszym spotkaniu z Rybakiem i poprzez nacisk Rybaka dopiero miał się zdekonspirować, mówiąc, jak się nazywa, a już kilka rozdziałów dalej Rybak pisze o tym, jak Piłsudski powiedział mu to i owo. W opinii czytelnika może to znaczyć, że wysprzęglił mu się z wszystkiego na pierwszej rozmowie, co nie było prawdą. Jednakże kwestia wspomnień może zejść na dalszy plan, gdyż w latach 60. wydano akta, które PWN udało się pozbierać z austriackich not. Na książkę, jak to zwykle bywa, trafiłem szukając publikacji i opracowań, które utwardziłyby mnie w przekonaniu, że współpraca z wywiadem miała większe znaczenie niż powszechnie nam mówią. W aktach czytamy: 10 października 1906 roku. Wiedeń. Raport szefa sztabu 10 Korpusu w Przemyślu pułkownika Franza Kanika dla szefa sztabu generalnego w Wiedniu generała Friedricha von Becka. Jako zwierzchnik ośrodka wywiadowczego 10 Korpusu nawiązałem 29 września bieżącego roku kontakt z dwoma panami, którzy przedstawili się jako członkowie Wydziału Polskiej Partii Socjalistycznej i zaofiarowali nam usługi wywiadowcze wszelkiego rodzaju przeciwko Rosji, w zamian za pewne wzajemne usługi z naszej strony. Te wzajemne usługi są pomyślane jako poparcie walki przeciwko rządowi rosyjskiemu w sposób następujący. Ułatwienie nabywania broni. Tolerowanie tajnych składów broni i agentów partyjnych w Galicji. Niestosowanie represji wobec rezerwistów austriackich, którzy braliby udział w walce przeciwko Rosji i wobec rewolucjonistów w przypadku ewentualnej interwencji naszej monarchii. Aby się możliwie dużo dowiedzieć, wysłuchałem obu panów aż do końca, nie wypowiadając jednego mego zdania. Partia dysponuje podobno w kongresówce 70 tysiącami uzbrojonych ludzi, a w razie otwartej walki potrafi wystawić do 200 tysięcy. Do partii należą przeważnie socjaldemokraci, ale w razie wybuchu rewolucji liczą oni na to, że uda im się z pewnością porwać za sobą wszystkie elementy polskie. Z innymi partiami rewolucyjnymi PPS pozostaje w stosunkach o tyle, że dokonują one wzajemnej wymiany informacji. Jednakże partia jest wrogo usposobiona wobec wszelkiego terroru indywidualnego. Nazwiska wspomnianych na wstępie panów brzmią: dr Witold Jotko, podobno bogaty, z Królestwa Polskiego, zamieszkały stałe w Londynie. Józef Piłsudski, z Litwy, podobno kieruje organizacją bojową. Poza tym obecni przy tej rozmowie: Józef Weissner, poseł do Rady Państwa, fabrykant z Sassowa, pod Złoczowem, który wydaje się reprezentować interesy partii na terenie naszej monarchii, przeważnie za pomocą artykułów i wiadomości prasowych. Nadkomisarz Straży Skarbowej Józef Czarnecki, C i K, porucznik rezerwy, przydzielony do ośrodka wywiadowczego w Lwowie, jako pośredniczący w tej rozmowie, oraz obydwaj oficerowie oddziału wywiadowczego. Do wydziału partii należy również niejaki Malinowski. Członkowie wydziału nie mają prawdopodobnie stałego miejsca zamieszkania. Przypuszczam, że w Galicji istnieją już składy broni i czynni tam są agenci partii. Pułkownik Kanik. Piłsudski z Jutko Narkiewiczem próbowali nawinąć makaron na uszy austriackim wywiadowczym, gdyż kłamali bezczelnie, iż mają 70 tysięcy ludzi gotowych na już do akcji i mają tak wielkie poparcie w kongresówce, iż są w stanie wystawić na powstanie 200 tysięcy ludzi, co było oczywiście kłamstwem, gdyż jeżeli mieliby za sobą tak wielu ludzi, to nie mieliby problemu z wyprawą do Tokio, a jak podałem, to Piłsudski do Tokio od razu nie popłynął, gdyż nie miał pieniędzy, co dopiero mówić o 70 tysiącach uzbrojonych ludzi i możliwości wystawienia 200 tysięcy pod broń. Zastanawiające jest też, jak Piłsudski z Jotką Narkiewiczem pozyskali kontakt do wywiadu austro-węgierskiego. Wszyscy patrzą na ich próbę wejścia, nie za namową Austriaków na początku, wywiadowcze działania, ale nikt nie zwraca uwagi na to, jakim cudem Jotko Narkiewicz i Piłsudski do tego wywiadu dotarli. Austro-Węgry od 1908 roku upadały, aneksja Bośni i Hercegowiny była dla nich zabójcza, a skala różnic etnicznych sądowała tylko nad tym, że Austro-Węgry nie dłużej niż do 20 lat rozlecą się w tyglu etnicznym. Na początku XX wieku Austria więc nie była żadnym mocarstwem, a kolosem na glinianych nogach. Jej protektorem stało się Cesarstwo Niemieckie. Idąc więc tym tropem, przeczytajmy następne pismo z dnia 15 października 1906 roku. Ambasador rosyjski Lew Urusow pisał do hrabiego Gołuczowskiego o PPS. Według informacji uzyskanych świeżo przez cesarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdza się wiadomość o istnieniu w Krakowie szkoły dla bojowców PPS, przygotowującej ich do działań terrorystycznych. Jak wynika z doniesień, szkołę ukończyło już 50 osób, które miały powrócić w granice cesarstwa celem kierowania miejscowymi bandami terrorystycznymi w charakterze instruktorów. Byłoby rzeczą najwyższej wagi wykryć tę organizację rewolucyjną i położyć kres jej przestępczej działalności. Austriacy w tym czasie nie weszli według dokumentów w relację o charakterze wywiadowczym z Józefem Piłsudskim i frakcją rewolucyjną PPS.
Nasuwa się więc pytanie, jak to jest możliwe, że na terenie kongresówki i zaboru austriackiego w tym czasie prowadzono bliżej nieokreślone wykłady o charakterze rewolucyjnym. Matką szkoły bojowniczej była organizacja bojowa w skrócie OB. OB była organizacją podległą PPS frakcji rewolucyjnej i odpowiedzialna była za napady, wywłaszczenie i zabójstwa. Według Wikipedii OB wspierała akcję na Placu Grzybowskim w postaci Stefana Okrzei. W OB nie byli tylko Polacy, a i ludzie wyznania mojżeszowego, tacy jak Baruch Szulman, Adam Szynkman, Mojżesz Urbach i Sonia Mendelssohn. Uczestniczyli oni w zamachach terrorystycznych i zabójstwach. Głową tej piątki był Adam Szynkman, współpracujący z socjaldemokracją Polski i Litwy, najbardziej komunistycznej organizacji tamtych czasów w Polsce, przed wstąpieniem do PPS frakcji rewolucyjnej, którym jednym z założycieli był Marchlewski, komunista tak bardzo hołbiony przez opresyjnych namiestników PRL-owskich. Organizacja bojowa zdobywała pieniądze poprzez rabunki na fabrykantach, dzisiejszych przedsiębiorcach oraz sianiu terroru i dezorganizacji w Królestwie Polskim. To organizacja bojowa jest odpowiedzialna za podniesienie represji i falę strachu, jaki był w Polsce. Załóżmy nawet, że gdyby nie byliby agentami angielskimi, niemieckimi, austriackimi i mieli faktycznie Polskę w sercu, to czy ich działania były dla narodu polskiego dobre? Każdy patriota zawsze powinien stawiać ponad siebie i swoją ideę, bezpieczeństwo swego narodu i nie szastać jego życiem na lewo i prawo. Działania o charakterze terrorystycznym zawsze były, są i będą działaniami, które owocują represjami, zazwyczaj na niewinnej ludności cywilnej. Zabójstwo człowieka to ostateczność, a jeżeli już PPS musiał to robić, to mógł takie działania kierunkować w stronę trucizn. Trucizna dobrze skonstruowana odnosi taki sam efekt jak zastrzelenie człowieka, czy przebicie organu wewnętrznego – śmierć. Jedyne co różni truciznę od broni palnej czy zabójstwa w biały dzień jest cisza. Cisza uchroniłaby życie ludności, ukierunkowałaby policję carską w kierunku bliżej nieokreślonej substancji, która mogła być podana nieumyślnie przez kogokolwiek w napoju, pożywieniu itd. Zanim carat by się zorientował w tym, że istnieje jakaś grupa bojowa trująca poprzez swoich agentów rosyjskich urzędników, minęłyby miesiące, a może i lata. Przecież nie każda nagła śmierć musi zostać uznana jako otrucie, prawda? Socjały w przyszłości będą korzystać z tej broni, malując ściany arszenikiem swoim ofiarom politycznym, więc nie ma nawet mowy o tym, aby ten aspekt trucizn nie był im znany. To jest poniekąd odpowiedź nawet dla najbardziej zatwardziałych obrońców tych zwyrodnialców. Gdyby ich celem było uciszenie kogoś, kto Polsce szkodzi, mogli to zrobić po cichu, jednakże logicznie układając wszystko w jedną całość, oni chcieli rozgłosu i opresji, co już nakreśla ich psychologiczny sadyzm. Jeżeli to nie byłoby prawdą, to zreflektowaliby się nad swoim działaniem po masakrze na Placu Grzybowskim. Listownie pisaliby do siebie o wielkiej tragedii, jakiej nie planowali. Tak jednak nie było. Zamordowany kwiat polskiego społeczeństwa nazywali grubą hecą, a Piłsudski wręcz na samą myśl o tych wydarzeniach się podniecał. Jeżeli to nie jest wyrachowana forma psychologicznego sadyzmu, to kwestia chorób psychicznych u seryjnych zabójców nawet nie powinna być brana pod uwagę. Każdy kryminolog lub osoba zajmująca się hobbystycznie kryminalnymi sprawami wie, iż każda forma sadyzmu może być efektem uszczerbku na zdrowiu psychicznym, tworząc w pustym miejscu spaczony wyraz świata i usprawiedliwianie swych wynaturzeń potrzebą ich spełniania, jak uspokajania nałogu. Dlatego też Polacy nie chcieli bratać się z pospolitymi terrorystami, widząc ich poczyniania i przykład 11 zabitych cywili na Placu Grzybowskim. Idąc tym tropem możemy zrozumieć, że faktycznie część pieniędzy była pozyskiwana w krwawy sposób, jakie przytoczyłem wcześniej, lecz wręcz niemożliwym sposobem jest wytworzenie bez ogromnych zasobów takich szkół bojowych. A w samej Warszawie miało być tylko 134 instruktorów, 195 techników i 158 piątek. Łódź i Okręg Łódzki 7 instruktorów, 12 techników, 16 piątek. Gubernia Radomska 46 instruktorów, 72 techników i 60 piątek. Zagłębie Dąbrowskie 53 instruktorów, 78 techników i 50 piątek. Całkiem sporo jak na organizację, której szefostwo nie stać było na wyjazd do Tokio, by pozyskać broń, którą jak widać na statystykach musieli mieć, i pieniądze, bo przecież rabowali złych i okrutnych obszarników oraz prowadzili niejednokrotnie zamachy ukierunkowane w szefostwo policji carskiej, które to doprowadziły do jeszcze większej polaryzacji władz carskich z niczemu niewinną społecznością polską. Gdyby nie informacja, że Japończycy wspierali finansowo i kadrowo szkolenie bojówkarzy, można byłoby się zakłopotać w tym, skąd posiadali oni takie pieniądze na taką formę działalności. Kwestia działalności wywiadowczej Piłsudskiego w przedwojennej Polsce była tematem tabu, gdyż Piłsudczycy mścili się na tych, co posiadali wiedzę na temat agenturalności Piłsudskiego. Sam Piłsudski miał w jednym z listów o swojej agenturze kłamliwie pisać.
W oczekiwaniu wojny, zastanawiając się nad położeniem Polski, która stać się miała teatrem wojny i której synowie stanąć by musieli z bronią w ręku do bratobójczej walki, przyszedłem do przekonania, że interesy mojej ojczyzny wymagają czynnego wystąpienia po stronie mocarstw centralnych w ich wojnie z Rosją. Wobec tego, gdy mi zaproponowano, wszedłem w stosunki ze sztabem cesarskiej i królewskiej armii Austro-Węgier. W stosunkach tych trzymałem się następujących wytycznych: żadnej pieniężnej zależności, po drugie, żadnych umów politycznych. Jego usprawiedliwienia są nad wyraz pisane grubymi nićmi, które obalone zostały przez ocalałą część dokumentów Hakasztela. W owych dokumentach wprost pisane jest, że już w 1906 roku ze strony PPS wypłynęła prośba o współpracę. Ten dokument został już przedstawiony, dlatego pora obalić kolejną resztę mitów tego kłamczucha. Franz Konrad do Ministerstwa Wojny w Wiedniu. 23 listopada 1907. Nawiązując do raportu K nr 1446 z 11 października 1906 roku, melduję, że wspomniany tam Weiser, który nie jest posłem do Rady Państwa, zwrócił się kilka dni temu do znanego mu od dawna kapitana sztabu generalnego Jana Nowaka, przydzielonego do biura ewidencyjnego, aby ten uniemożliwił mu spotkanie z miarodajną osobistością wojskową, którą chciałby poinformować o celach i obecnym stanie organizacji partii. Podaję niniejsze do wiadomości dlatego, że jak widać z prac nr 7995 z 1907 roku, do celów Polskiej Partii Socjalistycznej należy najprawdopodobniej również antymilitaryzm, który choć przede wszystkim zwrócony przeciwko Rosji, mógłby rozszerzyć również na nasze terytorium, jak również dlatego, że nie jest wykluczone, iż Weiser zwróci się w najbliższym czasie ze swą prośbą do organów Ministerstwa Wojny. 14 października 1908 roku, Lwów. Polska Partia Socjalistyczna. Wciągnąć do służby wywiadowczej. Byłoby dobrze wejść w kontakt tylko z jedną kierowniczą osobistością. 26 stycznia 1909 roku. Lwów. Sztab 11 Korpusu Biura Ewidencyjnego w Wiedniu pisał: Polska Partia Socjalno-Rewolucyjna. Początkowo zamierzano wykorzystać tylko w razie wojny obronnej. W razie potrzeby wykorzystać także w wojnie ofensywnej. Sprawy nabierały zawrotnego tempa. Dzień później potajemnie wydano telegram o następującej treści: Polski Związek Socjalno-Rewolucyjny, zgoda na podróż w ścisłej tajemnicy, pismo w drodze, spotkanie 10 w Wiedniu. 8 czerwca 1909 roku, Lwów. Biuro Ewidencyjne Sztabu 11 Korpusu. Sławek, członek R i konfident Sztabu 1 Korpusu w Krakowie, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Prośba o spowodowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości bezwarunkowego zwolnienia Sławka, ponieważ aresztowanie nastąpiło omyłkowo. 8 czerwca 1909 roku, Kraków. Zapis w dzienniku badawczym Biura Ewidencyjnego raportu Sztabu 1 Korpusu. Sławek Jan Walery, aresztowany w Krakowie pod zarzutem szpiegostwa, przekazany Sądowi Krajowemu, jest konfidentem Kasztele Lwów. 14 czerwiec 1909, Kraków. Raport Sztabu 1 Korpusu o konfidencie Sławku. Sławek Jan Walery, opinia dowództwa 1 Korpusu dla prokuratury w Krakowie. Materiały znalezione u Sławka odciążają go całkowicie od podejrzenia o szpiegostwo. 15 czerwiec 1909 roku, Wiedeń. Sławek Walery, szpiegostwo. Wyciąg z akt CK Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca roku bieżącego, L17-143. Zawiera sprawozdanie prokuratury krakowskiej o wpłynięciu sprawy karnej przeciwko Waleremu Sławkowi o zbrodni szpiegostwa. Sławek, poddany rosyjski i członek Socjalistycznej Partii Rewolucyjnej w Królestwie Polskim, został aresztowany w miejscu obecnego pobytu w Krakowie, ponieważ nazwisko jego figurowało w zapiskach skazanego w swoim czasie za zbrodnię szpiegostwa Jana Knisza i ponieważ sztab 1 Korpusu uważał go za podejrzanego o szpiegostwo. Przeprowadzona w mieszkaniu Sławka rewizja ujawniła książki o taktyce wojskowej, materiały wybuchowe, broń i mapy wojskowe. Druki te jednak dotyczyć mają raczej armii rosyjskiej. 16 czerwca 1909 roku, Kraków, 1 Korpus. Sławek Jan Walery, dnia 15 czerwca 1909 roku wypuszczony na wolną stopę. Wniosek do namiestnictwa o zaniechanie wysiedlenia z kraju. Warto przytoczyć pokrótce, kim był Walery Sławek. Walery Sławek był prywatnym przyjacielem Piłsudskiego, od 1921 roku oficjalnie masonem polskim, choć podejrzewa się go o wcześniejsze powiązania z masonerią zagraniczną. Jeden z współtwórców organizacji Związku Paneuropejskiego. Czym był owy Związek Paneuropejski? Organizacja Paneuropejska była protoplastą obecnej Unii Europejskiej. Już 100 lat temu wiedziano, jaki twór należy wprowadzić, by narody Europy spacyfikować. Sławek był jedną z tych osób, które po cichu lobbowały ten temat w Polsce. Formalna przynależność Sławka do masonerii rozpoczęła się w latach 1920-1923.
Kiedy wielkim mistrzem był Rafał Radziwiłłowicz, szwagier Żeromskiego, przyjął on wtedy do masonerii najwięcej piłsudczykowskich legionistów. Sławek należał do jednej z lóż warszawskiej Loży Narodowej Polski. Jego inicjacje wolnomularskie musiały być znacznie wcześniej niż formalne. Sławek miał być także odpowiedzialny za kontakty z masonerią oraz pod koniec istnienia masońskiego tworu zwanego sanacją miał tuszować i zacierać ślady prowadzące wprost do masonerii. Zawsze wspierał Piłsudskiego. To on jest odpowiedzialny za stworzenie PBWR, które w teorii po przewrocie majowym i fałszerstwach wyborczych pełniło władzę, a prawdą było to, że PBWR było niczym innym jak wydmuszką, którą sterował Piłsudski. Sławek także był człowiekiem tajnego konwentu A, skrytej organizacji oficerskiej wspierającej po cichu plany Piłsudskiego, bezpardonowy członek mafii legionowej. 22 maja 1910 roku. Pismo konsula Austro-Węgier w Kijowie Ryszarda Meszele do Ministerstwa Spraw Zagranicznych hrabiego Aloja. Tutejszy publicysta Asa Wienko, od wielu lat zasilający organ tutejszej partii prawicowych półrządowych Kielianina, artykułami wrogimi wobec Austro-Węgier wystąpił kilka dni temu z rewelacjami o rzekomym powiązaniu rządu austriackiego z Polską Partią Socjalistyczną, opatrzonymi, jak twierdzi, na wiarygodnych dokumentach znajdujących się w rękach autora. Wobec tego, że Asa Wienko w swym potrójnym charakterze, jako jeden z przywódców tutejszej partii narodowo-rosyjskiej, jako członek Słoweńskiego Towarzystwa Dobroczynności, jako prezes otwartej tu niedawno filii petersburskiego Galicyjsko-Rosyjskiego Towarzystwa Popierania Ludności Rosyjskiej w Galicji, ma licznych zwolenników politycznych w kołach wojskowych i cywilnych, a twierdzenia pana Sawienki wywołały w tutejszych kołach nie lada poruszenie, a częściowo dało im również wiarę, pozwalam sobie najniższej przedstawić waszej ekscelencji tłumaczenie wyjątków odnośnie artykułu godnego uwagi ze względu na perfidną treść. Uwagi. Niedawno w jednym z artykułów wspomniałem na marginesie, że polskie duchowieństwo i inni polscy działacze ponownie zaczęli rozpowszechniać święte obrazki z wizerunkiem Matki Boskiej i Częstochowskiej, opatrzone różnymi patriotycznymi napisami, godłem państwa polskiego na odwrocie oraz sztandarami z lat 1830 i 1863. Świadczy to, że Polacy działają i nie tracą nadziei. Różny można mieć stosunek do dążeń Polaków, którzy chcą odbudować niepodległą Polskę. Są nader wybitni działacze z obozu rosyjskiej prawicy, którzy trzeci rozbiór Polski uważają za wielki historyczny błąd i którzy odpowiadają się za wskrzeszeniem Polski, rozumiejąc doskonale, że 30-milionowy naród polski, mający wspaniałą historię, własną sztukę i literaturę, silne poczucie świadomości narodowej, nie może być wykreślony z rodziny narodów i ma prawo do niepodległego bytu. Z drugiej strony rosyjscy nacjonaliści, biorąc za podstawę swych przekonań politycznych ochronę narodowych zasad życia narodu i społeczeństwa, potrafią zrozumieć i uszanować nastroje i dążenia narodowe innych narodowości, jeśli oczywiście nie sięgają one w dziedzinę bezpośrednich praw narodu rosyjskiego. Niestety o Polakach w żaden sposób powiedzieć tego nie można. Co innego, kiedy Polacy dążą do odrodzonego państwa polskiego w granicach obszarów etnograficznych, co innego zaś, kiedy ulegają niepohamowanemu pragnieniu odbudowania Polski od morza do morza, to znaczy w granicach obejmujących rozległe, odwieczne rosyjskie ziemie. Rosyjski nacjonalizm nie atakuje polskiego, lecz broni się tylko przed wojującym nacjonalizmem polskim. I w tej obronie nacjonalizm rosyjski powinien być bardzo czujny. Szowiniści polscy z uporem i zaciekłością uważają rosyjskie ziemie zachodnie za polskie. Cała ich działalność jawna i ukryta, mająca na celu odbudowę ojczyzny, w takim samym stopniu rozciąga się na kraj nadwiślański, jak i na ziemię zachodniej Rosji. Święte obrazki, o których wspomniałem, rozpowszechnione są zarówno tam, jak i tu. Rozpowszechnia się również coś innego. Przysłano mi pewne interesujące dokumenty dotyczące polskiego ruchu rewolucyjnego, obecnie gdy w Dumie Państwowej omawiana jest sprawa wprowadzenia w kraju zachodnim wybieranych samorządów, a niektóre pięknoduchy wśród Rosjan, a nawet wśród rosyjskich nacjonalistów uważają, że krajowi zachodniemu nie grozi żadne niebezpieczeństwo polskie. Byłoby bardzo na czasie zaznajomić się z treścią niektórych z tych dokumentów. Mam przed sobą ogólny przegląd polskiego ruchu rewolucyjnego za ostatni okres. Wszystkie istniejące partie polityczne przyjęły za podstawą swego programu niepodległość państwa polskiego, ale każda z nich wypracowała na podstawie, że tak powiem, własnych doświadczeń, swoje specjalne metody walki, o użycze w istnienie postulatów programowych i swoją specjalną taktykę. Oto co powiada ten dokument, a oto co on mówi dalej. Najsilniejszy i najgłębszy wpływ na życie polskiej ludności kraju nadwiślańskiego wywiera Polska Partia Socjalistyczna. W domyśle chodziło o akcje terrorystyczne, bo popularnościowo PPS nie znaczył nic w kongresówce. Utrzymanie propagandzistów,
i znacznej liczby członków rozmaitych komitetów partyjnych wymagało powyższych nakładów pieniężnych, których, jak się rychło okazało, nie można pokryć ze składek partyjnych. I partia rzuciła hasło ekspropriacji pieniędzy państwowych. Dyrektywy Komitetu Centralnego Partii w tej sprawie spotkały się z żywym oddźwiękiem w terenie i organizowanie oddziałów bojowych poszło bardzo sprawnie. Jednocześnie Polska Partia Socjalistyczna rozpoczęła energiczną walkę z policją, żandarmerią i administracją. Już w początkach 1906 roku partia miała armię wypróbowanych bojowców i wobec tego wyłoniła się potrzeba stworzenia kadry doświadczonych instruktorów, dowódców i centralnego ośrodka bojowego. Wówczas to właśnie powołane zostały w kraju i za granicą szkoły instruktorów i wkrótce na czele armii bojowców stanął sztab 5, w którego skład weszły osoby obdarzone nieprzeciętną energią i talentami organizatorskimi. Sztab 5 poświęcił wiele uwagi zaznajomieniu bojowców z metodami wywiadu terenowego, zabezpieczenia dróg odwrotu, z dyslokacją wojsk, robotami minerskimi itd. Wszystkie te przedmioty włączone zostały do programu wymienionych wyżej szkół instruktorów. Już pierwsze kursy tych szkół dostarczyły partii wielu bojowców. Pod ich wodzą dokonane zostały najzuchwalsze, najlepiej obmyślane i prawie całkowicie bezkarne napady rabunkowe i zamachy na życie osób przeszkadzających działalności partii. Jednocześnie wydawnictwo partyjne rozchodzące się w ogromnej liczbie egzemplarzy zarówno w kraju, jak i Galicji wychwalały bohaterstwo oddziałów bojowych, opisywały szczegółowo planowość ich działań, dyscyplinę i operatywność. Przepowiadały stworzenie w niedalekiej przyszłości groźnej armii rewolucyjnej, która będzie już w stanie przeciwstawić się własnymi siłami siłom armii rosyjskiej rozlokowanej w kraju. Kilka udanych napadów rabunkowych oddało w ręce sztabu 5 pokaźne sumy pieniężne, które obrócono w zakup znacznej ilości broni najnowszego typu i na wyposażenie laboratorium materiałów wybuchowych. Ale w miarę rozwoju działalności PPS wzmogły również tą działalność odpowiednie organa władzy. Nieustanna, wytrwała i planowa praca rządu w ciągu 2 lat zmusiła Polską Partię Socjalistyczną do przeniesienia swych ośrodków kierowniczych za granicę. Razem z nimi emigrowała również znaczna liczba bojowców. Ta masa emigrantów politycznych, która początkowo rozjechała się po całej Europie, mówi znajdujący się w moim posiadaniu poważny dokument, zebrała się wkrótce w Galicji, głównie w Krakowie i we Lwowie, i tam się usadowiwszy ostatecznie wybrała Komitet Centralny Partii i Sztab 5. Stało się to tak dlatego, że na scenę wszedł nowy czytelnik w postaci rządu austriackiego. Jak wiadomo, ten ostatni wszędzie widzi rosyjskich szpiegów i aresztuje w Galicji mnóstwo rusofilów, rzekomo za szpiegostwo. Sam natomiast postawił wywiad wojskowy na wysokim poziomie, przy czym szeroko posługuje się w tej dziedzinie swym bliskim sojuszem z polsko-rewolucyjnymi i mazepińskimi organizacjami. Ale cytuję dalej dokumentalną rewelację. Rząd austriacki, zawsze z dużą uwagą śledzący ruchy społeczne w rosyjskiej części Polski, nie mógł nie zwrócić uwagi na krwawą walkę, jaką polska frakcja socjalistyczna prowadziła z władzami rosyjskimi, to zaś spowodowało decyzję o wykorzystaniu usług jej bojowych oddziałów. Niezależnie od tego, że prawie wszyscy Polacy rewolucjoniści, którzy wyemigrowali z Rosji i osiedlili się w Galicji, znani byli rządowi austriackiemu jako mordercy i grabieżcy, formowały się nowe oddziały dokonujące później napadów na pociągi pocztowe, kas i inne instytucje w kraju nadwiślańskim i Rosji Zachodniej, jak również zuchwałych zamachów na wysoko postawione osobistości, władze austriackie okazywały daleko idącą gościnność wymienionej Polskiej Partii Rewolucyjnej, której członkowie nigdy nie są wydawani w ręce władz rosyjskich. Tam właśnie, w Austrii, odbyły się liczne zjazdy partyjne i konferencje, w których uczestniczyli posłowie do parlamentu austriackiego, Deski i DT. Ci właśnie posłowie stali się łącznikami między Komitetem Centralnym Polskiej Partii Socjalistycznej a rządem austriackim. Sztab Generalny Armii Austriackiej, obserwując aktywną działalność bojową Polskiej Partii Rewolucyjnej, postanowił wykorzystać tę partię w charakterze wywiadu, jak również w charakterze przewodników i partyzantów na wypadek wojny. Za pośrednictwem wspomnianych wyżej posłów Daszyńskiego i Diamanda, rząd austriacki i austriacki sztab generalny weszły w porozumienie z Komitetem Centralnym Polskiej Partii Socjalistycznej na następujących warunkach. Komitet Centralny Partii zobowiązał się, że wszystkie zdobyte informacje o kraju nadwiślańskim i Rosji Zachodniej, mogące interesować biuro wywiadowcze sztabu generalnego, będzie przekazywał temu ostatniemu i że zobowiąże członków partii do prowadzenia intensywnej i systematycznej działalności wywiadowczej w terenie. W charakterze rekompensaty za dostarczenie wymienionych informacji rząd austriacki zobowiązał się, że pozwoli partii istnieć i swobodnie działać na terenach Galicji i że będzie chronił organizacyjnie partię przed agentami rosyjskiego wywiadu. To ostatnie realizowane jest nadal aktywnie przez policję krakowską i lwowską,
która zgodnie ze wskazówkami rządu centralnego aresztuje Rosjan na podstawie donosów członków partii, wysuwając przeciwko nim oskarżenie o szpiegostwo, śledzenie w granicach Austrii Polaka rewolucjonisty, który jest jednocześnie austriackim szpiegiem, oto co w ich oczach uchodzi za szpiegostwo wojenne, niezły dowcip. W ciągu ostatnich lat odbyły się dwa zjazdy delegatów Polskiej Partii Socjalistycznej, rzecz jasna obydwa zjazdy obradowały w Austrii. Z rezolucji uchwalonych przez zjazdy widać, że partia bardzo troszczy się o sumienne wypełnienie zobowiązań zaciągniętych wobec rządu austriackiego. Ostatni zjazd, który odbył się niedawno, przyjął rezolucję, która każdemu członkowi partii poczytuje za obowiązek, aby był dokładnie zorientowany, jeżeli idzie o wojsko rosyjskie, obiekty wojskowe i łączność, które rozlokowane są w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Partia posiada w granicach Austrii dwie szkoły, agitatorów i bojowców. Zgodnie z dyrektywami zjazdów partyjnych, Komitet Centralny Partii włączył do programów obu wymienionych szkół obszerny kurs przedmiotów z zakresu sztuki wojennej, przedmiotów, które mogły służyć jako pomoc przy prowadzeniu działalności wywiadowczej w czasie pokoju, a działań partyzanckich w czasie wojny. Każdy członek partii po ukończeniu kursu jednej spośród dwóch wymienionych szkół mianowany jest dowódcą okręgu, okręgowcem. W zakres jego obowiązków wchodzi prowadzenie bardzo szczegółowo wywiadu i kierowanie działalnością wywiadowczą podległych mu członków partii. Materiały wywiadowcze przekazywane są przez okręgowców Komitetowi Centralnemu Partii, który przekazuje je z kolei Biuru Wywiadowczemu Austriackiego Sztabu Generalnego. W swojej działalności wywiadowczej członkowie partii posługują się instrukcją, jak i regulamin wymienionych wyżej szkół są w moim posiadaniu. Mogę tu jeszcze dodać, że na ostatnim zjeździe Polskiej Partii Socjalistycznej jej frakcja bojowa przemianowała została na Związek Walki Czynnej, przy czym w zasięgu jej działalności znajduje się cały kraj nadwiślański oraz gubernie zachodniorosyjskie. Wniosków żadnych z tego nie wysnuwam. A Sawienko? Skąd Sawienko mógł posiadać takie informacje i dokumenty? Otóż strona rosyjska najprawdopodobniej od 1906 roku wiedziała o tym, że terroryści z PPS i OB po nieudanej rewolucji uciekli na tereny Małopolski nazywanej wtedy Galicją. Mieli w sztabie generalnym swojego agenta Alfreda Redla, który został zdekonspirowany i przejęty przez warszawską ochranę. Dzięki temu przejęciu szefa sztabu wszystkie ważniejsze dokumenty trafiły do carskiej ochrony. Poza sztabem generalnym w domyśle arcytajnej jednostki wywiadowczej i arcyksięcia Ferdynanda nikt nie wiedział o tym, że taka jednostka istnieje, a sztab generalny i późniejsze HK Sztele musiało ukrywać przed własnymi posłami i ministrami fakt budowania swojej siatki informatorów. By móc dalej zagłębiać się w pisma i zrozumieć, że na początku działalności szpiegowskiej działacze PPS byli dla wywiadu konfidentami, należy przytoczyć lodową ścianę. W pracy operacyjnej Biura Ewidencyjnego wyróżniono trzy podstawowe kategorie współpracowników: płatnych informatorów działających za granicą, których określano mianem konfidentów, mężów zaufania, którzy pełnili służbę bez wynagrodzenia, kierując się pobudkami patriotycznymi albo politycznymi, wreszcie wywiadowców, głównie oficerów wywiadu wysłanych przez dowództwo do sąsiednich krajów dla zdobycia konkretnych informacji. Wśród tajnych współpracowników wywiadu zaczęto również rozróżniać zwykłych konfidentów, szpieg opłacany, lecz nie mianowany, oraz agentów wywiadowczych. Z grupy konfidentów wywodziła się nowa, nieliczna jeszcze kategoria współpracowników organu bezpieczeństwa – agent prowokator. Nie muszę chyba mówić, do jakiej z tych grup należał Sławek, skoro wywiad nazywał go konfidentem. 13 maja 1910, Lwów. Pismo namiestnika Galicji hrabiego Michała Bobrzyńskiego do ministra spraw wewnętrznych barona Guido von Hertla. Dowiedziałem się w drodze poufnej, że od ubiegłej zimy czynne są w Polskiej Partii Socjalistycznej kursy szkoleniowe poświęcone teoretycznemu i praktycznemu szkoleniu członków partii w zakresie wiedzy wojskowej. Istniejąca w Warszawie Centralna Szkoła kształci instruktorów, których zadaniem jest organizowanie tzw. sekcyjnych kursów szkoleniowych w różnych miastach prowincjonalnych. Nauka polega na czytaniu specjalnie wydanych broszur na tematy wojskowe oraz na ćwiczeniach praktycznych. Kursy takie istnieją już podobno we Lwowie, Krakowie, Przemyślu, Tarnowie oraz kilku innych galicyjskich miast prowincjonalnych i odbywają się zazwyczaj w godzinach wieczornych w ciągle zmienianych lokalach. Cała organizacja ma wyraźnie na celu szkolenie sił fachowych dla ruchu rewolucyjnego w Królestwie Polskim. Organizacja ta, jak wynika z ściśle poufnych informacji, jest podobno znana CIK, Sztabowi Generalnemu i świadczy mu usługi wywiadowcze. Regulamin omawianych sekcyjnych kursów szkoleniowych zawiera wyraźny przepis, że członkom nie wolno brać udziału w żadnym ruchu politycznym skierowanym przeciwko Austrii, ani należeć do żadnego zrzeszenia politycznego w podobnych celach. Mam zaszczyt przekazać Waszej Ekscelencji powyższą informację, a jednocześnie nie taję, że przedstawiona tu sprawa postawiła mnie w bardzo trudnym i przykrym położeniu,
gdyż tego rodzaju organizacje tajne jak najgorzej wpływają na stosunki polityczne w kraju, a nawet w pewnych okolicznościach mogą nie pozostawać bez ujemnego wpływu na stosunki zewnętrzne monarchii. Proszę zatem o wskazówki, jak mam ustosunkować się do tej organizacji. CIK, namiestnik Bobrzyński. 13 czerwca 1910, pismo ministra spraw zagranicznych hrabrego Aloja do Ministerstwa Wojny w Wiedniu. Ściśle poufne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt przedstawić CIK, Ministerstwu Wojny, odpis wyjątków z kilku artykułów, które niedawno ukazały się w rosyjskim dzienniku półurzędowym, a które wyszły spod pióra publicysty kijowskiego Asawieńki. Artykuły te omawiają rzekome powiązania CK rządu z Polską Partią Rewolucyjną, działającą przeciwko Rosji, i wywołały one niemałe poruszenie w szerokich kołach, a przynajmniej częściowo znalazły wiarę. Przyczyniła się do tego w znacznej mierze osoba autora, który jako przywódca kijowskiej partii narodowo-rosyjskiej, jako członek Słoweńskiego Towarzystwa Dobroczynności i jako prezes niedawno w Kijowie otwartej filii petersburskiego Galicyjsko-Rosyjskiego Towarzystwa Popierania Ludności Rosyjskiej w Galicji, ma licznych zwolenników w kołach wojskowych i cywilnych. Dane, na których opierają się załączone wyjątki, są identyczne z informacjami, które od roku 1906 tutejsza carska ambasada rosyjska wielokrotnie przedstawiała, celem sprawdzenia i spowodowania odpowiednich kroków, przy czym wdrożone wskutek tego dochodzenia urzędowe nigdy nie dostarczyły najmniejszych podstaw do potwierdzenia prawdziwości rosyjskiego materiału informacyjnego. Niewykluczone, skoro strona rosyjska tak uporczywie podtrzymuje te informacje, że część podejrzanych o szpiegostwo osobników przebywających z Rosji do Galicji ma na celu uzyskanie bliższych dowodów rzekomego istnienia w Krakowie i Lwowie szkół anarchistów i pobłażliwości CK lub CIK władz wojskowych. CIK Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznacza, że analogowe pismo skierowane zostało m.in. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i pozwala sobie wyrazić nadzieję, że wszelkie spostrzeżenia związane z treścią tego artykułu zostaną niezwłocznie przekazane do tutejszej wiadomości. Generał Langer odpowiedział na pytanie następująco. CIK, szef sztabu generalnego, o sprawach zawartych w nadesłanych wyciągach prasowych nic tutejszemu urzędowi nie wiadomo. Informacje na temat powiązań CIK sztabu generalnego z Polską Partią Rewolucyjną są wyssane z palca. 30 czerwca 1910, minister spraw wewnętrznych do generała Franza Szunisza. W związku z pismem CIK Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 13 czerwca roku bieżącego L-1650 do CIK Ministerstwa Wojny odnośnie opublikowanego w Gazecie Rosyjskiej artykułu o istnieniu organizacji Polskiej Partii Rewolucyjnej w Galicji i rzekomym powiązaniu z nią CK rządu bądź CIK sztabu generalnego, mam zaszczyt podać do łaskawej wiadomości Waszej Ekscelencji odpis nadesłany przez CK namiestnika we Lwowie informacji poufnej na temat tej organizacji. Jednocześnie pozwalam sobie donieść, że cesarska ambasada rosyjska już w 1906 roku i ponownie w roku 1909 zwróciła uwagę CIK Ministerstwa Spraw Zagranicznych na istnienie tajnej szkoły terrorystycznej polskich socjalistów w Krakowie i że z tego powodu czynniki tutejsze w swoim czasie przeprowadziły szczegółowe dochodzenia, które jednakże nie dały pozytywnych wyników. Wielokrotne wystąpienia rządu rosyjskiego, które w istotnych szczegółach wykazują godną uwagi zbieżność ze wspomnianymi wyżej doniesieniami, upoważniają nas do przypuszczenia, że informacje powyższe nie są pozbawione podstaw. Należy przyjąć, że istnienie tajnej organizacji o celach rewolucyjnych i anarchistycznych, nawet jeżeli działalność jej nie jest skierowana bezpośrednio przeciwko własnemu państwu, może oddziaływać szczególnie na stosunki polityczne wewnątrz kraju, zwłaszcza że nie ma żadnych gwarancji, iż poszczególne wyszkolone na swój sposób elementy, albo nawet cała organizacja, która nie zasługuje przecież na zaufanie, w określonych warunkach mogłaby zwrócić swe siły i umiejętności również przeciwko monarchii. Także i troska o zachowanie niezmąconych stosunków zagranicznych nakłada na CK, rząd, obowiązek nietolerowania wewnątrz naszych granic rewolucyjnej organizacji skierowanej przeciwko państwu ościennemu oraz przeciwdziałania jej celom środkami przewidywanymi przez prawo. Jeżeli idzie o tę ostatnią sprawę, wspomniane interwencje ambasady rosyjskiej oraz ostatnio opublikowane w rosyjskim piśmie doniesienia wskazują wyraźnie, że w państwie sąsiednim zwraca się baczną uwagę na działalność tych elementów na naszym terytorium i może powstać niebezpieczeństwo, że bierność CK rządu w tej sprawie będzie interpretowana jako popieranie działań skierowanych przeciwko Rosji. Z tych względów uważam za konieczne wszcząć intensywne dochodzenie celem wykrycia wymienionych organizacji, ich celów i powiązań, jak również rozważyć możliwość podjęcia energicznych kroków przeciwko ich członkom. Zanim jednak wydam odpowiednie zarządzenia, mam zaszczyt ze względu na domniemane stosunki CIK sztabu generalnego z tą organizacją zwrócić się do Waszej Ekscelencji z prośbą, by zechciał łaskawie jak najszybciej przekazać mi odpowiednie wyjaśnienia,
tak aby władze w swym postępowaniu nie były hamowane przez konieczność liczenia się z możliwym, a w razie niepożądanym ujawnieniem tego rodzaju powiązań. 11 lipiec 1910 generał Franz Konrad o działalności PPS. Uwaga, do pisma urzędowego Ministerstwa Wojny Prasy nr 8195 z roku 1910. Ponieważ w razie wojny monarchii z Rosją działalność organizacji Polska Partia Rewolucyjna mogłaby nam przynieść wielkie korzyści, leży w interesie wojska zaniechanie systematycznego prześladowania tej partii. Konieczne jest natomiast czuwanie nad obecną działalnością tej partii i nieprzerwana obserwacja jej rozwoju, ponieważ ewolucja tego rodzaju organizacji bywa często nieobliczalna. Energiczne wystąpienie przeciwko partii i przerwanie jej działalności odpowiadałoby rosyjskim interesom państwowym, co biorąc pod uwagę rosyjską propagandę wśród ludzi rusińskiej monarchii, obliczoną na systematyczne szkodzenie naszym interesom państwowym, oznaczałoby działanie na korzyść przypuszczalnego przeciwnika. 7 października 1910. Wiedeń, promemoria ambasady rosyjskiej, złożone Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Wiedniu w związku z aresztowaniami w Krakowie. Od roku 1906 ambasada rosyjska miała sposobność niejednokrotnie sygnalizować cesarskiemu i królewskiemu rządowi na podstawie doniesień cesarskiego ministra spraw wewnętrznych, że w Krakowie istnieje organizacja anarchistyczna i szkoła terrorystyczna, która przygotowywuje zbrodnicze zamachy w Rosji. Śledztwo, które cesarskie i królewskie ministerstwo raczyło przeprowadzić, w następstwie tych informacji nie dało do tej pory żadnych wyników. Według informacji opublikowanych ostatnio w gazetach, w Krakowie dokonano licznych aresztowań wśród anarchistów rosyjskich i wykryto szkołę zamachowców, która szkoli rewolucjonistów rosyjskich w posługiwaniu się bombami. Rząd cesarski byłby bardzo zobowiązany cesarskiemu i królewskiemu rządowi, gdyby zechciał dostarczyć ścisłych i szczegółowych informacji o tych faktach. 19 października 1910. W odpowiedzi na promemoria, które cesarska ambasada rosyjska raczyła wystosować dnia 24 września łamane na 7 października roku bieżącego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zakomunikować, co następuje. W toku dochodzeń wdrożonych po zamordowaniu w Krakowie poddanego rosyjskiego Stanisława Rybaka, policja ujęła trzech wspólników Stanisława Trudnowskiego, sprawcy zabójstwa, a mianowicie Mikołaja Ładowskiego, byłego urzędnika drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, rysownika Mieczysława Wójtaśkiewicza oraz studenta filozofii Wacława Rodziewicza. Wszyscy poddani rosyjscy. Trudnowski, przesłuchiwany po aresztowaniu, zeznał, że popełnił zbrodnię z nakazu Narodowego Związku Robotniczego w Warszawie, ponieważ Rybak pozostawał rzekomo na usługach policji rosyjskiej, najpierw w Warszawie, a później w Krakowie, i zdenuncjował pewną liczbę swoich kolegów. Podczas rewizji przeprowadzonej po zabójstwie wykryto liczne dowody istnienia w Krakowie tajnej organizacji. W wyniku dochodzeń policja postawiła w stan oskarżenia 9 osób, u niektórych spośród nich znaleziono broń, amunicję i inne podejrzane przedmioty. Ponieważ dochodzenie policyjne nie zostało jeszcze zakończone, a postępowanie sądowe w tej sprawie zaledwie wszczęte, Cesarsko-Królewski Departament Spraw Wewnętrznych nie dysponuje chwilowo dokładniejszymi szczegółami w tym przedmiocie. W miarę postępu śledztwa Cesarsko-Królewski Departament Spraw Wewnętrznych poinformuje dokładniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które ze swej strony nie omieszka we właściwym czasie przekazać tych danych do wiadomości cesarskiej ambasady rosyjskiej. 21 grudnia 1910. Nota ambasady rosyjskiej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Wiedniu w sprawie działalności Związku Walki Czynnej w Galicji. Notą z dnia 19 października roku bieżącego nr 2817 cesarskie i królewskie ministerstwo raczyło zakomunikować cesarskiej ambasadzie rosyjskiej w odpowiedzi na jej promemoria z dnia 24 września łamane na 7 października roku bieżącego częściowe wyniki śledztwa wdrożonego w następstwie zamordowania poddanego rosyjskiego Stanisława Rybaka i przyrzekła dostarczyć w terminie późniejszym informacji bardziej szczegółowych. Według informacji posiadanych przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z początkiem roku 1909 z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej powstało w Galicji tajne stowarzyszenie pod nazwą Związek Walki Czynnej. Stowarzyszenie to za swe najpilniejsze zadanie uważa organizowanie zamachów terrorystycznych i napadów rabunkowych z bronią w ręku w polskich prowincjach Rosji, celem przygotowania kadr terrorystów, organizatorów i wykonawców zbrodniczych planów, związek utworzył on w Krakowie i we Lwowie specjalne szkoły. Ponieważ naczelnym zadaniem tego stowarzyszenia jest wniesienie w bliższej lub dalszej przyszłości powstania polskiego w Rosji, przeto kadra terrorystyczna przechodząca szkolenie przygotowywana jest do kierowania przyszłymi operacjami wojskowymi band powstańczych w Królestwie Polskim.
Odpowiednio do tego materiał szkoleniowy podzielony na 3 kursy obejmuje wiadomości z zakresu sztuki wojennej, niezbędne do wypełnienia zadań stowarzyszenia. Zbrodnicza działalność Związku Walki Czynnej przejawia się nawet w Galicji, jak o tym świadczy zabójstwo Rybaka, dokonane przez członków tego stowarzyszenia pod pretekstem, że pozostawał on w stosunkach z policją rosyjską. Aresztowania przeprowadzone w następstwie tej zbrodni przez policję krakowską, wspomniane w nocie cesarskiego i królewskiego ministra, doprowadziły m.in. do wykrycia u niektórych spośród tych terrorystów broni i amunicji, map wojskowych, narzędzi do prac fortyfikacyjnych i telefonów polowych. Cesarski rząd rosyjski pozwala sobie wyrazić nadzieję, że wobec powyższych faktów cesarski i królewski rząd Austro-Węgier zechce podjąć skuteczne kroki, by położyć kres zbrodniczej działalności jawnie skierowanej przeciwko Rosji, prowadzonej przez zamieszkałych w Galicji członków Związku Walki Czynnej. W dalszej sekcji dokumentacyjnej MSW austriackie i rosyjskie podejmie działania śledcze odnośnie PPS. Przy tym trzeba powiedzieć sobie jasno, CIK nie informowała nikogo, nawet rządu do czasu o istnieniu za ich zgodą i ochroną Polskiej Partii Socjalistycznej w Krakowie i we Lwowie. Od momentu stłamszenia PPS w Królestwie Polskim udali się oni pod protektorat Austrii. Prawdopodobnie współpracowali z Austrią od 1906 roku, na co wskazują noty dyplomatyczne Rosji. Natomiast na pewno działają w porozumieniu z CIK od 1909 roku, choć Ryszard Świętek w Lodowej Ścianie twierdzi, iż pierwsze próby kontaktu z CIK nastąpić miały w 1904 roku. Cóż, niestety dokumentacji w tym wypadku z tamtego okresu nie posiadam, więc nie jestem w stanie ani poprzeć tej tezy, ani też jej skrytykować. Podsumując aspekty wybrakowanej, ale jednak dokumentacji CIK, możemy przejść do formowania Legionów Polskich i Strzelca. O Wielkiej Wojnie i politycznych następstwach nagrano wiele filmów, jak i przygotowano dziesiątki opracowań i poszczególnych historii. Skupimy się tutaj tylko na działalności towarzysza Ziuka i jego bandy legionowej. Zanim jednak opowiem o dywersyjnej działalności PPS-iarzy, warto zastanowić się, jakie cele miało PPS. Przed wojną PPS był sowicie szkolony do działalności wywrotowej na terenach Królestwa Polskiego oraz miał być finansowany przez wymienionego przeze mnie wcześniej Hipolita Śliwińskiego. Sęk w tym, że Śliwiński miał na te działania wyłożyć 400 tysięcy koron, co nie było dla niego możliwe. Broszura Janika zawiera na stronie 33 informację, że Hipolit Śliwiński w latach 1905-1914 wyłożył z własnej kieszeni na cele niepodległościowe około 400 tysięcy koron, to znaczy w ciągu 10 lat przeciętnie po 40 tysięcy koron, czyli 3,5 tysiąca koron miesięcznie. Jeżeli Śliwiński nie mógł wykładać tak wielkiej sumy na działalność PPS, to kto mógł to zrobić? Odpowiedź jest prosta. Kasjerzy CIK, masoneria i inne towarzystwa spod globalistycznych symboli. Dziwnym trafem w dokumentacji nie mogę znaleźć wzmianek o wypłacaniu przez PPS pieniędzy, a założyć należy przecież, że za coś żyć w Galicji musieli, co pokrywa się ze wspomnieniami Rongego, który sam mówił, jak szuflada za szufladą szła do pieca, a to co zostało było defragmentowane i pozbawione kontekstu lub nazwisk konfidentów. Jednakże nie róbmy z nich tylko wyjadaczy pieniędzy z kieszeni Austrii i Niemiec. Faktycznie można pomyśleć, iż z rabunków na terenie Królestwa Polskiego mogli coś uzbierać, choć jest to mrzonka. Duże pieniądze mogli zgarnąć przy słynnym napadzie na pociąg w Bezdanach, który i tak wygląda na akcję współdzieloną z carską ochraną. Napad w Bezdanach był kilka lat wcześniej, niżeli wojna i Legiony Polskie pod wodzą Zagórskiego. Niestety kwitów wypłat nie posiadam, lecz Henryk Pająk daje nam trop do zbadania w przyszłości, gdyż na dzisiejsze warunki i obecny reżim masoński jest to niemożliwe do wykonania. Śliwiński nie wydał tych 400 tysięcy koron dla piłsudystów, jako w całości pochodzących wyłącznie z kasy wywiadu austriackiego. Były to bowiem, jak przyznawał Janik, fundusze tzw. Wojskowego Skarbu Państwa, oficjalny jednego z trzech wydziałów Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, wśród których wydział o nazwie Wojskowy Skarb Polski był szyldem, pod którego gromadzono wszelkie wpływy na działalność rewolucyjną PPS, jej oddziałów bojowych, związków strzeleckich i tym podobne. Dziś niepodobna oddzielić skali cesji austriackich od innych, m.in. pochodzących od Polonii obu Ameryk i państw zachodnich. Janik wyliczał, że na przykład do kasy PSW wpłynęło bezpośrednio 142 tysiące koron, do głównej komendy 3471 koron, do kasy Związku Strzeleckiego 64 tysiące, do kasy intendentury Związku 54,8 tysiąca, do kasy intendentury drużyn aż 180 148 koron, podczas gdy wydatki komendy głównej zamknęły się kwotą tylko 21 391 koron.
Pieniądze od Polonii z Ameryki Północnej to 95 tysięcy koron, ale wpływały też do filii PSW we Freiburgu, Fryburgu, Genewie, Gracu, Heidelburgu, Kopenhadze, Nancy, Paryżu, Pradze, Tuluzie, Wiedniu. Ile koron mogli masoni lwowsko-krakowcy zebrać w wymienionych gniazdach PSW, w których geografia dziwnie pokrywa się z głównymi wówczas gniazdami masonerii lwowskiej i nie tylko masonerii, bo także komunizmu, socjalizmu, syjonizmu, socjaldemokracji i wszystkich innych żydomasońskich izmów? Nigdy się tego nie dowiemy. Kiedy finansowane przez Śliwińskiego żydomasońskie pisklęta obrosły w piórka i wyfrunęły po latach do drodznej Polski, rozsiadły się w Belwederze, ministerstwach, w armii, administracji, policji, dyplomacji, etc. Śliwiński musiał wtedy z żalem napisać do Janika w 1929 roku, że tamci już go nie potrzebują. Piłsudczyk Marian Kukieł w książce wydanej dopiero w 1961 roku dobrze pamiętał o ich kasjerze lwowskim, a 3 lata później nazwał Śliwińskiego cichą kasą Piłsudskiego. W szkole pobrzękują nauczyciele o tym, iż Piłsudski miał wielką wizję odzyskać niepodległość i wyrwać się spod wpływu rosyjskiego i jak z tym drugim idzie się w 100% zgodzić, tak pierwsza informacja jest błędna. Faktycznie PPS wiele mówił o niepodległości, mamił studentów i starał się pozyskać nowych wywrotowców, lecz ich wizja państwa nie opierała się o wizję państwa wolnego. Powołać się tu należy na Jędrzeja Giertycha, który w drugim tomie o Józefie Piłsudskim pisze następująco. Otrzymałem od pana S. Knapika, zamieszkałego w Hereford w Anglii, list, w którym pisze, że znał się przed wojną na wsi w ziemi kieleckiej z profesorem Leonem Kozłowskim, późniejszym pomajowym premierem. Dnia 5 sierpnia 1914 roku miałem spotkanie z Leonem Kozłowskim, który był spośród wielu innych zaufanych Piłsudskiego. Pytam pana Kozłowskiego, z kim idziemy? Pan Kozłowski odpowiada mi, politycy nasi przewidują, że wojnę wygrają państwa centralne, Niemcy i Austria. Będziemy się trzymać mocniejszego. Knapik, co te państwa, Austria i Niemcy nam Polakom za to dadzą. Kozłowski, będziemy dążyli do oderwania Królestwa Polskiego spod Rosji i przyłączenia go do Austrii pod berłem Habsburgów. Będzie nas dużo Polaków w państwie austro-węgierskim i będziemy mieli szeroką autonomię. Takie były dążenia Piłsudskiego i NKN, Naczelnego Komitetu Narodowego. W dalszym ciągu pan Knapik notuje pogłoskę, że była w tym duchu spisana jakaś umowa między jakimiś czynnikami austriackimi a obozem Piłsudskiego i NKN. Tekst tej umowy był rzekomo przechowywany w sztabie austriackim we Lwowie. O umowie tej, świadczącej, że Piłsudski nie myślał o niepodległości, jakoby wiedział późniejszy generał Zagórski i przechowywał jej tekst i to było przyczyną, czy jedną z przyczyn, zamordowania go w 1927 roku. Cóż, nie tylko obóz Piłsudskiego zakładał dla Polaków autonomię. Dmowski sam przeciwnie co do poglądów Piłsudskiego popierał działanie Rosji na rzecz scalenia wszystkich Polaków w Królestwie Kongresowym, aby zjednoczyć naród. Jednakże różnica polega na tym, że na korzyść Dmowskiego stoi fakt, iż Rosja carska upadała nie od czasu wybuchu I wojny światowej, a kalkulacje na niepodległość ten plan miał zwyczajnie większe. Gdy Niemcy i ich Kulturkampf przeciwnie, przed lub w trakcie wojny koszerne środowiska miały przedstawić kaiserowi Wilhelmowi II projekt Mitteleuropy, które cesarstwo niemieckie poparło. Czym była Mitteleuropa? W skrócie Mitteleuropa to plan nadal aktualny i realizowany. Zakłada on, że pod berłem Niemiec zbuduje się małe i słabe państewka podporządkowane cesarstwu. Mają one być na tyle słabe, by nigdy nie mogły zbuntować się przeciwko Niemcom, a dzięki ich budowie zdominować Europę Środkowo-Wschodnią i zdominować gospodarczo Rosję, tworząc z niej gospodarczą marionetkę. Polska według tego planu miała mieć wymiary obecnego w 1916 roku Królestwa Kongresowego, czy jak kto woli prywislańskiego kraju, a więc bez Śląska, Małopolski, pasa dostępu do morza oraz Wielkopolski. Te tereny miały być uznane za własności niemieckie i austriackie. Piłsudski od samego początku ten plan popierał, co pokaże przyszłość, nie będzie wspierał nawet potajemnie Ślązaków, a do Wielkopolski wyśle Dowbora Muśnickiego, gdyż w swojej pyszałkowatości sądził, że z tej eskapady żywy nie wróci. Ponadto ociągał się z wysłaniem wsparcia do Lwowa, gdyż plan Mitteleuropy zakładał, iż Polska nie będzie mieć Lwowa i województwa wołyńskiego, a przypadną te tereny na rzecz Ukrainy. W trakcie delegacji Komitetu Narodowego Polski w Wersalu Piłsudski prosił wielokrotnie Dmowskiego, aby ten zadbał o kwestię ukraińską, czego Dmowski nie miał zamiaru robić. Idea Mitteleuropy była dla Polski zgubna, a zwycięski Kulturkampf niemiecki w Europie powojennej szybko stłamsiłby całe Królestwo Polskie i Polaków, którzy zamieszkiwaliby na terenach wewnątrz Rzeszy. Okrojona,
ubezwłasnowolniona Polska była o wiele gorszym pomysłem, niżeli Królestwo Polskie autonomiczne, ale jednak scalone pod auspicjami Rosji. Pamiętajmy też, że w tamtej sytuacji niepodległość Polski zależała nie tylko od działań polskich patriotów, ale także i od frontu wojennego i gabinetów państw wojujących. Im dalej wlazł w wojnę, tym państwa zaborcze obiecywały Polakom więcej, w szczególności Rosja, która widząc swą niemoc na froncie i długą mobilizację, obiecała państwo niepodległe Polakom. Jednakże czy nie był to chwyt polityczny? Tego już się dziś nie dowiemy. Rola w wojnie PPS-u miała polegać na działaniach partyzanckich w pierwszej kolejności. Mieli oni ruszyć z nakazem CK Armii do Kielc, by wywołać w województwie świętokrzyskim powstanie. Rankiem dnia 6 sierpnia roku bieżącego oddział w sile 150 ludzi uzbrojony w broń własną przekroczył granicę państwa pod Małachowicami, wkroczył do Miechowa, gdzie znajduje się jeszcze dziś, przygotowywując powstanie w guberni kieleckiej i radomskiej i wysyła organizatorów do Warszawy. Jednakże ludność polska nie popierała dążeń legionistów i PPS, a wręcz ich się obawiała. W czasie ataków rewolucyjnych w Królestwie Kongresowym socjały swym zbrodniczym działaniem zapracowały sobie na opinię niemieckich wywrotowców, a działania Ligi Polskiej pod przewodnictwem Dmowskiego Romana przyczyniły się do nastrojów negatywnych względem jakiegokolwiek nowego powstania. Ludzie zamykali okna, barykadowali drzwi przed legionistami, zwyczajnie się ich bali i nie ma co się nie dziwić. Legioniści dyletanta Piłsudskiego mieli nawet dodać do swoich pieśni o pierwszej brykadzie pogardliwy wers. Nie chcemy już od was uznania, ni waszych mów, ni waszych łez. Skończyły się dni kołatania do waszych serc, was pies. Bandyci Piłsudskiego także dopuszczali się kradzieży na ludności polskiej i jak potępiamy w każdym wypadku agresję, czy to przed pierwszą wojną, jak i w trakcie drugiej na naszym narodzie, brzydzimy się grabieżami okupantów, tak nie sposób nie powiedzieć niczego o tym, co oni robili. Harcownicy Piłsudskiego zaskarbili sobie wrogość Polaków, głównie chłopów, z powodu brutalnych rekwizycji koni, zboża, żywności, zwyczajnego rabunku, kamuflowanego słowem rekwizycja. W sprawie tych rekwizycji warknął nawet sam von Sauberwisk 22 października do Jotki Sokolnickiego w Końskich, dokąd naczelne dowództwo wycofało się z Radomia pod naciskiem rosyjskiej ofensywy. Sauberwisk oskarżył PON, która firmowała wszystkie poczynania polskiej agentury, o te właśnie masowe rekwizycje. Następnie podsumował dwumiesięczną kolaborację. Nie ma żadnych wywiadów, z Warszawy nikt nie przybył, nie dokonano żadnego zamachu. Niemcy razem z Austriakami liczyli na to, że brygada Piłsudskiego, wchodząc do kongresówki, zbierze dziesiątki, jak nie setki tysięcy zmanipulowanego kwiatu polskiego i wypuści ich na rzeź przeciwko mobilizującym się oddziałom rosyjskim. Dlaczego akurat powstanie miało wybuchnąć w tym momencie? Piłsudski musiał wiedzieć o tym, że powstanie polskie wypchnęłoby Rosję na wschód na jakiś okres, a stłumienie takiego powstania wykluczy Rosję z wojny światowej, co da Niemcom możliwość rozbicia jej sojusznika Francji i wytworzenia Mitteleuropy, o którą tak walczyli czerwoni PPS-iarze. Powstanie dla nas skończyłoby się rzezią, jak dwa poprzednie bezsensowne i antypolskie zrywy socjalistyczne, a w nagrodę za powstanie Niemcy daliby nam Królestwo Polskie z marionetkowym rządem i pełną zależnością od cesarza Wilhelma i Franciszka Józefa lub jego następcy Karola I. Mit komendanta legionowego. Legiony polskie owiane mitem, w szczególności pierwsza brygada, z której wyłoniły się takie tuzy przyszłej opresji sanacyjnej jak Wacław Kostek-Biernacki, psychopata, który znęcał się nad więźniami w Berezie Kartuskiej, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, prywatny przyjaciel Piłsudskiego, oficjalnie pułkownik od brudnej roboty, uczestnik zbrodni majowej i podejrzany o współudział w morderstwie generała Zagórskiego, mason, Mieczysław Neubauer, przyszły minister robót publicznych, Edward Rydz-Śmigły, mason, przyszły współtwórca klęski 1939, Michał Tokarzewski-Karaszewicz, karierowicz, dyletant wojskowości, mason, Władysław Prażmowski, sanacyjny prezydent Krakowa, Kazimierz Paweł Bojarski, członek PPS frakcji rewolucyjnej, Józef Wilczyński, członek Komendy Naczelnej Związku Legionistów Polskich w sanacyjnej okupacji, Władysław Wieczorkiewicz, sanacyjny generał, Kazimierz Sosnkowski, prawa ręka Piłsudskiego, jeden z współtwórców klęski 1939, Leon Berbecki, sanacyjny prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Tadeusz Ludwik Piskor, sanacyjny generał, dowódca Armii Lublin w 1939 roku, Mieczysław Ryś-Trojanowski, sanacyjny generał brygady, tchórz uciekający z Polski do Węgier podczas wojny, Michał Rola-Rzymierski,
obrońca rządu w trakcie zbrodni majowej, aresztowany przez Piłsudskiego i oskarżony o defraudację 5000 zł, sprzeniewierzył swą bohaterską działalność z 1926 roku kolaborację z NKWD. Mieczysław Dąbkowski, sanacyjny dowódca, uciekinier w 1939 roku. Marian Januszajtis, ostatni dowódca Legionów, odpowiedzialny za pucz 1919, ponoć przeciwko Piłsudskiemu. W praktyce jednak nie wiadomo, czy nie była to akcja wymuszona przez Piłsudskiego. Oto i cała kompania nieszczęścia Polski. Gdzie w tym wszystkim był komendant? Otóż Piłsudski nie był żadnym generałem Legionów, ani nimi nie przewodził, tak jak generał, czy dowódca nad swoimi dywizjami czy batalionami. Piłsudski nie ukończył szkoły wojskowej i nie miał zielonego pojęcia o wojskowości. Znał się na propagandzie i terrorze, ale z wojskiem nic wspólnego w dziedzinie wojennej nie miał. Nad pierwszą brygadą stworzoną przez Austrię, a nie Piłsudskiego czy Strzelca, dowodził pułkownik Zagórski, późniejsza ofiara Piłsudskiego. Tytułowy bandyta nie był żołnierzem, więc nie mógł dowodzić żadnym wojskiem ani posiadać wojskowego stopnia. Austriacy, by móc go zamontować w Legionach, musieli wytworzyć nowy stopień. Tak oto powstał stopień brygadiera. Jednakże nie wszyscy byli z tego zadowoleni. Zagórski i Piłsudski. Przyszła Polska będzie zbyt mała, aby we dwóch mogli w niej żyć. Jak już wspomniałem wcześniej, Zagórski wiedział bardzo dużo o Piłsudskim. Dodajmy teraz to, o czym tylko wzmiankowałem. Zagórski był wybitnym wojskowym, z tym nawet sanacyjne popychadła nie mogą polemizować. Był poliglotą, świetnie wyedukowanym wojskowym, oddelegowanym do działalności wywiadowczej. O Piłsudskim wiedział tyle, ile przekazały mu sztaby we Lwowie, Krakowie i Przemyślu, a więc wiedział bardzo dużo. W 1914 roku z własnej woli chce trafić do formowanych Legionów Polskich, których zostaje dowódcą w randze kapitana sztabu generalnego. Brygadierowi Ziółkowi nie spodobało się to, że będzie miał nad sobą zwierzchnika w postaci Zagórskiego. Dzięki filmowi o zaginięciu generała Zagórskiego z kanału z Arpivum X mogę przedstawić dogłębnie ich początek konfliktu. Gdy przyjechałem do Krakowa, dowiedziałem się o istnieniu jakiejś komendy austriackiej, która się miesza jakimiś rozkazami do tych oddziałów, które były przygotowane przeze mnie w Krakowie do dalszego wymarszu. Udałem się od razu do tej komendy, gdzie zastałem dwóch panów. Jeden z nich był to generał Baczyński, drugi zaś kapitan Zagórski. Obaj mówili po polsku, jeden powoli i bardzo z niemiecka, drugi szybko i za to czysto po polsku. Gdym od generała zażądał odpowiedzi, jakim prawem on się miesza swoimi rozkazami do oddziałów, do niego nienależących, odpowiedział mi, że on nie wie, dlaczego on nie ma prawa rozkazywać tym oddziałom i majestatycznie wskazał ręką na kapitana. Kapitan zaś zaczął mówić szybko i dużo kłamiąc przy tym, tak bezczelnie w oczy o faktach, które już stwierdziłem, że zacząłem się silnie irytować. Na wszelkie moje wymagania, aby ten kapitan stwierdził, przez kogo on jest upoważniony do rozmowy ze mną, powołał się albo na Naczelny Komitet Narodowy, albo na głównego dowódcę wojsk austriackich, generała Konrada. Wobec tych wszystkich niespodziewanych dla mnie zajść zakończyłem rozmowę dość brutalnie, że nie uważam ich za jakichkolwiek dowódców. Pan Baczyński i pan Zagórski oświadczyli mi, że oni zabronią jakiemukolwiek z oddziałów zebranych pod Krakowem wychodzić poza granice państwa austriackiego, do niedawna istniejące. Piłsudski nie mógł dowodzić żadną jednostką, gdyż nie miał żadnej styczności w przeszłości z wojskowym fachem. To tak jakby cywila, który strzela co miesiąc na strzelnicy, w tydzień przeobrazić w generała czy dowódcę pułku. Różnica pomiędzy cywilem a Piłsudskim jest taka, że cywil nigdy nie zabił ani nie zlecił zabójstwa Bogu ducha w innej osoby, co już o Piłsudskim powiedzieć nie można. Zagórski z Piłsudskim od pierwszego spotkania stanął się wrogami, a konsekwencje ich wzajemnej nienawiści w przyszłości okażą się zgubne dla Zagórskiego. Jednakże ani on, ani Piłsudski nie byli na samym początku głównodowodzącymi Legionów. Osoba, która tylko w teorii sprawowała pieczę nad Legionami, był generał Karol Durski-Trzaska, który raczej był domatorem niżeli wojskowym. Swój wolny czas spędzał przeważnie przy lampce trunku oprocentowanego. Trzaska był tylko teoretycznie generałem Legionów. Od momentu wejścia w tę formację Zagórskiego, to on na 2 lata przejmuje de facto władzę nad tymi Legionami. Jan Dąbski tak opisywał Durskiego Trzaskę. Niskiej postaci, o małej główce, krzywym nosie, czerwonej twarzy i mętno siwych dobrych oczach, charakter słaby, ulegający silniejszym indywidualnościom. Umiał energicznie beszczać i karcić, ale był miękkiego serca i sam potem wszystko łagodził. Sam właściwie nic w rękach nie trzymał. Nie miał żadnego zmysłu organizacyjnego. Robił wszystko za niego Zagórski, szef sztabu, a on tylko podpisywał, co mu do podpisu przedłożono.
Jego zdolności militarne nie są mi bliżej znane, ale zdaje się, że w tym wypadku robił wszystko za Górski. Lubił czasem popić, a wtedy był koleżeński, rozmowny, wylewny aż do granic daleko idących. Miał dobre serce polskie i życie z legionami przytopiło go na dobrego Polaka. Jak widać więc, Zagórski był dominą w legionach, a Durski Trzaska był tylko, jak to się mówi w dzisiejszych czasach, słupem. Lecz w legionach nie tylko Zagórski był dominą, dominy były dwie. Zawsze tam, gdzie znajdują się dwa silne i sprzeczne do siebie nastawione charaktery, tam pojawia się draka, w tym wypadku draka o władzę nad legionami. Piłsudski, człowiek o niskiej kulturze, prostackim słownictwie, z wybujałym ego, mistrz blefu i spisków. Zagórski, wysokie ego, apodyktyczny charakter, lojalny wobec Austriaków, ambitny wojskowy. W legionach już ciężko było pomieścić ze sobą te dwa charaktery. Zygmunt Cieślikowski tak pisze o tym, co o Zagórskim myślał Piłsudski. Józef Piłsudski szczerze nienawidził Włodzimierza Zagórskiego, czemu dawał wyraz przy różnych okazjach. Nienawiść wodza udzielała się jego podkomendnym. Oficerowie 1. Brygady Legionów ostro zwalczali Włodzimierza Zagórskiego, a w niepowodzeniach, jakie ich spotykały, widzieli jego rękę. Włodzimierz Zagórski odpłacał im pięknym za nadobne. Kapitan Zagórski był właściwym i rzeczywistym komendantem Legionów. W Legionach działo się wszystko wedle jego woli. Sam fakt stworzenia Komendy Legionów postawił go od razu w antagonizmie z Piłsudskim. Nieufność tych ludzi, zwłaszcza po powrocie Komendy Legionowej z Karpat do Piotrkowa, przemieniła się z wolna we wzajemną nienawiść. Ludzie ci nie spotykali się ze sobą. Prowadzili ze sobą walkę na śmierć i życie. Zagórski chciał koniecznie zagarnąć Piłsudskiego pod siebie, osłabić go przez zredukowanie jego liczebnej siły. Piłsudski bronił się rozpaczliwie i miał zawsze ujść ze stawionej na niego pułapki. Zagórskiego jako militarystę i sztabowca drażniło warcholstwo Piłsudskiego, drażniło go lekceważenie rozkazów Komendy Legionów i coraz większe rozluźnienie stosunków pomiędzy grupą Piłsudskiego a grupą Komendy. Ustępował, dopóki czuł się słaby, ale był zawsze zdecydowany na zadanie śmiertelnego ciosu. Nieraz mi mówił kapitan Zagórski, że z Piłsudskim postanowił rozprawić się radykalnie i skończyć go po żołniersku. Równocześnie jednak Piłsudski umiał zawsze wychodzić z sytuacji zwycięsko. Ich wzajemna nienawiść doszła do tak wielkiej skali, iż Zagórski potępiał w całym wojsku jakiekolwiek polityczne działania, samemu przy tym poniekąd wchodząc w politykę, co wiele osób mu zarzucało. W sierpniu 1915 roku Zagórski wyjechał do Warszawy, aby uczestniczyć razem z generałem Sikorskim w spotkaniu politycznym. Wychodząc z tego spotkania, Zagórski przygotował nakaz aresztowania Piłsudskiego, który jednak nie został uwzględniony, ponieważ pociągnąć by to mogło za sobą rozpad Legionów, a na tym nikomu nie zależało. Jerzy Gaul opisywał to w sposób następujący. Stolica Polski, zajęta 5 sierpnia przez Niemców, przeżywała wtedy gorący okres polityczny. Pojawiały się w niej najwybitniejsze polskie osobistości, na czele z Piłsudskim i Sikorskim. Piłsudski przybył do Warszawy 15 sierpnia, zamierzając wstrzymać werbunek do Legionów i rozwinąć działalność POW. Wcześniej, bo już 13 sierpnia, zameldował się w stolicy Sikorski z kilkoma współpracownikami, Janem Dąbskim, Stanisławem Downarowiczem i Tadeuszem Starszewskim. Pod koniec sierpnia dołączyła delegacja NKN, Leon German i Jan Chłupka. 30 sierpnia doszło do spotkania obu delegacji. W zebraniu wziął również udział kapitan Zagórski, który przybył do Warszawy w sierpniu. Chłupka wspominał: kapitan Zagórski, który nadszedł, oświadczył, że chce postarać się o aresztowanie Piłsudskiego za samowolne wydalenie się z brygady. Wytłumaczyliśmy jednak Zagórskiemu, że gdyby to uczynił, zgubi się w opinii i doprowadzi do nieszczęścia, bo do katastrofy Legionów. Paradoks całej sytuacji polegał na tym, że wyjazd Zagórskiego też nie był całkiem w porządku. Wiele mówiło się o samowolnym, bez zgody władz i bez urlopu, wyjeździe Piłsudskiego. Pikanterii sprawy nadaje fakt, że wyprawa Zagórskiego, aczkolwiek za aprobatą Komendy Legionów, była niezgodna z wytycznymi Naczelnej Komendy Armii, zabraniającej oficerom zajmowania się sprawami politycznymi. 8 września 1915 roku Naczelne Dowództwo zwróciło się do Komendy Legionów z żądaniem wyjaśnienia okoliczności wyjazdu kapitana Zagórskiego i towarzyszących mu oficerów, Hale Wartowskiego i Kaprzyździeckiego, do Warszawy i ich udziału w politycznych obradach 13 sierpnia i 1 września. Pytano o cel wyjazdu i domagano się złożenia wyczerpującego sprawozdania. Przy okazji pouczono Komendę Legionów, że jest ona wyłącznie władzą wojskową i winna powstrzymywać się przed zajmowaniem stanowiska w sprawach politycznych.
Wysłanie w przyszłości oficerów obarczonych polityczną misją nie może mieć miejsca. Kapitan Zagórski złożył pisemne sprawozdanie informujące o działalności Piłsudskiego w Warszawie i o poczynaniach swoich i towarzyszących mu oficerów. Sprawozdanie to zostało dołączone do oficjalnego pisma Komendy Legionów skierowanego do AOK 16 września 1915. Trzeba teraz zrozumieć i rozróżnić motywy działania tych dwóch osobistości. Zagórski nie miał ambicji politycznych, lecz wojskowe. Rozumiał, że Legiony będą przyszłościowym projektem, który nadaje podwaliny pod Wojsko Polskie, dlatego chciał, aby męstwem i odwagą wysławiły się w bitwach. Piłsudski natomiast traktował Legiony jako swoją wojskową organizację polityczną. Interesował się nimi, dopóty była szansa na ich upolitycznienie i chwycenie za twarz. Te dwie sprzeczne ze sobą idee nie mogły iść w parze. Z jednej strony mamy młodego, ambitnego wojskowego, z drugiej pragmatycznego dyktatora, który chce wszystkim zawładnąć. Ani jeden, ani drugi w tym wypadku nie kierowali się interesami ogółu, a swoim prywatnym. Choć z Wojga Złego Zagórski miał jakąś wizję przyszłości, a nie samej idei zarządzania kimś, by swoje chore fantazje władcze uspokoić. Zagórski nawet próbował unowocześnić Legiony, a nawet przekonał szefostwo NKN do zainwestowania w samoloty. To walkę z Piłsudskim przegrał. Jego taktyka poniosła klęskę. Pozorował w trakcie wojny lojalność względem zaborcy, a prywatnie robił coś zgoła innego, przez co stracił jakiekolwiek zaufanie zaborcy austriackiego. Oliwy do ognia mogły dolać donosy Piłsudskiego na Zagórskiego, gdyż ten miał żalić się Austriakom na Komitet Legionów, a zwłaszcza na Zagórskiego. 27 stycznia 1916 roku z Legionu zwolniony zostaje dowódca Karol Durski-Trzaska, co było motorem napędowym do usunięcia z Legionu Zagórskiego. Zagórski swą ostatnią próbą chciał, aby miejsce Trzaski zajął podziwiany przez niego Tadeusz Rozwadowski, późniejszy najlepszy przyjaciel Zagórskiego i drugi w kolejności znienawidzony przez Piłsudskiego generał. 30 kwietnia 1916 roku Zagórski traci swoje stanowisko w Legionach. Strata miejsca w Legionach jednakże nie skreśliła planów Zagórskiego, gdyż wielokrotnie próbował do nich wrócić. Jednakże wracając w połowie lipca 1916 roku, nie trafia do pierwszej brygady, a do drugiej, w której zostaje dowódcą trzeciego pułku. Druga brygada była znienawidzona także przez Piłsudskiego z prostego względu. Był w niej Haller i Zagórski, jak i dodatkowo druga brygada pierwszej zwyczajnie nie lubiała, poprzez jej piłsudczykowski charakter. Piłsudski także w Legionach dłużej nie zabawił. 9 lub 29 lipca 1916 roku złożył sprzeciw przeciwko lekceważeniu Legionów i nieuznawania ich za wojsko. Piłsudski został wysłany na urlop, a 26 września zwolniony ze służby. Zagórski w liście do matki z 9 października pisze o tym następująco. Dziś tylko powiem, że ogromnie się cieszę, że nareszcie Piłsudskiego wyrzucili z Legionów. To wielkie szczęście. Andrzej Ceglarski o niechęci legionistów do Piłsudskiego pisze następująco. Był to jednak czas, kiedy bardzo wielu uważało go za największego szkodnika w Legionach. W tym gronie byli nawet jego późniejsi fanatyczni zwolennicy, jak choćby przyszły generał Kazimierz Fabrycy, który pomstował wówczas na rozbijacką i warcholską postawę Piłsudskiego w Legionach, wyrażając się publicznie o tym, że nikt tej formacji większej szkody nie wyrządził, jak właśnie on. Kryzys przysięgowy. O kryzysie przysięgowym na polskich lekcjach historii mówiło się, iż Piłsudski swym patriotyzmem opluł wręcz przysięgę włączenia Legionów do Armii Polskiej pod niemieckim dowództwem, zwany jako polniejsze Wehrmacht. Mówiono o tym, że zła przysięga skazywała wręcz legionistów na służbę Kaiserowi, tymczasem jest to kolejne niedomówienie, które jest propagowane przez potomków sanacyjnej bandy. Nic tak dobrze nie ukaże tego jak sama przysięga, którą możesz teraz usłyszeć. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że ojczyźnie mojej, polskiemu królestwu i memu przyszłemu królowi na lądzie, wodzie i na każdym miejscu wiernie i uczciwie służyć będę, że w wojnie obecnej dotrzymam wiernie braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier oraz państw z nimi sprzymierzonych, że będę przełożonych swych i dowódców słuchał, dane mi rozkazy i przepisy wykonywał i w ogóle tak się zachowywał, abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. Tak mi Boże dopomóż. Cóż, nie ma w tej przysiędze niczego, co by obligowało Polaka, by służyć Niemcom. Teoretycznie przecież chodzi o Wilhelma II, lecz praktycznie przysięga jest tak napisana, iż Polak wchodzący w skład polniejsze Wehrmacht składał przysięgę przyszłemu królowi, a mógł przecież nie być nim Wilhelm II. Piłsudski zbojkotował tą przysięgę, tworząc tak zwany kryzys przysięgowy. Niemiecka deklaracja była dla niego paskudna, lecz nikt nie mówi o tym, że Piłsudski wchodząc w skład CK Armii musiał także złożyć przysięgę cesarzowi austro-węgierskiemu.
Powodów było kilka. Pierwszym powodem było to, że Piłsudski chciał zachować swoje wpływy w Legionie, dlatego zaprotestował na myśl o tym, iż pod wodzą także innych dowodzących może powstać Wojsko Polskie. Uznawał siebie i swoich podwładnych za jedyne sensowne fundamenty wojska, przy czym nie chciał utracić w żadnym wypadku swej dominacji i władzy. Drugim powodem był brak jakiegokolwiek szacunku do Piłsudskiego w okresie, który wcześniej podałem. W Legionach poprzez swoje paskudne zachowanie i swoje wybujałe ego musiał więc zbałamucić swoich, by odeszli od tego pomysłu, gdyż obawiał się także, że jeżeli będą inni generałowie i osoby wyszkolone w fachu wojskowym, to on zejdzie na dalszy plan. Kolejnym powodem było to, że za przyjęciem przysięgi byli znienawidzeni przez niego Józef Haller i Włodzimierz Zagórski, którzy chcieli za wszelką cenę zachować struktury wojskowe Polski, nawet kosztem tej przysięgi. Przysięga mówi wyraźnie, że będę przełożonych swych i dowódców słuchał, dawane rozkazy i przepisy wykonywał i w ogóle tak się zachowywał, abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz Polski. Tak mi Boże dopomóż. To zdanie przeczy całkowitej działalności Piłsudskiego. Nie wykonywał rozkazów wojskowych, olewał rozkazy i sprzeciwiał się Zagórskiemu. Zachowywał się warcholsko i w Boga nie wierzył. Wszystko to przeczy maksymom towarzysza Ziuka, terrorysty i anarchisty socjalistycznego. Kryzys przysięgowy był także blefem niemieckiego agenta Piłsudskiego, który poprosi władze niemieckie o wtrącenie go razem z innymi do więzienia. Oczywiście słowo więzienie proszę wpisać w cudzysłów. Piłsudski od pewnego czasu zaczął się powoli dystansować od swych austriackich mocodawców. Zaczynem otwartego konfliktu była formuła przedłożonej jego żołnierzom przysięgi na wierność Austrii i Niemcom. Pod wpływem narastającego oburzenia legionistów na treść przysięgi, Piłsudski złożył 29 listopada 1916 roku podanie o dymisję do władz austriackich i zwolnienie go z przysięgi, ale powód tej rezygnacji był zupełnie inny. Kiedy jego wytrwała wojna podjazdowa z Naczelnym Komitetem Narodowym i Komendą Legionów o przyjęcie dowództwa legionami nie dała rezultatu, postanowił porzucić austriackich mocodawców i zaciągnąć się pod komendę niemiecką. Kryzys przysięgowy był tylko pretekstem, o czym szerzej w dalszych fragmentach tego rozdziału. Dymisja została przyjęta. W ślady Piłsudskiego poszło kilka tysięcy legionistów, z kulminacją w kwietniu 1917 roku, kiedy Piłsudski był już od 3 miesięcy członkiem Polskiej Rady Stanu. Legiony zostały przekazane pod dowództwo niemieckiego generała gubernatora Warszawy, Hansa von Bessellera, a ten przekształcił je w polnisze Wehrmacht. Legioniści byli nadal poddanymi austriackimi, zostali więc przeformowani jakby w kontynuację Legionów, lecz już pod nazwą Polskiego Korpusu Posiłkowego. Piłsudski, odmawiając przyjęcia przysięgi, doskonale wiedział, jaki los poniosą jego legioniści i sam wiedział, że musi zagrać tak, by nie wyszło, iż aresztowano wszystkich prócz niego i Sosnkowskiego. Oddajmy więc głos osobie, która spisała ten kamuflaż powielany później przez Bolków i innych zadaniowców XXI wieku. Momentem zwrotnym w karierze Piłsudskiego w trwającym od roku 1906, a więc od 11 lat okresie współpracy z państwami centralnymi, było aresztowanie go przez Niemców i internowanie w Magdeburgu. Nastąpiło to w noc z 21 na 22 lipca 1917 roku, a było poprzedzone rozformowaniem dotychczasowych legionów i internowaniem większej części oficerów 1 i 3 brygady w Beniaminowie, a większej części tych dwóch brygad w Szczypiornie oraz aresztowaniami wśród działaczy POW. Po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku ogłoszono w prasie niemieckiej, że Piłsudski był w roku 1917 aresztowany i internowany na własną prośbę. Znane mi są dwie takie wypowiedzi w prasie niemieckiej, mianowicie w prasie niemieckiej w Gdańsku. Hitlerowski Danzig Vorposten napisał w numerze 110 z dnia 13 maja 1935 roku, że Piłsudski 21 lipca 1917 roku został na własną prośbę auf seine Bitten aresztowany i internowany w twierdzy magdeburskiej, a niemiecko-narodowe Danziger Neue Nachrichten napisały w numerze 110 z dnia 13 maja 1935, że komendant na własne życzenie został aresztowany i wraz ze swym szefem sztabu przewieziony do twierdzy w Magdeburgu. Skomentowałem tę informację już w roku 1936 następującymi słowami. Jeśli by ta gdańsko-niemiecka wiadomość była prawdziwa, należałoby przyjąć, że prawdziwa jest również wersja, od dawna kursująca w społeczeństwie polskim, iż konflikt Piłsudskiego z Niemcami został zaaranżowany celowo i za obopólną zgodą. W tym celu, by położyć kres gwałtownemu zmniejszaniu się popularności Piłsudskiego w społeczeństwie polskim. 34 lata później pisałem. Konflikt Piłsudskiego z Niemcami, którego zaprowadził go do internowania w Magdeburgu, co najmniej nie był głęboki. Piłsudski nie przerzucił się przez ten konflikt do orientacji alianckiej.
pozostał nadal stronnikiem państw centralnych, ale odniósł z tego konfliktu tę wielką korzyść, że popularność jego w narodzie polskim została odbudowana, choć z pewnością był pod koniec zdania, że jego internowanie trwa zbyt długo. W podobny sposób ocenia podejście Piłsudskiego do Magdeburga historyk komunistyczny Stefan Arski. Pisze on: popularność Piłsudskiego i Piłsudczyków sięga w tym momencie, to jest latem 1917 roku, dna. Demonstracyjne złożenie mandatów do tymczasowej Rady Stanu niewiele im pomoże, bo Rada w opinii publicznej dawno już jest skończona. Od ostatniej klęski ratuje Piłsudskiego bestseller. Jednym pociągnięciem pióra zrehabilituje go w oczach społeczeństwa, otoczy aureolą męczeństwa, spowije legendą. Ze źródłem, czy jednym ze źródeł aresztowania Piłsudskiego przez Niemców, było jakieś posunięcie z jego własnej strony, które Niemcy mogliby interpretować jako jego prośbę. Świadczą o tym trzy własne wypowiedzi Piłsudskiego. W wywiadzie laudańskim Piłsudski powiedział: lecz miałem w sercu drzazgę moich chłopców. Zdecydowałem się napisać list do bestsellera, oświadczając, że chcę podzielić ich los, przeczekać tydzień i następnie wyjechać. W przemówieniu na zjeździe legionistów 5 sierpnia 1922 roku Piłsudski powiedział: miałem następnie plan wyjechania do Rosji, nawet przygotowałem sobie drogę, ale tu znowu honor wodza waszego mnie zatrzymał i dlatego napisałem wówczas do bestsellera list, po którym został aresztowany. W liście do księdza Zdzisława Lubomirskiego, datowanym z Magdeburga z 22 lipca 1918 roku, Piłsudski napisał: sam prosiłem o to, by móc dzielić zły czy dobry los tych, których na wojnę wprowadziłem. To, co pisze Piłsudski, znajduje potwierdzenie w relacji bliskiego współpracownika generała bestsellera, Polaka w służbie pruskiej, podpułkownika Hatenczapskiego, zawarte w jego pamiętnikach. Dnia 17 lipca odwiedził mnie Piłsudski, wyłożył mi w bardzo żywy sposób stan stosunków polsko-niemieckich, powiedział, że postanowił zakończyć lojalnie współpracę swoją w Radzie Stanu i szczerze w wyczerpującym piśmie zakomunikować bestsellerowi swoje poglądy. Przeczytał mi to pismo. Zawierało ono przedstawienie jego zachowania się i jego poglądów na polityczną stronę tworzenia wojska, uzasadnione w formie historycznej. Zaznaczał, że dla wojska konieczny jest co najmniej surogat własnego rządu. Przypomniałem sobie zwrot, że pomimo iż Rada Stanu nie ma ani powagi, ani popularności, legiony na pewno złożyłyby przysięgę posłuszeństwa. W zakończeniu pisma prosił Piłsudski o pozwolenie, by mógł udzielić los byłych podwładnych. A oto co pisze w lodowej ścianie. Piłsudski został osadzony w areszcie oficerskim Batalionu Królowej w forcie Cytadeli w Magdeburgu. Nawet w pierwszym okresie internowania, kiedy obowiązywał dość surowy regulamin więzienny, który praktycznie uniemożliwiał wszelką łączność ze światem zewnętrznym, aby możliwie w największym stopniu przeciwdziałać ewentualnej ucieczce zatrzymanego, korzystał on ze specjalnych przywilejów przysługującym wyższym oficerom w niewoli. Otrzymywał przy tym na swoje prywatne potrzeby miesięczny żołd w wysokości 250 marek niemieckich. Komendant pogodził się ze swoim losem, nie próbował uciekać, chociaż mógłby to zrobić bez większych przeszkód. Józef Piłsudski zajmował górne pomieszczenia w małym piętrowym budynku. Na dole przebywali strażnicy. Swobodnie korzystał ze spacerów przy domowym ogródku, który okalał drewniany płot. Można było wyjść z ogrodu zwykłą furtką ze sztachet. W razie potrzeby korzystał z lecznicy w mieście. W ostatnich miesiącach internowania wychodził w towarzystwie niemieckiego oficera na spacery po Magdeburgu, a jeżeli sobie tego życzył, jadał obiady w miejskich restauracjach. Od przyjazdu w końcu sierpnia 1918 roku Kazimierza Sosnkowskiego obaj swobodnie mogli wychodzić z Cytadeli i zwiedzać miasto. Piłsudski wspomniał później Stanisławowi Skwarczyńskiemu: w Magdeburgu świetnie wypoczywałem, jednakże bardzo źle znosił internowanie, często chorował. Jeszcze przed dzień zwolnienia z twierdzy myślał o śmierci z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Rozwiązania swojej sytuacji szukał na drodze formalnej. Czuł się więźniem stanu i pobyt w Magdeburgu traktował jako sprawę honorową. Doskwierała mu samotność i niepewność dalszych losów. Nie postawiono mu formalnych zarzutów. Przy aresztowaniu, przy którym miałem zaledwie czas zjeść śniadanie, nie objaśniono mi nic o podstawach i powodach ujęcia, skarżył się Piłsudski w końcu listopada lub na początku grudnia 1917 roku. W podaniu do władz wojskowych niemieckich to trwa jeszcze do dzisiejszego dnia i do tej pory jestem w niejasności, dlaczego i na jakiej podstawie zostałem aresztowany i w ostrym, pojedynczym zamknięciu jestem. Tutaj mam zasadniczy problem z autorem Lodowej Ściany, bo przeczy sam sobie. Z jednej strony podaje to, że Piłsudski miał prywatne leczenie, ale potem miał narzekać na stan zdrowia. Żył w Magdeburgu, bo sam tego chciał, sam prosił o internowanie.
Niestety autor Lodowej Ściany, choć próbował obiektywnie ocenić tamte czasy, wielokrotnie w książce wybiela postać tego bandziora, na przykład mówiąc o masakrze grzybowskiej jako pierwszym zbrojnym oporze od 1863 roku. Niestety i z samą książką jest także problem, bo jest ona wybrakowana i to widać gołym okiem. Pracując nad merytoryką filmu, czytałem ją na dwóch urządzeniach. Pobrałem wersję PDF z dwóch stron i jej treść się różni. W jednej nie ma zapisanych rozdziałów i zdjęć, w drugiej są zdjęcia i kartki dzielące rozdziały. W jednej jest lekko ponad 200 stron, w drugiej 400. Wychodzi na to, że każda jest wybrakowana, bo na portalach aukcyjnych sprzedające za niebotyczne wręcz sumy twierdzą, iż stron jest nieraz 1000, a raz około 850-950. Lodowa Ściana w tym wypadku nie jest skarbnicą wiedzy bez skazy. Natomiast reżimowe media w sprawie zamknięcia Piłsudskiego w nagłówkach pisałyby o jego heroizmie, cechach wodza i innych wazeliniarskich nagłówkach. Jednakże prawda jest bolesna, szczególnie dla tych, którzy nie wiedzą nic. Otóż sytuacja była dla Piłsudskiego tragiczna. Zdawał sobie sprawę z tego, że państwa centralne wojny nie wygrają. Dmowski i Witos mają o wiele większe szanse na przejęcie władzy w Polsce. Rada, choć niepopularna, planowała utworzenie rządu narodowego. Komisja likwidacyjna miała już rok później sprawować pieczę nad bezpieczeństwem odpowiednich rejonów Polski. A gdzie w tym Piłsudski? Jego wojsko zostałoby wzięte pod wojsko regencji, którym zarządzać będzie Rozwadowski. Rząd narodowy, choć byłby chwiejny, to zbudowałby struktury państwowe, a Piłsudski ani na wojsku, ani na pracy w gabinecie się nie znał. Gdyby w tym momencie nikt ani nic nie ingerowało w jego szkodliwą dla Polski działalność, zniknąłby być może raz na zawsze, okraszony mianem awanturnika i tego, co krew polską chciał lać. Niemcy, widząc jego brak szans na przejęcie władzy i realny wpływ w Polsce, podjęli decyzję o internowaniu jego i Sosnkowskiego. Od 3 lat ustnie Piłsudski był związany paktem z arystokratą niemieckim Kesslerem i musiał Niemcom zagwarantować to, co w bunkrze obiecał. Po cóż Niemcom miałby być potrzebny jeszcze Piłsudski? Przede wszystkim z powodu osłabienia Polski, zmarginalizowania roli Dmowskiego, Hallera i przejęcia władzy wojskowej, a potem politycznej. Niemcy wiedziały, że w tej sytuacji, jeżeli muszą się łapać wszystkiego, co mogą, to muszą wykorzystać swych agentów do działalności dywersyjnej także i w Polsce. Gdyby zwyciężyła Ententa, państwa zwycięskie miałyby niezły problem z ustaleniem tego, czy Polacy wspierali zwycięzców, czy kolaborowali z Niemcami. Tak się właśnie składa, że poprzez działania Piłsudskiego takie zagwozdki w Wersalu były, a Piłsudski próbował nawet do Wersalu wysyłać swoich masońskich przyjaciół, w tym Baranowskiego, którego Dmowski szybko pogonił. Gdyby w Komitecie Narodowym Polskim znalazły się osoby popierające Kajzera i cesarza Austro-Węgier, państwa zwycięskie uznałyby Polskę za stronę przegraną i narzuciły pęto lub w ogóle nie uznały bytu polskiego, przez to tak jak na Kongresie Wiedeńskim zostalibyśmy rozdzieleni na 3 zabory. Piłsudski jako jawny sympatyk państw centralnych nie żądał Śląska, Wielkopolski oraz pasa nabrzeżnego od Niemców. Przedstawiwszy dokumenty H.K. Stelle, nietrudno jest się domyślić, że skoro Piłsudski służył wywiadowi austro-węgierskiemu, to i niemiecki wywiad miał go na wyciągnięcie ręki. W tym momencie musimy znów wrócić do kwestii Austro-Węgier i ich wasalności względem Rzeszy. Tak jak wcześniej podałem, Austro-Węgry były państwem suwerennym tylko na papierze. Waląca się od natłoku etnicznego i problemów wewnętrznych państwo to musiało wybrać sobie dogodnego protektora. Tym protektorem stała się Rzesza Wilhelma II. Pierwsza wojna światowa pokaże przy tym poddańczość Austrii i wejście w sojusz wojenny z Niemcami. Narody germańskie od wieków walczyły przeciw sobie o dominację w zjednoczeniu wszystkich Niemców. Tak oto Prusy walczyły z Austrią i pobiwszy Austriaków doszczętnie, podporządkowali sobie inne niemieckie landy, dochodząc do całkowitego zjednoczenia Niemiec. Owe scalone Niemcy były wytworem, a jakże, Wielkiej Brytanii. Hohenzollernowie czerpali na podboje pieniądze wprost z Londynu, bez nich nie mogliby wywołać w Polsce powstań i zająć Rosję kwestią polską, a i mogliby przy tym bez użycia własnych wojsk wymordować najbardziej patriotyczny kwiat młodzieży polskiej. Zjednoczenie Niemiec miało dla Austrii kolosalne znaczenia. Musiała sobie zdać sprawę z tego, że nie jest już najsilniejszym militarnie i ekonomicznie krajem niemieckim i prędzej czy później Rzesza ją zdominuje, co stało się przed I wojną światową. Owy protektor jednakże nie ingerował w bazy wywiadowcze, aczkolwiek bacznie obserwował poczynania w kwestii polskiej. Zapatrywanie na kwestię polską u Niemców wyłożył żelazny kanclerz Bismarck, który wprost mówił, iż Niemcy nie tylko mają problem ze swoimi Polakami, mówiąc o Polakach w zaborze, lecz stawiał na problem kwestii polskiej jako problem całego narodu, z którym Niemcy muszą sobie poradzić. Sam Bismarck nie dość, że był masonem, to w dodatku propagował ideę Kulturkampfu.
Cóż, nic tak bardzo nie utwierdzi cię w tym przekonaniu, jak słowa samego żelaznego generała. Panowanie polskie było haniebne, złe i dlatego nigdy nie może więcej odżyć. Czy istnieją dokumenty na działalność wywiadowczą Piłsudskiego na rzecz Niemiec? Jest to pytanie, na które odpowiedzi brzmi: istnieją, choć nie ukrywajmy, iż są one zalokowane w bezpiecznych sejfach, do których dostęp ma wróg, a my jedynie możemy pomarzyć o przeczytaniu tej dokumentacji. Jednakże w tym wypadku wystarczy dobrać się do wspomnień tak kolegów Piłsudskiego, jak i do arystokraty niemieckiego Harry'ego Kesslera, który zawarł układ z Piłsudskim. Media głównego ścieku propagując Piłsudczyznę mówią o tym, jak wielkim przyjacielem Piłsudskiego miał być Kessler i jak bardzo miał go szanować. Bazują w tym momencie na emocjach stereotypowego Polaka, który w głowie, widząc tego zbrodniarza, ma obraz miłego dziadunia, który dbał o Polskę. Nie dziwne więc, że nikt z owym mitem nie walczy. Wielu ludzi się boi swojej wiedzy, bo wiedza w okupowanej Polsce zabija, a raczej służby, które nie chcą, by ktoś wiedział za dużo. A inni, cóż, wystarczy im program w szkole. A książki? Po co to komu? A da to ci jakieś pieniądze? Kurwa, pyszna, weselna kiełbaska, kurde, pyszna. Kurwa, pyszna, kiełbaska, weselna, migosik, weselny, kurde. Kurwa się, kurwa, można najeść, kurwa, wypić. Konsumpcjonistów to nie interesuje, dopóki mają co do gara włożyć, dopóty nie zrozumieją, że w 2022 roku odbywa się kolejny, już trzeci marsz na Kijów w stylu Piłsudskiego. Nie wyciągną wniosków z przeszłości, bo przecież jej nie znają. O teraźniejszości wiedzą tyle, że muszą iść do obozu pracy, by upić się w weekend. A co będzie w przyszłości? Odpowiedzą ci, że lepiej o tym nie myśleć, bo nie wiadomo, czy człowiek dożyje lub kurwa, ty się lepiej za robotę weź, a nie będziesz tu głupoty wygadywał jakieś. Piłsudski nadawał się do planów Niemców idealnie, działał od lat w ich interesie i wiadomym jest, że pracował na ich usługach. Porozmawiajmy więc o pakcie, o którym w Polsce nie mówi się od dawna. Pakt Piłsudski-Kessler. Harry Kessler to postać w polskiej świadomości nieznana, a jakże ważna dla przekrętu 11 listopada. Był on niemieckim arystokratą, politykiem i wojskowym pełniącym służbę razem z Piłsudskim w trakcie I wojny światowej. W trakcie tej właśnie wojny w 1914 roku w bunkrze pod Czartoryskiem mieli zawrzeć swą ustną umowę. Jaka to była umowa? Z dzienników Kesslera wydanych wybiórczo w Polsce dowiadujemy się, że pod datą 31 października Kessler zapisał rozmowę w Magdeburgu z Piłsudskim. Wspomina o niej w następujących słowach. Zacząłem od tego, że jako dawnemu towarzyszowi broni zależało mi na tym, aby go tutaj odwiedzić. Obecny niemiecki rząd wyłoniony z narodu ma dużo zrozumienia dla narodowego bohatera, jakim jest Piłsudski. O narodowym rządzie niemieckim czytał w gazetach, ale nic tam dotąd nie było, co by się tyczyło jego osoby. Ja na to. Nowy rząd sprawuje władzę dopiero od 3 tygodni i wiele się na niego zawaliło w tym czasie spraw, ale abstrahując już od tego, to przecież każdy odpowiedzialny polityk musi, co on Piłsudski dobrze rozumie, zwłaszcza kiedy jest wybrany przez naród, sumiennie zważać na to, aby nie czynić niczego, co mogłoby zaszkodzić jego narodowi. Przypuszczam zatem, że nasz rząd, zanim podejmie decyzję o jego uwolnieniu, najpierw rozważy skutki, jakie mogą mieć dla Niemiec jego pojawienie się w Polsce i tamtejsze wpływy. Piłsudski, oczywiście to rozumie się samo przez się, ale on jest żołnierzem, a to co będzie robił, będzie zależało od rozkazów polskiego rządu, których, dopóki będzie żołnierzem, będzie bezwzględnie słuchał. Ja. Jako żołnierz podzielam jego stanowisko, ale żołnierski stan nie przeszkadza przecież ani jemu, ani mnie w posiadaniu swych prywatnych poglądów także na politykę. Wtedy nad Korminem, siedząc w jego schronie, walcząc pod Czartoryskiem, rozmawialiśmy przecież także o polityce. Piłsudski. I dzisiaj jeszcze podtrzymuję to, co mi wtedy mówił. Polska i Niemcy są sąsiadami. Sąsiedzi zawsze mają ze sobą napięku, a mimo to są na siebie skazani. Może byłoby lepiej dla Polaków, gdyby całkiem zabrakło Niemców, albo dla Niemców, gdyby nagle zniknęli Polacy. Ale przecież nie unicestwa się milionowych narodów. No i przecież ani jedni, ani drudzy nie mogą wyemigrować. Niemcy i Polacy są i pozostaną sąsiadami. Obydwa narody potrzebują po wojnie długiego spokoju, dlatego powtarza, co mi powiedział przed 3 laty i pamiętał to rzeczywiście bardzo dokładnie. Jego zdaniem obecne pokolenie Polaków nie będzie prowadzić wojny poznańskie czy Prusy Zachodnie. Magdeburg nie pasuje do warunków więziennych, prawda? Piłsudski nie dość, że sam prosił o to uwięzienie, to w dodatku twierdza nie była dla niego żadnym więzieniem, a poniekąd willą, w której rezydował wraz z Sosnkowskim.
Mieli dwa pokoje, stały dostęp do gazet i byli zorientowani w sytuacji politycznej. Powiedzcie mi więc, czy w normalnych warunkach więziennych czy zesłaniowych osoba represjonowana ma dostęp do gazet, do swoich najbardziej zaufanych osób, czy posiada cały budynek do swego użytku i może kiedy tylko chce spacerować? Nazywając Magdeburg internowaniem, społeczeństwo polskie powtarza mit i propagandę sanacji. Magdeburg był tylko przejściowym epizodem w karierze Gineta. Zadziałał tak jak zesłanie do Tunce, na początku jego działalności. Oszukał tym tych, którzy nie wiedzieli, kim jest i dla kogo pracuje. Omamiono tym tych, którzy snuli wobec Piłsudskiego delikatne podejrzenia, a zmanipulowanemu proletariatowi, który tylko myślał o wypełnionym garze, utworzył mit człowieka, który został pokrzywdzony przez aparat niemiecki. Ten sam aparat niemiecki tak po prostu wypuścił nagle Piłsudskiego, dokładnie 1,5 roku po wypuszczeniu Lenina i przewiezienia go wprost do Rosji przez Szwajcarię w zaplombowanym wagonie. Ten sam Władimir Ilicz Ulianow poznał się z Piłsudskim w trakcie procesu swojego i Piłsudskiego brata. Jeżeli dla ciebie to tylko przypadek, to cóż, najwidoczniej w życiu marszałka samozwańca takich przypadków było kilkanaście na rok. Czytamy dalej Kesslera. 18 października 1918, piątek, Brno. W końcu Romberg zaproponował mi, abym pojechał do Berlina i zaprezentował tam jego i swoje poglądy, ponieważ sam nie może się stąd ruszyć. Zapytał mnie przy tym, czy nie podjąłbym się także rokowań z Piłsudskim. Odpowiedziałem, iż tylko pod tym warunkiem, że dostanę jak najszczersze pełnomocnictwa, niezobowiązującą rozmowę z Piłsudskim uważam bowiem za całkiem bezużyteczną, a nawet szkodliwą. Ponadto nie wiem, dodałem, czy Piłsudski dzisiaj po 3 latach będzie myślał podobnie jak wtedy, kiedy rozmawialiśmy ze sobą na Wołyniu. Na koniec Romberg wyraził życzenie, abym jechał do Berlina możliwie już jutro, po naradzie, jaką trzeba tu jeszcze odbyć z Bergerem. 19 października 1918, sobota, Brno. Berger uważa, że w zajętej przez nasze wojska Polsce żaden Polak nie odda głosu za Niemcami, gdyby miało tam dojść do referendum. Tak, tam ich podobno wzburzono i rozzłoszczono. Dlatego referendum nie wchodzi w rachubę, ponieważ jednak Berger, tak samo zresztą jak Romberg i ja, uważa polskie powstanie za rzecz katastrofalną z politycznego punktu widzenia, nie mówiąc już o względach militarnych, to nie pozostaje nic innego, jak tylko próba znalezienia porozumienia, ale tym razem już nie z outsiderami jak Roniker i Janusz Radziwiłł, lecz z człowiekiem dysponującym rzeczywistą siłą, czyli z Piłsudskim. Romberg powiedział dlatego Bergerowi, że popiera oddelegowanie mnie do Piłsudskiego. Stanęło na tym, że Berger, który będzie w środę w Berlinie, porozmawia jeszcze tego samego dnia z Esbergerem, a potem ja razem z Bergerem stawimy się u niego we czwartek. Pomiędzy obydwiema rozmowami z Rombergiem byłem u Styzińskiej, którą poprosiłem o przedstawienie mi rzeczywistej sytuacji w Polsce. Powiedziała mi, że nasze sprawy nie wyglądają tam beznadziejnie, ponieważ polityczny zamęt wśród samych Polaków jest rozpaczliwy, a zagraża im jeszcze bolszewizm. 3 różne rządy szykują się do objęcia władzy, wszystkie 3 proendeckie, ale żaden nie ma widoków na jednoznaczne zwycięstwo. W klimacie tych walk partyjnych w siłę rosną bolszewicy, do których mieli dołączyć Żydzi, Bund i PPS. Jeżeli chaos rządowy potrwa jeszcze ze 2 tygodnie, to wybuchnie bolszewicka rewolucja. Piłsudski siedzi, wprawdzie w Warszawie i zabiega o wystawienie armii. Zbierze na pewno jakieś 500 000 ludzi, ale nie ma ani zaopatrzenia, ani broni i amunicji. Planuje się, że zostanie ministrem wojny lub głównodowodzącym wojsk, pod nim Muśnicki i Rozwadowski jako dowódcy armii. Oddziały Muśnickiego mają już być ogarnięte bolszewicką zarazą. Piłsudski przez 3 lata odcięty od świata zabiegał o polityczne informacje i stara się stosownie ustawić. Jest to teraz chwila, kiedy należy z nim rozmawiać, uważa Styzińska. Sam z siebie nie jest ani proentecki, ani proniemiecki, ma czysto polskie i fanatyczne serce. Jest ponadto socjalistą, ale o nastawieniu antybolszewickim. Wszelako twierdzi, że Polacy stoją zawsze po silniejszej stronie. Pomimo to nie uważa rokowań z Piłsudskim za pozbawione widoków. A to zwłaszcza ze względu na zagrożenie bolszewickie. Najlepiej zrobilibyśmy, wycofując swoje wojska i zostawiając Polaków samych z napierającymi bolszewikami, a wtedy bardzo szybko będą nas potrzebować. Wtedy jednak musielibyśmy podjąć walkę z bolszewikami, co mogłoby się okazać zgubne dla naszej polityki rosyjskiej. 27 października 1918, niedziela, Berlin. Rozmawiałem potem z Langwertem o Piłsudskim. Dopiero tutaj dowiedziałem się, że Piłsudski ciągle jeszcze siedzi w Magdeburgu. Langwert był zdania, że jeżeli Piłsudski zostanie uwolniony, to ja jako jego dawny towarzysz broni powinienem do niego pojechać, aby mu to zakomunikować i przekazać mu jego szablem. Mógłbym mu wtedy powiedzieć, że skoro tylko znajdzie się wolny na polskiej ziemi, to będzie do dyspozycji w sprawie kontynuowania naszych politycznych rozmów przerwanych w 1915 roku.
Mówiłem później jeszcze o tym z Hatzfeldem, który uważa, że Piłsudski, pozostając dalej w Magdeburgu, będzie stanowił dla nas powoli większe niebezpieczeństwo, aniżeli w Warszawie. Stąd skłania się do stanowiska, że trzeba go uwolnić, ale powiedział mi, że sam muszę jeszcze zasięgnąć zdania Lewalda. 30 października 1918, Berlin. O 4 Lewalda. Poinformował mnie, że gabinet wojenny postanowił dzisiaj wysłać mnie jutro do Piłsudskiego. Mam mu powiedzieć, że przybywam jako dawny towarzysz broni i czysto prywatnie, że współczuję jego smutnemu położeniu i żywię nadzieję, iż nowy ludowy rząd niemiecki uwolni go z więzienia. Naturalnie, rząd musiałby wtedy wychodzić z oczywistego założenia, że swojej wolności nie wykorzysta do zwrócenia się przeciwko Niemcom. Później, będąc u Hatzfelda, nie dowiedziałem się niestety wiele o tym, co mnie najbardziej interesowało, mianowicie o bolszewizmie w Polsce. Ze zdecydowaniem mówił jednak o tym, że przyjmując punkty Wilsona, zrezygnowaliśmy już z czysto polskich terenów prowincji poznańskiej, ale nie z Górnego Śląska, który historycznie nigdy do Polski nie należał. 1 listopad 1918. Przed południem sporządziłem dla kanclerza raport o spotkaniu z Piłsudskim. Konkluzja raportu. W sumie odniosłem z rozmowy wrażenie, że Piłsudski, objąwszy dowództwo polskiej armii, którą ma stworzyć, będzie wprawdzie bezwarunkowo posłuszny każdemu polskiemu rządowi, także i takiemu, który by wydał wojnę Niemcom, ale takiej wojny nie pragnie, nawet gdyby chodziło o odebranie nam Poznańskiego i Prus Zachodnich. Dlatego będzie prawdopodobnie w Warszawie czynnikiem stosunkowo umiarkowanym i wywierającym kojący wpływ na rozwój sytuacji. Zna mianowicie realia wojny, widzi zagrożenie ze strony bolszewików przy utrzymującym się w kraju chaosie i z całej duszy pragnie pokoju i spokoju dla odbudowy Polski jako państwa i organizmu gospodarczego. Wszelako wydaje się, że żadna, choćby tylko znośna współpraca generała von Bestsellera z Piłsudskim w Warszawie nie jest możliwa. Nawet ich tam wspólne przebywanie nie wchodzi w rachubę. Konflikt między generałem von Bestsellerem i Piłsudskim, który jako dowódca armii i ze względu na swoją popularność jest najpotężniejszym człowiekiem w Polsce, byłby dla relacji niemiecko-polskiej zgubny, dlatego moim zdaniem uwolnienie Piłsudskiego musi ciągnąć za sobą odwołanie generała von Bestsellera z Warszawy. Południe u Lewalda, gdzie o moich rozmowach z Piłsudskim raportuje także Hatzfeld, Lewald zgodził się z tym, że Besseler nie może zostać w Warszawie, kiedy zjawi się tam Piłsudski. Podkreślił to raz jeszcze, że w każdej chwili możemy zostać przez Wilsona zmuszeni do wypuszczenia Piłsudskiego, dlatego skłaniał się do poparcia decyzji o jego uwolnieniu. 2 listopada, sobota, Berlin. Jeśli chodzi o Piłsudskiego, to dowiedziałem się od Solfa, że przyjęto decyzję o odwołaniu Besselera z Warszawy. Także uwolnieniu Piłsudskiemu już nic nie stoi na przeszkodzie. Podniosłem, że temu aktowi należałoby nadać odpowiadającą polskiej mentalności bardziej uroczystą i rycerską formę. Solf zgodził się z tym, zauważył jednak, że musimy mieć się na baczności, aby hakatyści nie przedstawili tego jako niemieckiego włożenia Polakom w cztery litery. 4 listopada 1918, poniedziałek, Berlin. Po południu załatwiłem z Hatzfeldem u Trimborna zwolnienie Piłsudskiego. Jak piszą gazety, polski rząd miał na telegram kanclerza, w którym żądał on gwarancji dla zachowania Piłsudskiego po uwolnieniu, odpowiedzieć, że za spokój i w porządek Polsce może ręczyć tylko wtedy, jeżeli Piłsudski zostanie zwolniony bez żadnych warunków. Ale dzisiaj po południu odpowiedzi tej nie było ani w Kancelarii Rzeszy, ani w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zaproponowałem, aby to po prostu zignorować, a Piłsudskiego zwolnić jedynie na podstawie deklaracji, jaką złożył wobec mnie w czwartek. Trimborn robił notatki i obiecywał przedstawić sprawę jutro w gabinecie, prosząc mnie jednocześnie, abym przygotował odpowiednią notę prasową. Powiedział jednak także, że wedle jego wiedzy pruskiemu ministrowi stanu wcale nie zależy na spokoju i porządku w Polsce, a wprost przeciwnie, na rozpętaniu tam jak największego chaosu, a to po to, aby nasi Polacy wystraszyli się stosunków w nowym państwie i woleli pozostać przy nas. Zarówno Hatzfeld, jak i ja zaprotestowaliśmy przeciwko takiej polityce, która jest krótkowzrocznie makiaweliczna i niebezpieczna, ponieważ, jak mówi Hatzfeld, wirus bolszewizmu na pewno przerzuci się z Polski do naszego zagłębia przemysłowego na Górnym Śląsku. Słuchanie Trimborna, jak w swej reńskiej manierze, dobrodusznego dziadka i w tamtejszym dialekcie w Köln, dyskutuje zagadnienia naszej wielkiej polityki polskiej, jest lekcją wyglądową stylu obecnego rządzenia. Pytanie tylko, czy facet myśli tak samo prowincjonalnie, jak mówi? Z Langwertem omawiałem notę dla prasy, którą ma rozpowszechnić Wolf. Skoro tylko Piłsudski pojawi się w Warszawie, Langwert proponuje ewentualną formułę.
Po tym jak Piłsudski wobec niemieckiego towarzysza broni z Rzeszy określił swoje poglądy i zamiary w sposób, który rządowi Rzeszy pozwala jej uznać za uzasadnione, podjęto decyzję o jego zwolnieniu. 6 listopad 1918, środa, Berlin, Magdeburg. O 8 z rana zatelefonował do mnie Hatzfeld, informując, że gabinet podjął jeszcze wczoraj wieczorem decyzję w sprawie Piłsudskiego, co prawda pod nieobecność kanclerza i po przesuniętym posiedzeniu, na stojąco, ale za zgodą Grongera i Hoffmana. Piłsudski ma zostać zwolniony, ale musi wydać wcześniej pisemne oświadczenie, którego treść ułożył generał Hoffman. Dostają polecenie wyjazdu do Magdeburga i przekonania Piłsudskiego do tego oświadczenia przed południem u Hatzfelda i Langwerta w ministerstwie dla omówienia tej sprawy. Sformułowanego przez Hoffmana oświadczenia Piłsudski nie podpisze. Zaproponowałem wpisanie do tekstu oświadczenia sugestii, że sam będzie decydował o posłuszeństwie wobec polskiego rządu. Solf odrzucił nowy tekst oświadczenia, ponieważ w żaden sposób nie wiąże on Piłsudskiego, który od polskiego rządu może zażądać jakichkolwiek rozkazów. Poza tym zostanie przecież dyktatorem i będzie robił to, co będzie chciał. Jakie znaczenie będzie miała w takiej sytuacji ta sugestia? Ale mógłbym przynajmniej wprowadzić do tekstu oświadczenia zastrzeżenie, że Piłsudski obiecuje użyć swojego osobistego wpływu do zapobieżenia wydawania rozkazów skierowanych przeciwko naszym wojskom w Polsce albo naszemu transportowi kolejowemu. Ułożyłem tekst nowego oświadczenia, domagając się jednak, aby przedłożono go do wglądu kanclerzowi i naczelnemu dowództwu. Cały ten pomysł z pisemnym oświadczeniem uważam za chybiony z psychologicznego punktu widzenia. O 3 wyruszyłem do Magdeburga, gdzie dotarłem za 15:07. Nie dostałem żadnych instrukcji dla siebie, dlatego nie mogłem podjąć żadnych rozmów jeszcze dzisiaj wieczorem. Kapitan rezerwy Scholesman, pilnujący tu Piłsudskiego, powiedział mi, że jest wykluczone, aby ten podpisał przewiezione przeze mnie oświadczenie, czy w ogóle jakikolwiek papier. Piłsudski i Sosnkowski, mówił, bardzo dokładnie orientują się w bieżącej sytuacji politycznej i już powiedzieli mu nawet, że w rezultacie zawieszenia broni wyjdą za kilka dni na wolność. Po co mieliby teraz przyjmować na siebie jakiekolwiek zobowiązania? 7 listopad 1918, czwartek, Magdeburg. Ponieważ z rana wciąż nie było dla mnie żadnych instrukcji, zatelegrafowałem do Hatzfelda z tutejszej komendantury. Oficer straży Piłsudskiego uważa za wykluczone, aby on i Sosnkowski podpisali jakiekolwiek oświadczenie, ponieważ są dokładnie zorientowani w sytuacji politycznej i stwierdzili nawet, że w rezultacie zawieszenia broni tak czy inaczej będą musieli zostać zwolnieni. Próba uzyskania takiego oświadczenia spali zatem na panewce i zepsuje tylko stosunki. Jedyna możliwość wydaje mi się teraz taka, aby uwolnić Piłsudskiego w obecności oficera straży jako świadka oraz poinformować go ustnie, że uwolnienie następuje na podstawie wyjaśnień, jakich mi udzielił w naszej rozmowie w miniony czwartek. Powstaje przez to pewne, aczkolwiek bardzo delikatne zobowiązanie moralne, które jest jednak jedyną rzeczą, jaką w danych warunkach jesteśmy w stanie uzyskać i które nas nie poróżni. Próby wywarcia presji na pisemne oświadczenie zaowocowałoby przy polskiej mentalności nie tylko złością z tej strony, ale i pogardą. Proszę, aby zechciał pan łaskawie zaoferować tę sprawę sekretarzowi stanu. Nie będę robił niczego, dopóki nie nadejdzie odpowiedź. Około godziny 12 Hatzfeld poinformował mnie telefonicznie, że odpowiedź na moją depeszę pozytywna. Jest już w drodze. Ponieważ jutro jest już za późno, aby jeszcze dzisiaj dostać pociąg z Berlina do Warszawy, mam jechać jutro i zorganizować wszystko tak, aby Piłsudski przebywał w Berlinie możliwie krótko, a więc odpada śniadanie zaplanowane u Hillera z Piłsudskim, Hatzfeldem i Langwertem. Zatem dokonam aktu zwolnienia jutro rano i pojadę z obydwoma o 1 do Berlina, skąd o 6 mają pociąg do Warszawy. Po południu przyszedł do mnie przez komendanturę telegram z Ministerstwa Wojny. Sekretarz stanu wyraża zgodę na natychmiastowe zwolnienie z powołaniem się na ustne wyjaśnienia uzyskane przez pana w niedawnej rozmowie. Zaszły nowe polityczne okoliczności, które możliwie najszybsze zwolnienie czynią pilnie koniecznym. KM 8880/18G.A.L najwidoczniej od Hatzfelda, ale bez jego podpisu. 8 listopada 1918, piątek, Magdeburg. Scholesman przyszedł rano o 8:30, aby mi powiedzieć, że zerwane zostało połączenie kolejowe z Berlinem. Postanowiłem zarekwirować auto wojskowe i takim środkiem lokomocji dostarczyć Piłsudskiego do Berlina. Podczas gdy Scholesman telefonował w tej sprawie, nadeszła wiadomość, że na ulicy Bretterweg utworzył się wielki pochód, a demonstranci zrywają oficerom dystynkcję i odbierają szpady. Szturmowane są areszty i wypuszczani więźniowie.
Najwidoczniej czas był już najwyższy, aby działać, jeżeli w ogóle miałem jeszcze wydobyć Piłsudskiego z Magdeburga. Udałem się zatem ze Scholesmanem do dowodzącego oddziałami zmotoryzowanymi rotmistrza von Gulpena, prosząc go, aby natychmiast oddał mi jakiś samochód do dyspozycji. Gulpen, bardzo energiczny oficer, który był świadkiem tragedii Ormian i walczył u Turków na Kaukazie, zaoferował się, że sam poprowadzi wóz. Nie wiedzieliśmy tylko, czy buntownicy nie zajęli już mostów na Łabie. Postanowiliśmy zatem się rozdzielić. Gulpen miał wyprowadzić auto z miasta i czekać na nas po drugiej stronie Łaby na wylocie szosy berlińskiej, a ja razem ze Scholesmanem mieliśmy pójść do twierdzy po Piłsudskiego. Ponieważ nie można już było pokazać się w mundurze oficerskim na ulicy, nie ryzykując zaczepki, Scholesman i Gulpen przebrali się w ubrania cywilne, a ja pożyczyłem sobie od Gulpena przynajmniej cywilny płaszcz i kapelusz. Tak ucharakteryzowani, dotarliśmy ze Scholesmanem bocznymi uliczkami do Cytadeli. Tutaj panował jeszcze spokój. Około 2 tuzinów żołnierzy z kampanii Ostrowieńców próżnowało przed bramą. Na wartowni podoficer dyżurny prosił o instrukcję postępowania. Nie traciliśmy jednak czasu, tylko ruszyliśmy szybko przed dziedziniec do domu, w którym internowali byli Piłsudski i Sosnkowski. Obydwaj przechadzali się po ogrodzie. Piłsudski w polskim mundurze, Sosnkowski po cywilnemu. Podszedłem do nich i powiedziałem, że cieszy mnie, iż mogę ich poinformować o tym, że są wolni. Kanclerz i rząd postanowili na podstawie relacji, jaką złożyłem im rozmowy z Piłsudskim i wyrażonych w niej jego poglądów, zwolnić go, a mnie powierzyli misję poinformowania go o tym oraz dostarczenia jego samego i pułkownika Sosnkowskiego do Berlina, aby jeszcze dzisiaj mogli stamtąd wyjechać do Berlina. Piłsudski i Sosnkowski skłonili się na te słowa w milczeniu, a ja uścisnąłem im dłonie. Ale teraz musiałem im jeszcze powiedzieć, że połączenia kolejowe z Berlinem są przerwane, że w mieście odbywają się demonstracje i że z tego powodu musimy na piechotę przejść most na Łabie i wyjść na szosę berlińską, gdzie czeka na nas samochód. Poprosiłem, żeby spakowali tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zechcieli pójść za mną. Scholesman, który obawiał się, że buntownicy mogą zaatakować Cytadelę, napominał do pośpiechu. Po kwadransie byli spakowani i ruszyli do wyjścia. Piłsudski ze mną, a Sosnkowski ze Scholesmanem, wzbudzając ogromne zainteresowanie mijanych żołnierzy. Piłsudski szedł, nieco pochylony, w swoim starym znoszonym płaszczu wojskowym, z kocem przerzuconym przez ramię. Był zamyślony i poważny. Uważał, że czekaliśmy zbyt długo. Zna przecież psychologię rewolucji. Trzeba albo od razu zdusić bunt, ścisnął przy tym pięść, wykonując odpowiedni ruch ręką, albo od razu pójść na koncesję. A teraz jest już na jedno i drugie za późno. Niemcy czekają ciężkie czasy. Bolszewizm nie pasuje do cywilizowanych, dobrze zorganizowanych krajów. Jego zdaniem nasi czerwoni prawdopodobnie sami nie wiedzą, czego chcą, a bolszewizm także i do Polski nie pasuje. Powiedziałem na to, że Polska tak jak i Niemcy potrzebuje spokoju, a ponieważ on dzieli to przekonanie i dlatego chce pokoju z Niemcami, został zwolniony. Wymruczał. Oczywiście. Potem zapytał mnie, czy wiem, dlaczego oni Sosnkowski nie dostali krzyży żelaznych, o co wnioskował dla nich Gerok. To przecież odznaczenie dla dzielnych mężczyzn, które człowiek chętnie nosi. Gulpen czekał w umówionym miejscu i zaprowadził nas do samochodu. Scholesman pożegnał się. Odpaliliśmy korbą samochód i ruszyliśmy w drogę. Dzień był wiosennie ciepły. Niebo stało w jasnym błękicie. Było trochę wilgotnie, sennie. Odeszły nas tutaj na wolnym powietrzu między lasami i polami. Opuściły myśli o wrogości, wojnie i rewolucji. Piłsudski, który kaszlał, trzymał przed ustami, osłaniając je przed pędem powietrza, stary filcowy kapelusz. W pewnej chwili trącił mnie w bok, mówiąc, że to krajobraz jego rodzinnych stron. Okolica wygląda zupełnie jak w domu. Ta sama kiepska ziemia, sosny, zagajniki. Tyle, że w majątku rodzinnym pod Wilnem, gdzie się wychowywał, teren był bardziej pagórkowaty. Jego rodzina zrośnięta jest z tym krajem od pokoleń, a on nazywa się właściwie Ginet, Ginatis. Od nazwy majątku jednak Ginet Piłsudski. Są Litwinami, ale on sam mówi tylko po polsku, nie zna litewskiego. Także Sosnkowski rozluźnił się, z zainteresowaniem słuchał opowieści Gulpena z Armenii. Zatrzymaliśmy się w Getin, u właściciela mleczarni Balhofera, który na polecenie Gulpena przygotował posiłek jak w czasach pokoju. Dużo dobrego masła, zupę mleczną, wędliny, ser, śmietana do kawy. Siedzieliśmy na górze budynku mleczarni. Piłsudski rozłożył się wygodnie w trzcinowym fotelu, a Sosnkowski skomentował sytuację, że jest jak w bajce. Stoliczku, nakryj się. Wiejska gościnność i obfitość posiłku działała jak i piękny dzień odprężająco. Od dowódcy garnizonu w Brandenburgu, do którego zadzwoniliśmy, dowiedzieliśmy się, że panuje tam spokój. Zaraz po drugiej ruszyliśmy dalej. To komfortowe warunki, zauważył przy tym Sosnkowski. W
Prenzlau i Brandenburgu panował zupełny spokój. W Berlinie przy Reichskanterplatz, gdzie mieszka Gulpen, zrobiliśmy przerwę, zachodząc do niego. Żona i dzieci przyjęli nas z niejakim zaskoczeniem. Zatelefonowałem do Hatzfelda, aby powiadomić go o naszym przybyciu. Powiedział, że Piłsudski nie może dzisiaj dalej jechać, ponieważ ruch kolejowy jest wstrzymany. Pokoje zarezerwowano w hotelu Continental. Wiadomość ta podziałała na Polaków bardzo przygnębiająco, kiedy im to zakomunikowałem. Piłsudski westchnął. Jeden dzień za późno. Sosnkowski spytał, czy nie mogliby jutro jakimś ekstra pociągiem lub autem dotrzeć choćby do granicy. Dostarczyłem ich do hotelu. Przy pożegnaniu Piłsudski poprosił mnie, abym wystarał się dla niego jakąś szpadę, bo w mundurze nie może tu przecież wyjść bez niej na ulicę. Odpowiedziałem, że mogę zdobyć szpadę, ale tylko pruską, jeżeli nie będzie mu to przeszkadzać. Absolutnie nie, odparł. Obiecałem, że przyniosę szpadę wcześniej z rana. 9 listopada 1918, niedziela, Berlin. Służący, któremu zleciłem załatwienie dla mnie szpady dla Piłsudskiego, czekał w hotelu z wiadomością, że wszelaka broń została w sklepach skonfiskowana, stąd nie ma możliwości zdobycia szpady. Podszedłem do Piłsudskiego, przekazałem mu tę wiadomość, po czym odpiłem od boku swoją starą szablę polową i dałem mu ją na pamiątkę, jako staremu towarzyszowi broni. Potem raz jeszcze wróciliśmy w obecności Sosnkowskiego do polityki. Powtórzyłem, że na moją wyraźną interwencję oraz za zgodą kanclerza księcia Maxa oraz Gronera i Ministerstwa Wojny odstąpiono od żądania od niego pisemnych zobowiązań. Uważam bowiem, mówiłem, że będzie roztropniej zdać się całkiem na jego honor i patriotyzm, które kierują go na korzystną dla Niemiec drogę, mianowicie drogę pokoju z nimi, który gwarantuje mu spokój potrzebny do wewnętrznej odbudowy kraju. Piłsudski odrzekł, że jest to słuszne posunięcie, tym bardziej, że to nie Polska decyduje o swoich granicach, lecz utrzyma je z rąk Ententy. Polacy na pewno nie odrzucą tego, co da im Ententa, ale ich samych raczej nikt nie będzie pytał o zdanie. Powiedziałem, że bywają prezenty, które niekoniecznie wychodzą obdarowanemu na zdrowie. Rozparcelowanie Niemiec przez oderwanie od nich Prus zachodnich wywoła ruch odwetu i redenty, które ani Polsce, ani Niemcom nie pozwoli nigdy zaznać spokoju. Wszelako takie niepokoje były bardzo na rękę Ameryce i Anglii, ale przecież nie Polsce i Niemcom, które będą się w stanie owocnie rozwijać, tylko przy wzajemnej pomocy i dobrym sąsiedztwie. Sosnkowski wtrącił się tutaj, zauważając, że polityka, którą tu szkicuję, nie wydaje mu się identyczną z tą, jaką wczoraj wieczorem nakreślił hrabia Lerchenfeld. Reprezentuje on mianowicie jeszcze stare, na przemocy oparte metody i stojąc właśnie na takim stanowisku, zażyczył sobie wczoraj od Piłsudskiego, aby poinformował go, co on, Lerchenfeld, ma w jego imieniu przekazać Radzie Regencyjnej. Za tą prośbą krył się zamiar natychmiastowego uwikłania Piłsudskiego w zobowiązanie jeszcze tutaj w Berlinie, zanim zdąży się zorientować w polskich stosunkach. To nie było taktowne zagranie, ponieważ dowodzi ono nieufności i niezmiernych metod generalnego gubernatorstwa w Warszawie. W ten sposób nie posuniemy się do przodu, odrzekłem na to, że skoro rząd w Berlinie jednoznacznie zrezygnował z żądania podpisania pisemnego oświadczenia przez Piłsudskiego, to musi to być dla brygadiera dowodem na to, że ten rząd nie żywi wobec niego małostkowej nieufności. Moim zdaniem jest wprost przeciwnie. Rząd pragnie przejęcia pełni władzy w Polsce przez Piłsudskiego, żebyśmy mieli tam kogoś, z kim będziemy się mogli porozumieć. Nasz dotychczasowy błąd polegał na tym, że pracowaliśmy zawsze z ludźmi bezsilnymi. Sosnkowski zapytał, czy wierzę, że Ententa pozwoli na bezpośrednie porozumienie się Niemiec i Polski. Rzekłem, że nie widzę, jak mogłaby, trzymając się zasad Wilsona, na to nie pozwolić, gdyby tylko ustanowiony w Polsce rząd będzie miał za sobą niekwestionowaną wolę polskiego narodu. Takie bezpośrednie porozumienie wydaje mi się korzystne dla obu stron, gdyż tylko ono zapewnić może trwały pokój. Piłsudski zgodził się z tym, zauważył jednak, że obawia się, iż może być na to już za późno, bowiem wydarzenia następują szybko po sobie i raczej nie będzie miał czasu na zbudowanie silnego rządu przed zawarciem pokoju. Odniosłem jednak wrażenie, że rzeczywiście życzyłby sobie, abyśmy doszli do porozumienia na podstawach korzystnych dla obydwu stron. Od Piłsudskiego przeszedłem do ministerstwa, do Hatzfelda, aby załatwić dla obydwu Polaków jakiś pociąg specjalny. Muszą, takie jest też życzenie Hatzfelda, wyjechać jeszcze dzisiaj. Poszliśmy z Hatzfeldem do Ministerstwa Wojny w sprawie pociągu dla Piłsudskiego. Tutaj urzędowo jeszcze jakby nic się nie działo. Jakiś major po staremu z impertynenckim tonem w głosie, o Piłsudskim wyrażał się per ten człowiek, odesłał nas do komendantury liniowej przy Schonegber Ufer. Przez Königstrasse ciągnął pochód w kierunku Postmannplatz. Wyminęliśmy go od tyłu. Na rogu Koninggratzer
i Schobernisch-Graze sprzedawano wydania specjalne gazet. Abdykacja cesarza mimo wszystko ścisnęło mi gardło. Taki koniec domu Hohenzollernów, taki żałosny, nieistotny, nawet nie w centrum wydarzeń. Już dawno się skończyli, mówił Ow dzisiaj rano. Przebrałem się w domu w ubranie cywilne, ponieważ oficerom zrywano epolety i kokardy. Potem udałem się do Hillera. Na Wilhelmstrasse widziałem pierwszy samochód oflagowany na czerwono w kolorze Feldgrau z orłem cesarskim. U Hillera wydawałem o 14 śniadanie dla Piłsudskiego, Sosnkowskiego, Hermana Hatzfelda i rotmistrza von Gulpena, który nas wczoraj przywiózł z Magdeburga. Dostaliśmy z tyłu salkę staroniemiecką z opuszczonymi zasłonami. Dziwny był nastrój w tej zacisłej, pogrążonej w półmroku salce, przy dobrym winie i jedzeniu, w towarzystwie tak osobliwego człowieka jak Piłsudski, kiedy na zewnątrz żała rewolucja, Sosnkowski i ja wypiliśmy jako starzy towarzysze broni Bruderschaft. Piłsudski był poważnie przygnębiony, ponieważ obawiał się skutków wrażenia, jakie mogą w Polsce wywołać wydarzenia w Niemczech. Rewolucja rosyjska niewiele tam zadziałała, jako że Polacy uważają Rosjan za Azjatów. Natomiast kiedy Niemcy, cywilizowani ludzie Zachodu, robią rewolucję, to będzie to miało niewyobrażalne skutki. Wyszliśmy dopiero o 5:00. Aleja Unter den Linden była ciemna i dość pusta, ale nieustannie mijały nas trąbnice, warkoczące, oflagowane na czerwono ciężarówki z uzbrojonymi ludźmi. Jeździły tam i z powrotem, jak się wydawało, bez jakiegoś określonego celu, dla czystej radości jeżdżenia po ulicach. Zajmujący ją żołnierze, ale i uzbrojeni cywile, w tym gdzieniegdzie kobiety, krzyczeli, a ludzie z ulicy opowiadali im także odkrzykami. Strzałów nie było o tej porze słychać. Odprowadziłem Piłsudskiego do hotelu i pożegnałem się z nim i Sosnkowskim. 11 listopada 1918, poniedziałek, Berlin. Hatzfeld rozmawiał telefonicznie z Oettingenem w Warszawie, który mu powiedział, że w Polsce także wszędzie wrze rewolucja. Utworzyły się rady robotniczo-żołnierskie, w których zasiadają razem Polacy i Niemcy. Piłsudski przyjechał, ale nie kontroluje sytuacji. Przybył za późno, tak jak się tego obawiał. Jak widzisz, 11 listopada nie stało się nic. Piłsudski nie miał żadnej władzy. Jedyne co dostał, to władzę wojskową od regencji, która musiała to zrobić. W innym wypadku nastałaby w Polsce wojna domowa. Ale zaraz, zaraz. Jak to wojna domowa? Sytuacja w Polsce była bardzo trudna nie od listopada, kiedy bandycki plan rozpoczął Ignacy Daszyński, kolega z czasów krakowskich wojaży Piłsudskiego i J. Konarkiewicza. Otóż w listopadzie 1918, kiedy komisja likwidacyjna robiła co mogła, by zorganizować pracę w kraju, Ignacy Daszyński postanowił powołać rząd komunistyczny. Wpisał nawet w ten rząd Wincentego Witosa, a Witos o tym nawet nic nie wiedział. Ledwie ruszyliśmy z miejsca, natknęliśmy się na całe masy fur chłopskich, które uciekały z miasta, co tylko konie mogły wyskoczyć. Widząc to, domyślaliśmy, że coś się tam stało. Zatrzymany przez oficera prawie gwałtem jeden z uciekających chłopów poinformował nas, że Polacy przyszli do miasta i wybrali króla. Wywiesili czerwone chorągwie. Ludzi łapią do wojska, bo jakaś wojna ma się zaczynać. Pan Daszyński, słysząc to, był przekonany, że rząd został już utworzony, a myśmy się grubo spóźnili. Nareszcie dotarliśmy do Lublina około godziny 4:00 po południu. W mieście panował ogromny ruch i czuć było niezwykłe podniecenie. Domy udekorowano sztandarami o barwach narodowych i socjalistycznych. Przeważały te ostatnie. Ludzie prowadzący gorączkowe rozmowy, stojąc gromadnie lub też czytali gęsto rozwieszone na murach plakaty. Oddziały POW z najeżdżonymi bagnetami krążyły po ulicach. Z pierwszego plakatu dowiedziałem się, że rząd został już utworzony, a nawet zdążył ogłosić odpowiedni komunikat. Ze zdziwieniem znalazłem pod nim umieszczone i moje nazwisko. Komunikat ten brzmiał: 7 listopada 1918. Dziś we czwartek dnia 7 listopada 1918 roku utworzył się i ogłosił objęcie władzy tymczasowy rząd Republiki Ludowej. Skład następujący. Prezydium i sprawy zagraniczne. Poseł Daszyński. Sprawy wewnętrzne. Stanisław Tugut. Poczta i komunikacja. Poseł Andrzej Moraczewski. Oświata. Gabriel Dubiel. Przemysł. Bronisław Ziemiącki. Praca i opieka społeczna. Tomasz Arciszewski. Rolnictwo. Juliusz Poniatowski. Aprowizacja. Poseł Witos. Roboty publiczne. Marian Malinowski. Kooperatywy. M. Downarowicz. Propaganda i agitacja. Wacław Sieroczewski. Besteki. Tomasz Nocznicki i Błażej Stolarski.
skład jest jeszcze niezupełny. W ostatniej chwili dowiadujemy się z bardzo poważnego źródła, że generał Rozwadowski w porozumieniu z Radą Regencyjną miał objąć dyktaturę wojskową i aresztować pułkownika Śmigłego i przeprowadzić rozbrojenie POW. Zwlekał z powodu zimnego przyjęcia w Lublinie i widocznych objawów siły ludowej. Tymczasem do pilnowania wezwał oddziały obcokrajowe. Wobec pułkownika Śmigłego postąpił generał Rozwadowski w sposób następujący. Naprzód zakwestionował prawo do władzy wojskowej nad byłą okupacją, potem zaproponował mu tworzenie brygady. Wreszcie, aby go usunąć z widowni, dał mu rozkaz wyruszenia na front ukraiński. Dzisiaj rano polecił tymczasowy rząd ludowy aresztować generała Rozwadowskiego. Rząd polecił aresztować podpułkownika Pasłowskiego, naczelnika Straży Bezpieczeństwa, pana Nieciegiewicza oraz internować byłego komisarza rządu warszawskiego Zdanowskiego i generała Olszewskiego. Dekret rządowy do obywatela brygadiera Edwarda Rydza-Śmigłego. Niniejszym mianujemy was w zastępstwie Józefa Piłsudskiego ministrem wojny w tymczasowym rządzie ludowym Republiki Polskiej oraz naczelnym komendantem wszystkich wojsk polskich. Jednocześnie nadajemy wam rangę generała. Brzmi jak międzynarodówka, prawda? Daszyński lubił takie klimaty. Sam wcześniej był w socjaldemokracji Polski i Litwy, której szefem był Marchlewski, późniejszy zdrajca Polski i komunista. Odezwa już nikogo chyba nie powinna dziwić. Taki oto rząd chciał Piłsudskiego. Zwykła hołota komunistyczna sowicie opłacona. Witos, widząc ten skład rządowy, szybko się z tego dziecinnego pomysłu wycofał. Nie tracąc więc czasu, poszedłem do pana Stąpińskiego, ażeby go poinformować o tym, co się stało i usłyszeć jego opinię. Leżał na łóżku, trzymając się za głowę. Kiedy mu wymieniłem ministrów tego rządu, podniósł się szybko z pościeli, roześmiał się boleśnie i oświadczył, że to wszystko, co się stało, uważa za niegodną komedię, a Daszyńskiego za niepoważnego człowieka. Mnie zaś radzi natychmiast się wycofać i pojechać do Krakowa, ażeby jak najśpieszniej naszych ludzi poinformować i odpowiednio nastawić, gdyż rząd lubelski zapewne rozpocznie swą agitację. Czy słyszałeś słynne powiedzenie Gineta pod tytułem „Strzeżcie się agentur”? Widziałeś się pewnie niejednokrotnie na jakimś plakacie. Cóż, jeżeli je powtarzasz z dumą, to muszę cię rozczarować. Piłsudski powiedział to 7 sierpnia 1926 roku, dokładnie dzień po zaginięciu generała Zagórskiego, co do którego mam pewność, że został zamordowany. Moi panowie, gdybym wziął za temat tę prawdę, wybrałbym ją rozmyślnie
i nie dlaczego innego, jak dlatego, aby kropkę nad i postawić, aby nie było powiedziane, że my musimy menażować prawdy agentury. Polskę być może czekają i ciężkie przeżycia podczas kryzysów. Powtarzam, strzeżcie się agentur, idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. Powtarzając więc Piłsudskiego w tonie patriotycznym, gloryfikujesz jego zbrodnię. Gdyby nie ta zbrodnia, kwity na twojego bożka wyszłyby na światło dzienne i ty zamiast go teraz wielbić powiedziałbyś: ale byłem głupi, myślałem, że on naprawdę Polskę zbudował. Cóż, lepiej żebyś powiedział to teraz, niż wcale. Strzeżcie się agentur, tych z przeszłości jak i teraźniejszości. Przykład omawianego dzisiaj bandyty chyba powinien być wystarczający.